Gdy oglądamy dziś film na ekranie, w telewizji, z kasety wideo czy z DVD, mamy często wrażenie, że kino jest odwiecznie istniejącym zjawiskiem. A to przecież nieprawda. Ma ono zaledwie nieco ponad 100 lat. Nasi przodkowie nie mieli nawet pojęcia o tym wynalazku. Jak więc to się stało, że startujące niemal od zera zarówno technika, jak i sztuka filmowa stały się w krótkim czasie tak bogatym elementem naszego życia i naszej kultury? Na to pytanie chcemy odpowiedzieć w naszym programie. Nie opiszemy jednak dziejów kina w sposób pełny. W 20 odcinkach naszej filmowej podróży przedstawimy najważniejsze fakty, nazwiska, utwory. Spróbujemy odnaleźć słupy milowe kina. Dla jednych będzie to powtórka z własnych doświadczeń, dla innych nieznana kraina wiedzy, a dla wszystkich pierwszy program z naszego nowego filmowego cyklu. Zanim wybierzemy się w tę historyczną podróż, musimy przyjąć kilka założeń. Historia kina, mimo że niezbyt długa, jest już bardzo bogata. Dokonaliśmy więc dużej selekcji, wybraliśmy sporo, ale nie wszystko. Mamy nadzieję, że wybaczą nam to ci, którzy nie znajdą tu swoich ulubionych twórców i ich filmów. Być może pojawią się w następnych, rozszerzonych wydaniach. Nasz program obejmuje tylko część historyczną. Nie zajmowaliśmy się filmami z lat 80. i 90. To już kino współczesne, mające jeszcze czas na historyczny osąd. Pominęliśmy zupełnie kino polskie. Nasza rodzima kinematografia ma swoją własną, bogatą historię i poświęcimy jej w najbliższym czasie odrębny program multimedialny. Wyruszamy zatem w wielką podróż po historii kina. Literatura, malarstwo i wiele innych sztuk mają swe źródła już w starożytności. Z filmem było inaczej. Utrwalanie i odtwarzanie obrazów, zwłaszcza ruchomych, wymagało zaawansowanej techniki i dlatego mogło pojawić się dopiero na pewnym poziomie cywilizacyjnym. Jednak tęsknota ludzi do stworzenia takiego rodzaju widowiska wyprzedzała faktyczny wynalazek kinematografu. Przyjmuje się najczęściej, że prehistoria kina sięga czasów napoleońskich. Powstawały wówczas tak zwane latarnie magiczne. W zaciemnionych pomieszczeniach zbierali się pierwsi widzowie, by w oparach dymu oglądać obrazy rzutowane z przezroczy. Przesuwanie źródeł światła, na przykład świec, sprawiało wrażenie ruchu postaci i przedmiotów na ścianach. Wprawdzie trudno to jeszcze nazwać kinem, ale przyznać trzeba, że takie spektakle były zaczątkiem nowego widowiska, nowego sposobu przekazywania treści i emocji. Poważniejsze próby stworzenia kinematografii pojawiły się pod koniec XIX wieku. Polegały one przede wszystkim na tworzeniu iluzji ruchu. Poszczególne fazy ruchu rysowano na kolejnych kartkach, które potem szybko wertowano i tak zaczęły powstawać pierwsze złudzenia ruchomych obrazów. Była to prymitywna postać mytoskopu, udoskonalanego później przez wynalazców. Ostatecznie historyjki rysowano na szybkach i innych przezroczystych materiałach i przepuszczano to przez system bębnów, kołowrotków oraz zwierciadeł. Spoglądając przez specjalne otwory, widz miał wrażenie ruchu postaci, zwierząt czy przedmiotów. Zaczęto też próbować rzutowania ruszających się obrazów na większe powierzchnie. Z czasem coraz częściej wykorzystywano obrazy zapisywane na taśmie celuloidowej. Pracowano nad aparaturą, która mogłaby ją równomiernie przesuwać, pojawiła się perforacja błony filmowej. Eksperymentowano w wielu krajach i do dziś trwają spory, kto naprawdę był pierwszym wynalazcą kinematografu. Kandydatami do tego miana byli Anglik Fritz Green, Niemiec Skladanowski, Rosjanin Timchenko i Amerykanin Thomas Edison. Ten ostatni skonstruował urządzenie zwane kinetoskopem. Taśma filmowa przesuwała się w nim pod ciężarem opadających odważników i oświetlana była krótkimi impulsami świetlnymi. Przez umieszczony w górnej części aparatu okular oglądało się ruchomy obraz. Było to jednak kino tylko dla jednego widza. Wśród pionierów kina nie zabrakło i Polaków. Oto niektórzy z nich. Kazimierz Pruszyński, twórca pleografu, czyli projektora przesuwającego perforowaną błonę celuloidową. Piotr Lebiedziński, projektant obrazów utrwalanych na szklanych kliszach i przesuwanych korbką. Jan Szczepanik, wynalazca patentu na kolorowanie filmów, wykorzystanego później przez firmę Kodak. Chęć stworzenia nowego rodzaju widowiska, a także coraz większe możliwości techniczne
sprawiły, że pod koniec XIX wieku miało miejsce wydarzenie, które zapoczątkowało nowy etap w rozwoju kultury i społecznej komunikacji. Narodziło się kino. 28 grudnia 1895 roku w Grand Café przy bulwarze Kapucynów w Paryżu odbył się pierwszy na świecie seans filmowy na dużym ekranie i co najważniejsze dla publiczności. Widzów było 35, każdy zapłacił 1 franka. Nazajutrz paryski dziennik Le Post napisał: proszę sobie wyobrazić ekran umieszczony w głębi sali, tak wielkiej, jak można tylko sobie wyobrazić. Ekran ten jest widoczny dla całej publiczności. Na ekranie pojawia się fotografia. Dotychczas nie ma nic nowego. Lecz raptem obraz wielkości naturalnej lub zmniejszony, zależnie od wymiaru sceny, zaczyna się ruszać i staje się żywy. Organizatorami tego seansu i autorami pierwszych filmów byli bracia August i Ludwig Lumière. Przyjrzyjmy się ich dziełu, które dało początek 10. muzie. Przywołajmy to, co zobaczyli pierwsi widzowie. Wyjście robotników z fabryki. Nieruchoma kamera stoi przed pustą bramą fabryki. Po chwili pojawiają się w niej ludzie wychodzący po pracy do domu. Jedni zachowują się naturalnie, nie zauważając niczego, inni zwracają uwagę na tajemnicze urządzenie naprzeciw. Taki był początek kina. Znaleziono sposób na to, by zarejestrować fragment rzeczywistości i potem wielokrotnie go pokazywać. W ten oto sposób powstał pierwszy film dokumentalny. Przyjazd pociągu na stację. Peron małej stacyjki kolejowej. Codzienny, zwyczajny ruch. Nagle wjeżdża pociąg. Jedni pasażerowie wysiadają, inni wsiadają. Bohaterowie tego filmu wiedzieli wprawdzie, że są filmowani, ale zachowywali się naturalnie. Nie zastosowano tu jeszcze żadnych elementów reżyserii czy modelowania planu filmowego. Było to jednak pierwsze w historii kina kreowanie sytuacji. A zatem nie jest to jeszcze fabuła, ale pierwsza próba stworzenia opowieści. Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że sceny wjazdu pociągu i powiększania się lokomotywy na ekranie powodowały podczas pierwszych projekcji reakcje przerażenia i ucieczki. Widz już wiedział, że to fikcja, ale nie mógł się jeszcze do tego przyzwyczaić. Polewacz Polany. Utwór ten uchodzi za pierwszy film fabularny. Przedstawia on ogrodnika podlewającego ogród. Mężczyzna nie zauważa małego chłopca, który przydeptuje nabrzmiały wodą wąż. Strumień zostaje wstrzymany. Gdy ogrodnik spogląda w końcówkę węża, chłopiec podnosi nogę, a bryzgająca woda oblewa ogrodnika. Ten goni chłopca i wymierza mu klapsy. Jak na pierwsze chwile kinematografu jest to już długa i barwna opowieść, a w dodatku cała wykreowana, zainscenizowana i wyreżyserowana. Warto przy tym zauważyć, że pierwszym gatunkiem filmowym była komedia i że w tym właśnie filmie pojawił się pierwszy filmowy gag. Filmy braci Lumière dały zatem początek kinu dokumentalnemu, rejestrującemu rzeczywistość. Są to Wyjście robotników z fabryki, Płynięcie statku do portu oraz Zburzenie muru. Są także i takie, w których próbuje się stwarzać ekranową fikcję, kreować filmowy świat. Obok wspomnianych wyżej przykładów pojawiały się takie jak Gra w karty, zainscenizowane spotkanie graczy czy Mechaniczna wędliniarnia, żart o wpychaniu prosiaka do dziwnej maszyny, z której po obrocie korbką wysypują się gotowe kiełbasy i inne przysmaki. W tych pierwszych kinowych próbach nie tylko ożywiono ekran, ale także pokazywano już na nim opowieści, kreowano życiowe sytuacje. To z kolei inspirowało ówczesnych twórców do dalszych poszukiwań. Szybko pojawiały się nowe pomysły. Wyczuwało się chęć maksymalnego wykorzystania wynalazku do opowiadania o ludziach, o zdarzeniach. Zaczęto też korzystać z literatury, zwłaszcza popularnej, na przykład z drukowanych przez prasę powieści w odcinkach. Powstawały proste fabułki, przenoszone na ekran prymitywnymi metodami, stąd m.in. pojęcie kina jarmarcznego. Nie mając jeszcze pomysłów na stosowanie bardziej złożonych i różnorodnych środków wyrazu, brano się także za adaptację głośnych utworów literackich. Wytwórnia Pathé już w 1902 roku przeniosła na ekran utwory Emila Zoli, Ofiary alkoholizmu, w reżyserii Ferdinanda Zecchi. W Polsce pojawiają się utwory według dzieł Mickiewicza i Wyspiańskiego. Młode kino się śpieszy, szuka stale nowych pomysłów, zdobywa coraz większą widownię, ale popełnia też pierwsze błędy. Pojawiają się twórcy chcący zbyt szybko nadać nowej muzie rangę sztuki. Usiłują kojarzyć film z innymi formami. Obok wspomnianych wyżej związków z literaturą, kino zaczęło udawać teatr.
1908 roku powstał film Zabójstwo księcia Gwizjusza, krótka scena historyczna przedstawiająca śmierć XVI-wiecznego opozycjonisty francuskiego króla Henryka III. W realizację tego obrazu zaangażowali się znani i popularni w tym czasie dramaturdzy i aktorzy teatralni. Premierze filmu towarzyszyła orkiestra, grająca specjalnie skomponowaną muzykę. Na ekranie natomiast pojawiło się coś, co właściwie było pokazem uwstecznienia sztuki filmowej. Kamera stała w jednym miejscu, statyczny obraz przypominał sfilmowaną z widowni scenę, aktorzy na tle sztucznej scenografii wykonywali teatralne przesadzone gesty. To, co miało być nową sztuką, mogło okazać się przyhamowaniem jej rozwoju. Na szczęście tak się nie stało. Kino zaczęło autentycznie poszukiwać własnego języka. W pierwszych filmach braci Lumière złudzenie ruchu na ekranie powstawało przez poruszanie się samych filmowanych obiektów. Robotnicy wychodzili z fabryki, jechał pociąg, kogoś goniono, ktoś uciekał. Twórcy ustawiali kamerę w nieruchomym położeniu i filmowali to, co ruszało się przed nią. Nie poznano jeszcze możliwości operowania samą kamerą i tworzenia przez to zupełnie innych form ruchu na ekranie. Przyjmuje się, że odkrywcą tego środka był jeden z operatorów braci Lumière, Aleksander Promio. Filmując uroki Wenecji, ustawił kamerę na płynącej gondoli i uzyskał w ten sposób zaskakujący efekt. Stało się to początkiem wielkich wynalazków w dziedzinie języka filmu. Jednym z wielkich odkrywców i twórców tego języka w pierwszych latach kina był Georges Méliès. To on po pierwszej projekcji w Grand Café zwrócił się do braci Lumière o odstąpienie mu patentu na wynalazek. Odmówili mu, twierdząc, że to zabawka bez przyszłości. Jednak jego upór sprawił, że stał się jednym z pierwszych wielkich wynalazców, jednym z ojców kinematografu. Często nazywa się go twórcą widowiska filmowego. Jego filmy pokazały, że można opowiadać w kinie dłuższe historie, przekazać widzowi coś ważnego, czymś go zadziwić. Oprócz samej fascynacji ruchomym obrazem, można stworzyć bogatą opowieść czy wielkie widowisko. Żeby to udowodnić, musiał wiele eksperymentować. Przypadkiem odkrył możliwość tworzenia trików filmowych poprzez zatrzymanie pracy kamery i ponowne jej włączenie po zmianie ekspozycji. Zamieniał ludzi w zwierzęta, przenosił ich w powietrzu, chował w kłębach dymu. W 400 żartach diabelskich sfilmował ludzi w czarnych kostiumach z namalowanym białym szkieletem, umiejscawiając ich na czarnym tle i tworząc w ten sposób wrażenie tańca kościotrupów. Innym razem powielał tę samą postać w jednym kadrze lub stosował zabiegi, w wyniku których widoczne były same głowy, na przykład jako nuty przemieszczające się na pięciolinii. Wstawiał do jednego obrazu dwa różne ujęcia, umiejętnie dzieląc pole ekranu. Pojawia się to w tunelu pod La Manche. W swym atelier używał materiałów wybuchowych, popiołu, przedziwnych dekoracji. W zatopieniu statku posłużył się akwariami, by stworzyć złudzenie głębin morskich. Jako pierwszy w podróży na Księżyc zastosował animację, łącząc ją również ze scenami aktorskimi. W swoich pomysłach posunął się nawet do stworzenia w atelier zaimprowizowanej sceny Koronację Edwarda VII w roku 1902. Powstały film pod tytułem Koronacja Króla zaprezentował tuż po faktycznej ceremonii, sprawiając tą mistyfikacją wrażenie dokumentu. To tylko niektóre z jego licznych dokonań, które sprawiły, że kino szybko tworzyło swój własny język, poznawało swe ogromne możliwości. Méliès działał sam, nie współpracował z żadną wytwórnią. Nie wytrzymał jednak silnej konkurencji. Inni twórcy zaczęli wykorzystywać jego pomysły. Zmarł w biedzie i zapomnieniu jako dworcowy sprzedawca słodyczy. Inni pionierzy kina także często działali sami w rozproszeniu. Aby utrzymać się na rynku, musieli wymyślać kolejne nowości, dzięki czemu wciąż wzbogacał się język filmu. Przykładem tego może być grupa z Brighton, której zawdzięczamy wprowadzenie pojęcia planu filmowego. W swym utworze Mysz w szkole sztuk pięknych pokazali tańczące dziewczyny wystraszone pojawieniem się myszy. Aby spotęgować emocje, ukazali mysz w dużym zbliżeniu. Zwierzątko wypełniło cały ekran. Zrobiło to na ówczesnych widzach rzeczywiście ogromne wrażenie, choć pojawiły się też protesty w rodzaju: mysz przecież nie jest taka duża, filmowcy nas oszukują. Jednak scena ta uświadomiła twórcom, jak ważnym środkiem wyrazowym może być zmiana planu filmowego, zarówno dla przekazu informacji, jak i dla możliwości wywoływania określonych emocji.
Brajtończycy eksperymentowali dalej i w szkle powiększającym babuni zaproponowali widzowi podróż z lupą po ciele ludzkim i rozmaitych przedmiotach codziennego użytku. Ponownie udowodnili, że używanie różnych planów to jeden z najbardziej znaczących elementów języka filmu. Warto w tym miejscu przytoczyć dwie anegdoty. W kilka lat później amerykański twórca Edwin Porter w swym słynnym napadzie na ekspres sfilmował zbliżenie lufy pistoletu skierowanej w kierunku widza. To niewątpliwie scena o dużym ładunku emocjonalnym, mogąca mieć ważne znaczenie dramaturgiczne. Nie potrafił on jej jednak wykorzystać. Dołączył tylko do swego filmu instrukcję mówiącą o tym, że operator może wyświetlić ją w dowolnym momencie dla urozmaicenia seansu. Druga anegdota sięga lat znacznie późniejszych, gdy w filmach amerykańskich zaczęto coraz częściej stosować plan średni. Obejmuje on postać ludzką od kolan wzwyż, sugerując naturalne widzenie drugiego człowieka. Nazwano go zresztą później planem amerykańskim. Oburzeni widzowie twierdzili: płacimy za cały bilet, chcemy widzieć całego aktora. Nowości nie zawsze były powszechnie akceptowane. Mijało sporo czasu, by mogły się stać czymś naturalnym i oczywistym. Za ważne osiągnięcie w tych pierwszych krokach kina należy uznać włoski film Giovanniego Pastrone Cabiria. To jeden z pierwszych na świecie wielkich historycznych monumentów. Stworzenie potężnych dekoracji zachęciło twórców do takiego operowania kamerą, by ukazać ich przestrzenny charakter. Nie można tu rzecz jasna mówić o żadnej stereoskopii, ale była to niewątpliwie pierwsza próba pokazania na ekranie w sugestywny sposób wielowymiarowych form plastycznych. Obok konsekwentnie i celowo stosowanych zmian planów filmowych pojawiały się w Cabirii zróżnicowane kąty ustawienia kamery oraz najazdy i odjazdy, dynamizujące znacznie zdjęcia. Świadomie operowano światłem, również sztucznym. Pierwsze kilkanaście lat kina to okres nieustannych poszukiwań języka tej nowej sztuki. Niemal codziennie powstawało coś nowego. Dziś te odkrycia mogą nam się wydawać drobne czy banalne. Bez nich jednak nie byłoby tych wszystkich filmowych cudów, które obserwowaliśmy przez ponad 100 lat. Wprawdzie w historii filmu amerykańskiego nie pojawia się tak dokładna data jak w przypadku seansu braci Lumière, ale nie ma żadnych wątpliwości, że i na tym kontynencie koniec XIX wieku był początkiem wynalazku kina. Amerykanie od samego początku założyli, że będzie to bardzo popularna forma rozrywki i szybko rozwinęli sieć pierwszych wytwórni kin. Nazwali je Nickelodeonami, podkreślając tą nazwą niską cenę biletu, nikel był wówczas najmniejszą monetą, oraz powszechną dostępność filmowego widowiska. Później, gdy kino stało się już masowym i bardzo znanym sposobem spędzania wolnego czasu, zaczęto poszukiwać bardziej elitarnych, wyszukanych sposobów prezentacji. Budowano eleganckie, duże kina, tworzono systemy lansowania gwiazd. Z kinematografii postanowiono uczynić przede wszystkim wielki interes. Najważniejsze było jednak to, co pojawiało się na ekranach. Aby przyciągnąć tłumy, trzeba było pokazywać im stale coś nowego, wzbogacać nieustannie filmowe propozycje i to zarówno w treści, jak i w formie. Nic więc dziwnego, że pierwsze lata kina amerykańskiego były szczególnie korzystne dla rozwoju filmowego języka. Amerykańscy twórcy traktowali kino jako twór zupełnie nowy, wolny od konwencji. Zakładali, że na ekranie może pojawić się wszystko, nawet jeśli nie jest uprawomocnione poczuciem rzeczywistości czy tradycją literacką. Dlatego też śmiało sięgali po tematy i pomysły, które nie pojawiały się w innych sztukach. Zaowocowało to m.in. tworzeniem nowych gatunków filmowych, inspirowało ponadto do podejmowania śmielszych pomysłów formalnych. Jednym z takich gatunków był film kowbojski. Wydarzenia z Dzikiego Zachodu znakomicie nadawały się do tworzenia frapujących opowieści filmowych. Galopady, strzelaniny, bójki okazały się bardzo atrakcyjne, a ponadto można było stworzyć coś, na co każdy widz czeka zawsze – mit, legendę, bohatera, idola. Jednym z pierwszych twórców tego gatunku był Thomas Innes. Do klasycznych zaś utworów zaliczyć należy Napad na ekspres Edwina Portera. W tym właśnie filmie pojawiło się zbliżenie lufy pistoletu wycelowanego w kierunku widza. Był to niewątpliwy przełom w wykorzystywaniu planów filmowych i nowych możliwości wywoływania emocji. Ponadto po raz pierwszy pojawił się montaż synchroniczny. Widzimy dziejące się równocześnie dwie akcje. Jadący pociąg i stację z bandytami czekającymi na wieziony łup. To już początek bardziej zaawansowanego rozwoju języka filmu,
umożliwiającego złożoną dramaturgię i bogatsze sposoby narracji. Prawdziwy rozkwit nastąpił w komedii. Jednym z legendarnych twórców tego gatunku był Mack Sennett, aktor, reżyser i producent. Przyjął on zasadę wprowadzania na ekran niezliczonych ilości komicznych i absurdalnych sytuacji. Prawdopodobieństwo zdarzeń było zupełnie nieistotne. Liczyło się szybkie tempo i setki gagów. Niektóre do dziś budzą salwy śmiechu. Założenia burleski opierały się na ciągłych zmaganiach bohatera z przeciwnościami, z innymi postaciami lub z przedmiotami. Takie były początki, później jednak beztroską zabawę zaczęto wykorzystywać do przedstawiania satyry społecznej lub krytyki ludzkich wad. Wśród twórców pojawiali się wybitni artyści tworzący dzieła należące dziś do klasyki filmowej. Buster Keaton z filmami Generał, Rozkosze gościnności, Trzy wieki, Marynarz na dnie morza, Buster i milion krów, Człowiek, który kręci, Harold Lloyd i jego Jeszcze wyżej oraz Męczennik sportu, czy Harry Langdon z filmem Długie spodnie. Obraz burleski amerykańskiej nie byłby pełny, gdyby nie wspomnieć o pewnym przybyszu z Europy, który tu właśnie stworzył najważniejsze swoje utwory i stał się jednym z największych twórców kina, jego symbolem i legendą. To oczywiście Charlie Chaplin. Sylwetka twórcy przedstawiona została w rozdziale Wielkie indywidualności kina. Do nowych gatunków filmowych zaliczyć trzeba także film gangsterski. Światek przestępczy stał się doskonałym tłem dla filmów sensacyjnych, a ponadto można było przy tej okazji piętnować społecznie szkodliwe zjawiska. Przy realizacji filmów gangsterskich niezbędne były środki wywołujące klimat grozy i sensacji, pojawiła się cała gama nowatorsko skomponowanych elementów plastycznych, znaczenie nabierały odpowiednie światło reflektorów, podświetlany dym papierosowy, blask księżyca, deszcz, mgła. Na tych właśnie filmach uczono się umiejętności budowania nastrojów, operowania emocjami. Za najwybitniejszego twórcę tego gatunku uznać można Josepha von Sternberga z takimi tytułami jak Ludzie pod ziemi, Obława i Życie zaczyna się jutro. Ważne miejsce w kinie amerykańskim zajął melodramat. Oparty był on często na kanwie literatury, lecz nie tej wielkiej i znanej, jak to czyniono w Europie. Brano pod uwagę raczej proste opowiadania, często wywodzące się z gazetowych powieści w odcinkach. Gatunek ten doczekał się z czasem oryginalnych tekstów, pisanych specjalnie dla filmu. Zaczęły pojawiać się zdecydowanie bardziej ambitne utwory, jak choćby Oszustka Cecila de Mille czy Złamana Lilia Davida Griffitha. Melodramat tamtych lat zbiegł się w oczywisty sposób ze wspomnianym już systemem lansowania wielkich gwiazd. Filmy osiągały ogromną popularność w dużej mierze dzięki obsadzie. Niektórzy aktorzy stworzyli charakterystyczne typy postaci, z którymi już na zawsze zostali skojarzeni. Mary Pickford, znana już jako Słodkie Dziecię, stała się uosobieniem cnót amerykańskiej dziewczyny, a potem wzorowej żony. Asta Nielsen w Śmierć w Sewilli i Zatraconej ulicy błyszczała w salonowych dramatach. Lillian Gish ze Złamanej Lilii, Męczenników Miłości, Wiatru to ucieleśnienie niewinności i wszelkich cnót. Zaś role wszechwładnych, zaborczych kobiet były domeną Glory Swanson, grającej w takich filmach jak Mężczyźni i Kobiety i Queen Kelly. Swoje wielkie role w amerykańskim filmie zagrała szwedzka aktorka Greta Garbo w Kusicielce, Żarze Miłości, Symfonii Zmysłów, Dzikiej Orchidei. Wielką sławę i niezwykłą popularność zyskała też Polka, Apolonia Chałupiec, znana w całym świecie jako Pola Negri, aktorka z Niewolnicy Zmysłów, Bestii, Oczu Mumii, Madame Bovary. Wielkimi gwiazdami byli oczywiście i panowie. Nie sposób nie wspomnieć o niezwykle wówczas popularnym odtwórcy ról w melodramatach i filmach przygodowych Douglasie Fairbanksie, znanym z Nietolerancji, 12 diamentów, Znaku Zorro oraz o niewątpliwie największym bożyszczu tłumów, prawdziwej legendzie kina, jaką stał się Rudolf Valentino. Ten odtwórca głównych ról w Szejku, Krwi na piasku czy Czterech jeźdźcach apokalipsy uznany został wprawdzie raczej za zjawisko socjologiczne niż za fenomen aktorski, a jego liczne romanse i skandale bywały często głośniejsze od sukcesów artystycznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że to jeden z największych amantów w historii kina. Postrzegając powyższy gatunek w szerszej perspektywie, jako kino psychologiczne, można by zaliczyć do niego twórczość Ericha von Stroheima. Chciwość, znana również pod tytułem Złoto,
określana dziś jako jedno z największych osiągnięć kina niemego, jest brutalną opowieścią o ludzkich namiętnościach, chciwości, nienawiści, kłamstwie, cynizmie. W fabule pojawiają się zbrodnie, zdrady, intrygi. Ta potężnie rozbudowana historia, film w pierwszej wersji trwał prawie 8 godzin, pokazuje okropność, brzydotę i odrażające ludzkie charaktery, sugerując, że jest to świat, w którym żyjemy, który sami tworzymy. Ten nadmierny realizm i krytycyzm nie został jednak przez widzów zaakceptowany. Podobny w tonie, inny jego głośny film, Szalone żony, też został przez ówczesną publiczność i krytykę odrzucony. Rzecz działa się w Monte Carlo. Film obfitował w akty brutalności, zbrodnie i zdrady. Długość filmu Stroheima narażała go na konflikty z producentami. Ten austriacki przybysz szybko zakończył karierę reżysera, został aktorem. Za kilkanaście lat powstanie jego wielka kreacja w Towarzyszach broni Renoira. Charakterystykę początków kina amerykańskiego kończymy przedstawieniem wielkiego filmu, prawdziwego słupa milowego w dziejach kinematografii. Nietolerancja Davida Griffitha to cztery równolegle prowadzone wątki dziejące się w różnych epokach. Najazd Cyrusa na starożytny Babilon, życie i męka Jezusa Chrystusa, wydarzenia Nocy Świętego Bartłomieja i epizod współczesny. Poszczególne wątki przenikają się nawzajem, pojawia się montaż równoległy, łączenie różnych konwencji, nowatorska dramaturgia. Wyraźnym przesłaniem filmu jest pokazanie nietolerancji, niesprawiedliwości, niegodziwości w dziejach świata. Obraz ten jest antologią najważniejszych zdobyczy w zakresie języka filmu, jego osiągnięć formalnych oraz umiejętności trafnego i adekwatnego wykorzystania ich w przedstawieniu treści i przesłania utworu. Wprowadza również nowe, nieznane dotąd sposoby operowania dramaturgią, obrazem, montażem. Jest elementarzem dla całych przyszłych pokoleń filmowców, inspiracją dla rozważań z teorii filmu i wiedzy o interpretacji dzieła filmowego. Nie sposób wdawać się tu w dokładniejszą analizę tego utworu, zainteresowanym polecamy istniejącą na jego temat bogatą literaturę fachową. W okresie przedrewolucyjnym nakręcono w Rosji ponad 1200 filmów, trudno jednak znaleźć wśród nich znaczące pozycje. Kinematografia ta wzorowała się na popularnych wówczas dramatach salonowo-erotycznych, zwłaszcza skandynawskich. Czasem pojawiały się adaptacje dzieł wielkich rosyjskich pisarzy, na przykład Dama Pikowa czy Ojciec Sergiusz Jakowa Protazanowa. Godnym uwagi i jedynym wówczas kinem eksportowym był utrzymany na wysokim poziomie film lalkowy, którego pionierem był Polak, tworzący w tym czasie w Rosji Władysław Starewicz. Po rewolucji październikowej bolszewicy szybko zauważyli, że film może być znakomitym środkiem propagandowym i był to główny powód zwrócenia uwagi na kinematografię. Już po 2 latach sprawowano pełną kontrolę nad produkcją i dystrybucją filmową, wiedząc, że w kraju o dużym stopniu analfabetyzmu oddziaływanie za pomocą obrazu może być szczególnie skuteczne. Słynne słowa Włodzimierza Lenina: film jest najważniejszą ze sztuk, właśnie tych potężnych możliwości propagandowych dotyczyły i wbrew pozorom nic z mecenatem sztuki nie miały wspólnego. Kinematografię podporządkowano resortowi oświaty, którym zarządzała żona Lenina, Nadjeżda Krupska. Politycznie podporządkowane kino starało się robić wrażenie posiadania własnej artystycznej wizji. Była ona jednak uderzająco podobna do wszystkich ówczesnych wizji nowego, zrewolucjonizowanego państwa. Wśród nich wspomnieć trzeba o futurystycznej koncepcji sztuki sformułowanej przez Włodzimierza Majakowskiego. Jego zdaniem w sztuce należy odciąć się od przeszłości. Zbiory muzealne czy klasyka literatury to przeżytek. Ważne jest tylko to, co nowe, co powstaje teraz i służy masom. Wystawiony rower ze szprychami jest piękniejszy niż wszelkie rzeźby z przeszłości. Plakat na ulicy jest wart więcej niż obraz Rembrandta. Bardziej warsztatowy charakter miały teatralne koncepcje Włodzimierza Meyerholda, który odrzucał tradycje burżuazyjnych sztuk Szekspira czy Moliera. Aktor powinien przedstawioną postać pokazywać. Wszelka psychologia i przeżywanie emocji są przeżytkiem. Bohater ma być jednoznacznie pozytywny lub negatywny. Widz nie może mieć żadnych wątpliwości. Ta niemalże cyrkowa koncepcja aktorstwa przyjęła się i w filmie. Charakterystycznym przykładem zastosowania tej metody były przygody Oktiabryny, pięknej dziewczyny radzieckiej, nieustannie tropionej i ściganej przez agentów wrogich mocarstw. Zasady określone przez Majakowskiego, Meyerholda i innych stały się po roku 1917 powszechnie obowiązujące także i w kinie.
Powstawały nawet organizacje określające się jako związki twórcze, prolekult, które same czuwały nad ich przestrzeganiem. Dbano zwłaszcza o to, by pod ich opieką znaleźli się młodzi, początkujący twórcy. Ten szczególny mecenat państwa trwał długo, a w niektórych okresach stawał się bardzo intensywny. Było tak na przykład po śmierci Lenina, kiedy w sposób szczególny nasilono działania propagandowe. Filmowcy otrzymywali wówczas nie tylko określone zakazy, ale wręcz wytyczne co do treści i formy realizowanych przez nich utworów. Mimo tych niesprzyjających warunków powstało jednak w tamtych czasach kilka utworów zaliczanych dziś do klasyki. Wykonano wiele eksperymentów, zwłaszcza w dziedzinie montażu filmowego. Oto kilka nazwisk, które warto zapamiętać ze względu na ich wkład w rozwój sztuki filmowej. Siergiej Eisenstein. Zdecydowany zwolennik metod prolekultu, wraz z innymi uważał, że można odrzucić i usunąć ze świadomości ludzkiej tradycje, dorobek kulturowy przeszłości i stworzyć całkiem nową sztukę. Jako plastyk z wykształcenia włącza się aktywnie do prowadzonych form propagandowych, takich jak projektowanie plakatów czy tworzenie czerwonych kącików. Wraz z Meyerholdem bierze udział w realizacji spektakli teatralnych opartych o tzw. montaż atrakcji. Sztuka teatralna powinna w atrakcyjny i przystępny sposób pokazywać elementy widowiskowe czy wręcz cyrkowe, co miało przyciągnąć uwagę widza. Po osiągnięciu tego należy umiejętnie włączać treści, które chce się mu przekazać. Fabuła, charakterystyka bohaterów, autentyczne przeżywanie są całkiem zbyteczne. Taką propagandową koncepcję sztuki przeniósł Eisenstein na ekran. Jego filmy z okresu niemego były niemal wyłącznie agitkami rewolucyjnymi, lansującymi nowy styl myślenia. Takie były Strajk, Pancernik Potiomkin, Październik, Stare i Nowe. Jeżeli warto dziś przywoływać te utwory, to ze względu na ich nowatorskie formy. Eisenstein wykorzystał wszelkie dostępne wówczas środki wyrazowe do wytworzenia nastroju, wysokiej temperatury emocjonalnej, a wszystko po to, by przekazać określone treści. Obok znanych metod wprowadzał z powodzeniem nowoczesne sposoby montażu. Był gorącym zwolennikiem stosowania montażu intelektualnego jako podstawowego środka artystycznego. Uważał, że zestawienie obok siebie lub w dwóch kolejnych ujęciach jakichś elementów musi wywołać u widza odpowiednie skojarzenia. Tak oto powstaje nowa jakość, nowe pojęcie. Stworzył nie tylko ekranowe przykłady zastosowania tej metody, stał się również autorem prac teoretycznych. To niewątpliwie ważny wkład Eisensteina w rozwój języka filmu. Lew Kuleszow był obok Eisensteina jednym z twórców teorii montażu intelektualnego. Wykorzystywał go w swoich filmach, tworząc interesujące i nowatorskie sekwencje. Z jego nazwiskiem kojarzony jest jeden z podstawowych eksperymentów montażowych zwany efektem Kuleszowa. Sfilmował on nieruchomą twarz aktora Iwana Mozżuchina i zestawił ją na przemian z talerzem zupy, z bawiącym się dzieckiem i z katafalkiem. Po wyświetleniu całości poprosił grupę widzów o opisanie emocji wyrażanych przez aktora. Niemal wszyscy dostrzegali uczucie głodu, radości i smutku w tej faktycznie przez cały czas nieruchomej twarzy. Był to kolejny dowód na to, jak ogromną siłę oddziaływania może mieć sposób montażu. Eksperyment pokazał również, jak niebezpieczne jest to narzędzie. Pozwalało na manipulowanie percepcją widza. Lew Kuleszow jest autorem głośnego filmu Według prawa, jednego z pierwszych utworów wyłamujących się z zasad prolekultu. Bohaterowie autentycznie przeżywają życiowe wydarzenia. Zastosowane środki wyróżniają ten utwór spośród wielu sztampowych pozycji ekranowych tamtego czasu. Film jest adaptacją opowiadania Jacka Londona. Dziga Wiertow. Także i z jego nazwiskiem kojarzone są prace nad montażem. Wiertow interesował się głównie zastosowaniem tego środka w filmie dokumentalnym. Montował zdjęcia nakręcone w różnych miejscach, tworząc całkowicie nowy obraz. Filmował nawet po kilkadziesiąt ujęć, aby po ich zmontowaniu budować nową filmową rzeczywistość. O ile metoda ta może być przydatna w filmie fabularnym, przy opowiadaniu fikcyjnych historii, staje się niebezpieczna w rękach dokumentalisty. Dziga Wiertow nazywał swoje efekty montażowe tworzeniem ekranowej prawdy, a filmy tytułował mianem Kino Prawda i Kino Oko. W gruncie rzeczy była to manipulacja materiałem filmowym i sposób na dowolne pokazywanie i interpretowanie rzeczywistości. Nie trzeba mieć dużej wyobraźni, by pojąć, jak taka możliwość mogła być wykorzystywana w praktyce.
zwłaszcza w kraju o charakterze totalitarnym, potrzebującym stale nowych pomysłów na działania propagandowe. Władimir Pudowkin. Jego wyłom z obowiązujących trendów ideologicznych był wyraźny, co w tamtych czasach nie ułatwiało artyście życia i nie zapewniało zbyt wielu możliwości twórczych. Do najgłośniejszych jego dzieł należy Matka, adaptacja prozy Gorkiego, i Burza nad Azją, film przygodowy o czasach podbojów Mongolii przez Anglików. Oba filmy zdecydowanie odrzucają meyerholdowskie koncepcje aktorstwa. Budowanie postaci odbywa się tu w sposób pełny, z zachowaniem praw psychologii, z uwidocznieniem emocji i przeżyć. Wykorzystuje on wszelkie dotychczasowe zdobycze filmowego języka, stosuje tak zwany montaż logiczny. Wszelkie skojarzenia dokonywane w ten sposób muszą mieć ścisłe powiązanie z akcją, która jest elementem nadrzędnym. Montaż ma sens tylko wówczas, kiedy służy całej koncepcji utworu. W innym przypadku staje się formalizmem. Owo bardzo dojrzałe podejście do tego środka wyrazowego Pudowkin wielokrotnie wykorzystywał w swoich filmach. Aleksander Dowżenko. Był twórcą ukraińskim, który realizował swe utwory w nowo powstałej wytwórni w Kijowie, z dala od moskiewskich centrów sterowania. Pozwalało mu to na pewną swobodę twórczą. Często mianuje się go filmowym poetą, piewcą folkloru, baśniowości i fantastyki. Najbardziej znanym jego utworem jest Ziemia. Temat filmu jest banalny. Dotyczy kolektywizacji wsi. Dowżenko tworzy jednak utwór inteligentny i polemiczny wobec ówczesnych trendów propagandowych. Traktor, symbol nowego, psuje się i w dodatku nikt nie potrafi go naprawić. Bohater, poddający wątpliwość uroki nowej rzeczywistości, ginie od strzału niewidzialnego wroga. Takie sceny rzadko pojawiały się w filmach tamtego czasu. Ekspresjonizm to postawa artysty, który nie dba o dokładną reprodukcję otaczającego go świata, natomiast skupia się na wyrażaniu jakichś własnych wewnętrznych prawd za pomocą przetwarzania, a nawet brutalnego deformowania znanych kształtów, wątków, zestawień brzmieniowych, a wszystko dla wydobycia z tworzywa maksymalnie jaskrawego wyrazu artystycznego. Jerzy Płażewski, Historia filmu dla każdego. Powyższy cytat świetnie oddaje charakter stylu w sztuce filmowej, jakim stał się ekspresjonizm. Twórczość podporządkowana była specyficznej formie, mającej za zadanie przede wszystkim wzbudzać stan lęku, poczucie zagrożenia, powodować silne emocje u widza. Z formalnego punktu widzenia stosowano więc wszelkie deformacje obrazu poprzez wymyślną scenografię, oryginalne kąty widzenia kamery, kontrasty oświetleń, intensywną grę czerni i bieli, stosowanie światłocieni, a także malowanie oświetlonych powierzchni zamiast rzeczywistego ich oświetlania. Sceny typowo plenerowe także malowano i kręcono je w atelier. Klasycznym przykładem może być sztandarowy utwór tego nurtu Gabinet doktora Caligari Roberta Wine. A jeżeli zdjęcia faktycznie wykonywane były w plenerze, to musiał on być wyjątkowo mroczny, ponury, zagadkowy, pełen kontrastów i udziwnień. Pojawiały się też wymyślne dekoracje imitujące dziwaczne wytwory cywilizacji, dr Mabuse, Fritza Langa, czy urbanistyczne wizje przyszłości, Metropolis, Fritza Langa. Również i postacie ludzkie nabierały szczególnego wyglądu, zawsze były niezwykle wyraziste, częstym ich atrybutem była peleryna, okulary, niechlujny wygląd, wyeksponowana łysina, nieskoordynowane ruchy, przesadna gestykulacja i mimika. To też sprzyjało wytwarzaniu określonych nastawień i nastrojów. Te wszystkie niezwykłe formy związane były z określonymi założeniami treściowymi, wręcz z ideologią tego nurtu. Ekspresjoniści chcieli pokazać świat pełen niebezpieczeństw, czyhającego zła, demonicznych trendów w naszym życiu. Swoje specyficzne, ekstremalne widzenie rzeczywistości wywodzili z rozmaitych, żywotnych wówczas tendencji czy mód. Można by tu wskazać na następujące źródła inspiracji. Filozoficzne. Intuicjonizm Bergsona, koncepcje Nietzschego, piszącego m.in. Lecz gdy spojrzałem w lustro, krzyknąłem, a moje serce zadrżało, gdyż to nie siebie zobaczyłem, lecz wykrzywioną twarz demona. Psychologiczne. Teorie psychoanalityków, Freuda i Junga, próbujące poszukiwać tajemnic ludzkiej psychiki w siłach tkwiących w podświadomości. Polityczne. Sytuacja po I wojnie światowej, narastający kryzys gospodarczy, pierwsze oznaki rodzącego się faszyzmu.
Trendy te niosły ze sobą dużą dawkę pesymizmu i lęku przed przyszłością, sprzyjały również takim właśnie tendencjom w sztuce. Dodać tu jeszcze warto, że odżywały w tym czasie pewne tradycje literackie, wskrzeszające do życia baśniowy świat demonów, upiorów, wilkołaków, a to wszystko znakomicie sprawdzało się w kinie. I to zarówno dzięki swej dużej widowiskowości, jak i ze względu na mroczny charakter tych opowiadań i legend. Przywołajmy kilka najbardziej reprezentatywnych przykładów. Stellan Rhei, student z Pragi, baśń o człowieku, który sprzedał złym mocom swoje odbicie w lustrze. Paul Wegener, golem, ożywiony gliniany robot, staje się postrachem siejącym wokół terror. Robert Wine, gabinet doktora Caligari, dyrektor zakładu psychiatrycznego, hipnotyzuje swojego pacjenta, zmuszając go do dokonywania zbrodni. Paul Leni, gabinet figur woskowych. Ożywają monstra z historii, szczególne miejsce ma tu Iwan Groźny i Kuba Rozpruwacz. Wilhelm Friedrich Murnau, Nosferatu Symfonia Grozy. Legendarny wampir opuszcza swą karpacką siedzibę i próbuje zapanować nad miastem. Fritz Lang, Zmęczona śmierć. Ballada o śmierci i miłości, jeden z niewielu filmów tego nurtu, gdzie pozytywne wartości mają szansę na zwycięstwo, gdzie poezja staje się furtką do lepszego świata. Fritz Lang, doktor Mabuse, maniak opętany chęcią władzy, czyni wszystko, by rządzić i siać terror. O czym naprawdę mówiły te filmy? Jakie kluczowe tematy można by w nich odnaleźć? Przede wszystkim walka dobra ze złem, ze wskazaniem na zwycięstwo złych mocy. Człowiek opanowany przez nie jest bezwolny, musi się poddać, jest za słaby, aby zwyciężyć, ciąży nad nim fatum, które i tak go w końcu pokona. Ale człowiek, jeśli ma możliwości, potrafi i chce zapanować nad innym człowiekiem. Będzie go zniewalał, będzie zdobywał dla siebie władzę, terror wobec innych będzie mu sprawiał przyjemność. Takie treści można często odczytać z filmów ekspresjonizmu niemieckiego. Lecz gdy przyjrzeć im się dokładniej, często zauważyć można, że są one przede wszystkim ostrzeżeniem, pokazaniem drastycznych problemów społecznych i zagrożeń, przeczuciem nadchodzącego faszyzmu. Poprzez atmosferę baśni i udziwnień twórcy chcą powiedzieć coś naprawdę ważnego. Faktem jest, że kino ekspresjonistyczne zostało potępione przez późniejszą propagandę goebbelsowską. Kammerspiel. Chcąc scharakteryzować problematykę tego nurtu, należałoby powtórzyć najważniejsze tezy dotyczące ekspresjonizmu. Od strony filozofii, sposobu widzenia człowieka i społeczeństwa są one do siebie bardzo zbliżone. Różnica polega natomiast na sposobie realizacji. Nie ma tu bowiem żadnych baśniowych elementów, nie ma całej gamy programowo sztucznych i udziwnionych obrazów i ekspresji aktorskiej. Kammerspiel charakteryzuje się twardym realizmem, czasem posuniętym aż do naturalizmu. Mówiąc o tym samym i w tym samym duchu, co kino ekspresjonistyczne, posługuje się konkretnymi sytuacjami, wiarygodnymi postaciami z codziennego życia. W tym sensie możemy nawet określić ten nurt jako prekursorski dla kina psychologicznego, głęboko sięgającego w opis losu człowieka uwikłanego w rozmaite sytuacje społeczne. Trzeba przyznać, że zgodnie z duchem tego nurtu bywają to sytuacje dramatyczne, wymagające trudnych decyzji i działań, często są one tragiczne, beznadziejne. Oto kilka przykładów. Wilhelm Friedrich Murnau, portier z hotelu Atlantik. Stary portier, wielka rola Emila Janingsa, dumny ze swej posady, dającej mu również uznanie w najbliższym otoczeniu, traci tę pracę, przechodzi do obsługi toalety. Traktując to jako osobistą klęskę, stwarza przed innymi pozory dawnej świetności. Wychodzi i wraca do domu w liberii portiera. Gra w swoim życiu podwójną rolę. Przypadkowa demaskacja doprowadza do kompromitacji, depresji i śmierci. Swoiście pojęta godność została urażona, społeczność stała się bezwzględna w swym okrutnym sądzie. Murnau wprowadził do filmu drugie, naiwnie optymistyczne, ale i ironiczne zakończenie. Milioner zostawia naszemu bohaterowi ogromny spadek i to przywraca mu wiarę w siebie i uznanie społeczne. Karl Grune, Ulica. Spokojny urzędnik, mający uregulowany, stateczny tryb życia, przeżywa przedziwną przygodę. Z niewiadomych powodów, idąc do pracy, zbacza ze znanej trasy i znajduje się w nieznanym, złowrogim miejscu. Przeżywa koszmar. Okazuje się jednak, że to nie sama sytuacja była straszna. Groza tkwi w nim samym, została tylko wyzwolona.
Tym razem skończyło się dobrze. Wrócił do bezpiecznej przystani, ale przecież zagrożenie pozostaje. Już raz zostało wyzwolone. Lupu Pik. Noc sylwestrowa. Rodzina restauratorów przygotowuje lokal do radosnej, beztroskiej nocy sylwestrowej. W tym samym czasie w sąsiadującym mieszkaniu przeżywają jednocześnie serię koszmarnych konfliktów. Dramat kończy się samobójstwem jednego z członków rodziny. Znów groza tkwiąca w istocie ludzkiej, znów panowanie zła, bezsilność, bezradność. Lupu Pik. Szyny. Spokojny maszynista, opętany podejrzeniem o zdradę żony, nie potrafi znaleźć rozwiązania. Obsesja doprowadza go do zabójstwa domniemanego kochanka żony w spowodowanej przez siebie katastrofie kolejowej. Sam też w niej ginie. Kammerspiel nie dokonał większych odkryć w dziedzinie języka filmowego, nie zajmował się formalnymi możliwościami kina. Stworzył natomiast dobre podwaliny pod wnikliwe kino psychologiczne, odsłonił wiele tajemnic i mroków ludzkiej duszy, sprowokował do ważnych refleksji nad ludzkim losem. Lata 20. to okres szczególny dla francuskiej sztuki. Wielu artystów uznało, że nadszedł czas burzenia starych konwencji, że sztuka nie nadąża za współczesnością i koniecznie trzeba coś zmienić. Toczą się zaciekłe dyskusje, powstają nowe prądy artystyczne. Przodują w tym malarze i literaci, próbujący wypowiadać się także i w filmie. Powstaje wówczas i króluje dadaizm i surrealizm, a impresjoniści kształtują swą sztukę według nowych, niekonwencjonalnych reguł. Filmowcy francuscy mają szczególne powody, aby włączyć się do tych reformatorskich i nowatorskich tendencji. Kolebka kina, ojczyzna braci Lumière, zostaje zdominowana przez ekspansywne kino amerykańskie. Na ekrany wchodzi rocznie ponad 700 tytułów zza oceanu. Rodzi się zatem silna presja do tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, szokującego. Filmowi producenci początkowo bronią się przed innowacjami, lecz taka sytuacja nie może trwać długo. Kino wchodzi w nowy etap. Tworzenie filmów zostaje poprzedzone, po raz pierwszy w dziejach kina na taką skalę, pojawieniem się grupy kontestatorów teoretycznie ujmujących kierunek zmian i tworzących pierwsze w świecie zawiązki poważnej krytyki filmowej oraz ruchu klubowego. Powstaje grupa Louis de Luca, grupująca tak wybitnych twórców jak Jean Renoir czy Germaine Dulac. Wydają oni pierwsze teoretyczne prace o filmie, określają własne credo twórcze, zakładają dyskusyjne kluby filmowe, popularyzują kino artystyczne, programowo opowiadają się za impresjonizmem. Swoje pomysły realizują teoretycznie i praktycznie. Są w tym nowatorscy, odcinają się od sztampy kina amerykańskiego, choć nigdy nie lekceważą rzeczywistych dokonań tego kina w dziedzinie rozwoju języka filmowego. To oni w fachowy sposób opisywali umiejętności płynnej narracji i techniki montażowe w filmach Griffitha, operowanie ruchem i obrazami pejzażów u Thomasa Ainsa, czy umiejętność mówienia o sprawach ważnych poprzez śmiech i gagi u Chaplina. Ale jednocześnie ambicją ich było tworzenie arsenału nowych środków wyrazu, wzbogacenie języka filmu. I tu niewątpliwie odnieśli wielkie sukcesy. Awangardowe tendencje, związane nie tylko z grupą De Luca, przejawiają się w różnych formach i sposobach ujmowania rzeczywistości. Do najważniejszych nurtów filmowej awangardy francuskiej zaliczyć należy impresjonizm, poszukiwania czystego kina, w którym widoczne są związki filmu z plastyką, dadaizm, surrealizm. Impresjonizm. Ten nurt pojawił się najwcześniej, głównie za sprawą grupy De Luca, wyznaczającej kierunek w filmowej awangardzie francuskiej lat 20. Szczególnemu jego rozkwitowi sprzyjały silne związki filmowców ze środowiskiem plastycznym. Filmowy impresjonizm spotykał się też z szerokim odbiorem i ogromnym zainteresowaniem ówczesnych widzów. Powodem tego mogło być sięganie przez twórców do znanych i lubianych gatunków, przede wszystkim do melodramatu. Twórcy tych filmów brali bowiem jako kanwę swych nowatorskich eksperymentów te właśnie znane już konwencje i w ich ramach tworzyli nowe formy, będące do dziś wzorcowymi elementami języka filmu. Bogatą już gamę filmowych środków wyrazu zaczęto wykorzystywać do oddawania subiektywnego charakteru narracji filmowej i ekranowej wizji świata. Przyjrzyjmy się wybranym przykładom. Kobieta znikąd, Louis de Luca. Do miasteczka przybywa kobieta.
zaprzyjaźnia się z młodą damą przeżywającą kryzys małżeństwa i sensu życia, dręczoną rozmaitymi lękami. Rozmowy, retrospekcje, aktualne przeżycia, dylematy w postępowaniu obu kobiet stanowią fabułę filmu, ale założeniem twórcy jest stworzenie prawdziwego kina psychologicznego. Pojawiają się nieznane dotąd i nigdy nie wykorzystywane w ten sposób retrospekcje, symbole, zmiany oświetlenia współgrające z odczuciami psychicznymi bohaterów. To bogactwo form stwarza nowy styl opowiadania. Nie mówi się już jedynie o zdarzeniach. Niezmiernie ważna staje się psychika człowieka, jego odczucia i budowanie systemu wartości. Gorączka Louis de Luca. Melodramatyczna historia rozgrywająca się w morskim porcie. Pierwsze sceny ukazują otwarte morze, przybicie statku do portu, spotkania marynarzy z rodzinami, żonami, kochankami. W miarę trwania filmu kurczy się pole akcji. Pojawiają się ciasne zaułki tawerny. To przykład niezwykle precyzyjnego i konsekwentnie zastosowanego operowania planami filmowymi. Zawężanie pola obrazu zestrojone jest z ukazywaniem małości i pustki życiowej bohaterów. Początkowo wszystko wydaje się wielkie i wspaniałe. W miarę bliższej penetracji wychodzą na jaw miernota, zawiść, nawet zbrodnia. W nowatorski sposób zastosowano takie środki jak zmiana planów, oświetleń, kompozycja kadrów, nakładanie obrazów. Ich sugestywność była tak wielka, że przesłanie utworu jest czytelne nawet mimo braku tekstu w filmie. Uśmiechnięta pani Baudet, Germina de Luca. Nudne życie pani domu przekształca się w jej marzeniach w zupełnie inną rzeczywistość. Melodramatyczny punkt wyjścia przeistacza się w ogromną grę wyobraźni stworzoną na ekranie poprzez takie środki jak deformacje obrazu, przerysowania, kontrasty świetlne czy podwójna ekspozycja, polegająca na wychodzeniu postaci z siebie i tworzeniu jednoczesnych obrazów rozgrywających się w rzeczywistości i w marzeniach. Metody te wyraziście opisują stan psychiki bohaterki. Panna wodna Jeana Renoira. Można by ten film długo opowiadać. Podstawowe wątki to sielanka na barce wodnej, śmierć jednego z bohaterów, była żona w obawie przed gwałtem ucieka przez las, prowadzi życie włóczęgi, wiąże swój los z cyganem, spotyka bogatego panicza, który się w niej zakochuje. A zatem znów typowa melodramatyczna fabuła, lecz niezwykle rozbudowana i wzbudzająca wielkie emocje. Ten efekt osiągnięty został poprzez nagromadzenie typowo impresjonistycznych środków filmowych. Jest tu mnóstwo odblasków wody, groźnych chmur i drzew w czasie burzy, światła słonecznego, przedzierającego się przez liście, kontrastów dnia i nocy. Przyroda współtworzy nastroje i stany psychiczne bohaterów. Zagłada domu Asherów Jeana Epsteina. Jest to adaptacja opowiadania Edgara Allana Poe o losach silnie ze sobą związanego rodzeństwa. Dziewczyna po swojej śmierci przywołuje brata w zaświaty i rozpoczyna się bajeczna opowieść z elementami horroru. Łatwo wyobrazić sobie impresjonistyczny charakter tego filmu, wykorzystujący wszelkie możliwe środki uwiarygadniające tę historię. Podwójna narracja, przenikanie obrazów, operowanie światłem, cieniami, kontrastami. Związki filmu z plastyką. Czyste kino. W środowiskach plastyków zaczęły pojawiać się pomysły wykorzystania kina do wzbogacania własnych działań. Twierdzili oni, że dzieło plastyczne, eksponowane nie w muzeum, a na ekranie, może nabrać innego wymiaru i znaczenia. Elementy ruchu, czasu, dynamiki odegrały tu istotną rolę. Fakty plastyczne miały nabrać tajemniczego, niecodziennego charakteru. Miały też łatwiej docierać do odbiorców. Pojawiać się zaczęły filmy, których już same tytuły sugerowały nowy rodzaj prezentacji sztuki. Wymieńmy niektóre z nich. Henry'ego Chometa, Refleksy światła i szybkości i 5 minut czystego kina, czy sztandarowy utwór tego nurtu, film Fernanda Legera, Balet mechaniczny. W tym ostatnim pojawiają się w różnym rytmie i oświetleniu przedmioty codziennego użytku i fragmenty napisów, a między nimi ludzka twarz. Twarz jest nieruchoma, przedmioty w pełnej dynamice.
to także próba tworzenia oryginalnych skojarzeń oraz intelektualnego mariażu plastyki i filmu. Gdyby pokusić się o ocenę tego nurtu dla dziejów kina i plastyki, stwierdzić należałoby, że miał on pewne wartości o charakterze formalnym. Powstało wiele środków wyrazowych, które później wykorzystało kino. Sam nurt natomiast nie wywołał większego zainteresowania widzów. Kino pozbawione fabuły czy jakiegokolwiek przesłania nie miało na to szans. Obrazy czy rzeźby wyjęte z naturalnej przestrzeni i sprowadzone do dwuwymiarowego ekranu nie stały się żadnym oryginalnym wkładem do rozwoju plastyki. Pozostał eksperyment inspirujący przyszłych twórców, a sam w sobie zamknął się w wymiarze ciekawostki historycznej. Dadaizm. Nie miejsce tu na szczegółowe omawianie tego kierunku w sztuce. Trzeba jednak podkreślić, że skoro w tym okresie we Francji dadaizm odgrywał ważną rolę, nie mogło go zabraknąć w awangardowych ruchach filmowych. Pojawiły się liczne eksperymenty, nie zawsze do dziś zachowane, ale na pewno godne odnotowania. Interesujące były dalsze próby łączenia plastyki z filmem, którym nurt dadaistyczny przydawał szczególnego charakteru. Filmy dadaistyczne charakteryzowały się improwizowanym przebiegiem akcji, alogicznością jej rozwoju, swobodną grą skojarzeń, absurdalnością i czarnym humorem. Wśród twórców tego kierunku wymienić warto Man Raya, tworzącego tzw. rejogramy, w których przedmioty i inne elementy odbijane były bezpośrednio na taśmie filmowej, co dawało oryginalne efekty. Jego dadaistyczne filmy to Niepokój, obraz części rozmontowanego budzika w szklanej szkatułce wypełnionej dymem, czy Cień lampy, feria spiralnych kształtów uzyskiwana przez rozwijanie abażuru. Za najbardziej reprezentatywny dla tego nurtu uchodzi natomiast film René Clera Antrakt. Niezwykłe pomysły plastyczne i przestrzenne zostały tu podporządkowane konkretnym obrazom mogącym wyzwalać mniej lub bardziej abstrakcyjne skojarzenia. Antrakt rozpoczyna się dość typową dla kina akcją. Odbywa się pogrzeb, maszerujący kondukt nagle przyspiesza i trumna wypada z katafalku. Za chwilę pojawiają się wielbłądy, a kamera poszukuje miejsc, które w zestawieniu z poprzednimi obrazami będą nas zaskakiwać, szokować, może zastanawiać. Surrealizm. Nurt ten znakomicie nadawał się do wykorzystania w filmie. Ciągi aluzji i skojarzeń, ferie pomysłów plastycznych i słownych, czy poetyka snu były elementami bliskimi kinu, zwłaszcza w fazie eksperymentowania charakterystycznego dla francuskiej awangardy. Klasycznym utworem filmowym tego kierunku stał się Pies andaluzyjski, którego autorami byli Hiszpan Louis Buñuel oraz Salvador Dali. To był prawdziwy szok. Rozpoczynająca film scena przecinania oka była początkiem przedziwnych obrazów i niezwykłych skojarzeń, czasem całkowicie pozbawionych związku z rzeczywistością. Mnogość interpretacji pojawiała się już wówczas, ale i dziś film ten jest utworem inspirującym. Przemawia przez niego nie tylko siła surrealistycznych skojarzeń, lecz również wielka magia kina. Warto tu zaznaczyć, że w 2 lata później Buñuel zrealizował swój kolejny film surrealistyczny – Złoty wiek, który w samym założeniu miał być ostrą rozprawą i satyrą panujących układów społecznych. Artysta świadomie wykorzystał do tego celu formułę sztuki surrealistycznej. Dzięki niej pokazał, że można o codziennych problemach mówić nie tylko dosłownie, ale z odniesieniem do pewnej poetyki, intelektualnej i emocjonalnej gry z widzem, że można stwarzać własną, indywidualną, artystyczną wizję świata. Ale filmowy surrealizm tego okresu to nie tylko utwory Louis Buñuela. Twórcami tego nurtu byli również m.in. Man Ray, autor Gwiazdy Morskiej, Germain Dulac i jego Muszelka i Pastor oraz Duchamp z filmami Akt schodzący po schodach, Mężatka obnażona przez swoich kawalerów i Anemic Cinema. Realizowali oni obrazy, najczęściej krótkie, w których istniały pozornie logiczne scenariusze, ale przeplatane zaskakującymi pomysłami, zwrotami akcji, mieszaniem rzeczywistości z fikcją. Mnożono skojarzenia i aluzje.
Filmowano mikroskopijne zwierzątka i powiększając je, straszono widzów potworami, żeby zaraz potem włączyć to w kontekst skojarzeń społecznych czy obyczajowych. Stwarzano iluzję mrugającego ekranu, zmuszając widza do wyszukiwania obrazów, treści, kontrastów. Włączano też przedziwne konstrukcje plastyczne, aby zaszokować widza. Część tych filmów nadal pozostawała w kręgu formalnych eksperymentów, ale niewątpliwym osiągnięciem kina surrealistycznego było udowodnienie, że wszelkie stosowane środki wyrazowe, które film w tym czasie stworzył, mogą być wykorzystane do przekazu treści, sensu, przesłania, że mogą być przydatne do tworzenia nastroju. Obraz awangardy francuskiej nie byłby pełny, gdyby nie wspomnieć o cudzoziemcach, którzy widząc nowatorskie trendy, postanowili właśnie we Francji stworzyć swe dzieła. Poprzednio pojawiło się już nazwisko Hiszpana Louis Buñuela. Interesujące utwory impresjonistyczne, z dużą dbałością o kompozycję kadru i z wielkim wyczuciem liryzmu filmowego, realizował Brazylijczyk Alberto Cavalcanti. Ten wędrujący filmowiec pojawiać się będzie w przyszłości jeszcze w wielu innych krajach. Z francuskich jego filmów warto wymienić Na przystani czy Mijają godziny. Pojawili się też goście ze Związku Radzieckiego, co częściowo miało związek z sytuacją polityczną i szukaniem azylu, także dla pracy artystycznej. Iwan Mozżuchin i Aleksander Wołkow nakręcili Gorejący stos, stosując w nim takie środki jak deformację tempa obrazu czy wprowadzanie obrazów negatywowych. Z Danii przybył znany już wówczas Karl Theodor Dreyer i właśnie tu, we Francji, stał się autorem jednego z największych dzieł kina niemego, do dziś utrzymującego się na czołowych miejscach list najlepszych filmów wszechczasów. Mowa oczywiście o Męczeństwie Joanny d'Arc. Arcydzieło to w mistrzowski sposób operowało najnowocześniejszymi wówczas środkami wyrazowymi kina. Jednak stwarzając niezwykły i adekwatny do treści klimat, było jednocześnie wołaniem kina o dźwięk. Duża ilość tekstu koniecznego dla przekazania sensu utworu wprowadzała istotne przeszkody w płynności montażowej. Zbyt często napisy musiały przerywać ciąg rewelacyjnie skonstruowanych obrazów. Epoka kina dźwiękowego zbliżała się nieuchronnie. Awangarda francuska dała kinu coś niezwykle cennego. Tendencja do eksperymentowania i odnowy była tak silna, że spowodowała rozkwit ogromnej ilości środków wyrazu, wzbogaciła język filmu o takie sposoby i możliwości, że wystarczyło ich dla wielu następnych pokoleń filmowców. Ten potężny arsenał nie zawsze był właściwie wykorzystywany. Czasem pozostawał w sferze formalnych eksperymentów. Niekiedy twórcom zabrakło inwencji, aby tę amunicję właściwie zastosować. Zostawili ją innym, którzy z bogatych odkryć francuskiej awangardy z lat 20. korzystają do dziś. W połowie lat 20. kino posiadało już swój bogaty język, potrafiło płynnie opowiadać, przekazywać ważne przesłania, operować nowoczesnymi środkami. Filmy były coraz dłuższe. W związku z tym obrazy ekranowe musiano łączyć z coraz większą ilością tekstu. Niestety był on pisany na osobnych tablicach, co rozrywało ciągłość obrazu i kolidowało z coraz precyzyjniej stosowanym montażem. Uciążliwość ta potęgowana była również niedogodnością oglądania coraz dłuższych utworów w milczeniu. Kino niemal od początku swego istnienia próbowało sobie z tym radzić. Premierom niektórych filmów towarzyszyły koncerty orkiestrowe. Pisano na te okazje specjalne partytury i w wielu kinach grano na pianinach i innych instrumentach. Ale te zastępcze środki przestawały wystarczać. Kontrastowały z szybko postępującym rozwojem języka filmowego. Istniała silna presja, i społeczna, i techniczna, do stworzenia możliwości trwałego połączenia ścieżki obrazowej z dźwiękową. Najpoważniejsze próby w tym zakresie rozpoczęli Amerykanie. Wytwórnia Warner Brothers przedstawiła w 1926 roku dźwiękową wersję Don Juana. Były to głównie próbne pokazy, traktowane jako ciekawostka czy kolejny eksperyment. Muzyka nie była jeszcze zapisana na taśmie filmowej, lecz odtwarzana z wibrafonu. W rok później odbyła się uroczysta premiera innego filmu, który oficjalnie rozpoczął erę kina dźwiękowego.
6 października 1927 roku wytwórnia Warner Brothers wprowadziła na ekrany kin amerykańskich film Alana Crosslanda Śpiewak jazz bandu. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli z ekranu muzykę. Bohaterem był wokalista jazzowy grany przez popularnego wówczas Al Jolsona, który śpiewał oraz mówił własnym głosem. Dziś brzmi to może banalnie i śmiesznie, wówczas robiło ogromne wrażenie. Ten pierwszy seans dźwiękowy rozpoczął prawdziwą rewolucję w kinie. Pojawiać się zaczęły następne filmy, które zdobywały coraz szerszą widownię, nie tylko amerykańską. Ekspansja nowego kina była szybka. Filmowcy upajali się możliwością stosowania nowej techniki. Czasem tylko dla zabawy i eksperymentu, później dla tworzenia nowych środków artystycznego wyrazu. Powstawały pierwsze w historii kina utwory w świadomy sposób wykorzystujące nowe możliwości, zaliczające się dziś już do kanonu klasyki filmowej. Jednym z pierwszych i najważniejszych takich przykładów mogą być Dusze czarnych Kinga Vidora z 1929 roku. Film wykorzystuje słowo mówione, muzykę, efekty i dramaturgicznie uzasadnioną ciszę do powiedzenia o ważnych problemach ówczesnej Ameryki. Pojawiła się wizja zarabiania na tej nowości, a razem z nią także nowe problemy prawne i artystyczne. Wynalazek został opatentowany, a patenty dotyczyły kolejnych technicznych sposobów zapisu dźwięku. Wytwórnie, rywalizując ze sobą, toczyły prawdziwe wojny. Kina musiały posiadać zgodę na stosowanie określonych systemów dźwiękowych. Zaczęła się masowa produkcja sprzętu, pojawiały się kolejne koszty, problemy prawne i licencyjne. W 1931 roku w Wersalu powstało pierwsze porozumienie dotyczące produkcji i rozpowszechniania filmów dźwiękowych, choć i to definitywnie nie zakończyło sporów i kłopotów. Jeszcze poważniej wyglądały problemy, które stanęły przed twórcami. Zachwyt nad urokiem filmowego dźwięku powodował, że przez pierwszy okres nie potrafili oni wyjść z grania i śpiewania. Nowe kino sprowadzili głównie do filmów muzycznych i przez jakiś czas nie potrafili się wyzwolić z tego wąskiego kręgu. Później powstał problem naturalistycznej rejestracji głosów. Dźwięczało dosłownie wszystko, co było widoczne na ekranie. Musiało minąć sporo czasu, ażeby filmowcy nauczyli się selekcjonowania dźwięków, wydobywania tych, które są naprawdę istotne, i modulowania ich głośności. Anegdotycznie dziś brzmi przykład damy mówiącej coś z ekranu, której słów nie dało się wyodrębnić z szelestu ubrań i pobrzękiwania biżuterii. Ale bodaj najpoważniejszym problemem była konieczność odezwania się aktora swoim własnym głosem. Nie każdy aktor potrafił przestawić się na nowy sposób gry, nie każdy dysponował odpowiednim radiofonicznym głosem. Aktorzy, stawiając na szale nawet swój cały dotychczasowy dorobek, często nie potrafili sprostać nowym zadaniom. Ośmieszali się, bywało, że kończyli swe kariery. Doskonałą ilustrację tego zjawiska przedstawili wiele lat później, w 1952 roku, Gene Kelly i Stanley Donen w filmie Deszczowa piosenka. To jeszcze nie koniec tych problemów. Pojawiły się przeszkody językowe. Napis w środku filmu można było umieścić dowolnie. W obcojęzycznym kraju wystarczało przełożyć planszę. Teraz powstała blokada językowa. Film mógł być niezrozumiały dla widzów za granicą. Próbowano więc różnych sposobów i choć to może dziś brzmi zabawnie, zdarzało się na przykład w tej samej dekoracji kilka razy kręcić tę samą scenę, za każdym razem w innym języku. Wspomnieć też warto o specyficznej metodzie niemego kina w Japonii, gdzie obok ekranu stali wyspecjalizowani aktorzy, tak zwani benshi, imitujący głosy bohaterów filmu. Forma ta była tak popularna, że na wiele lat przyhamowała w tym kraju wprowadzenie kina dźwiękowego, traktując je jako niechcianą nowość. Podobnie w Związku Radzieckim długo opierano się przed wynalazkiem. Tu jednak przeszkody miały charakter polityczny. Zbyt duża komunikatywność dźwiękowego filmu mogłaby wymknąć się spod kontroli i dać twórcom zbyt wiele swobody w tworzeniu obrazów niezgodnych z planami propagandowymi i w dodatku bardziej zrozumiałych dla szerokich mas. Inną ważną przeszkodą w narodzinach nowej epoki były dotychczasowe przyzwyczajenia, poglądy czy wręcz koncepcje kina.
To, co dotychczas było przedmiotem gry między aktorem a widzem, cała sfera wyobraźni, działania gestu i mimiki, zostało poddane ciężkiej próbie. Wygłaszanie tekstów zwalniało aktora z całej misternej pracy nad rolą, w ówczesnym rozumieniu. Spłaszczało pewne wypracowane już środki ekspresji. Dźwięk był przedmiotem ataków nie tylko widzów, ale także twórców i teoretyków kina. Warto w tym miejscu zacytować kilka znaczących wypowiedzi. Charlie Chaplin. Filmy mówione, możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia. René Clair. To groźne monstra, twory przeciwne naturze, dzięki którym kino stanie się ubogim teatrem, teatrem dla ubogich. Jean-Paul Sartre. Film przypomina pawia z bajki Pirandella. Demonstrował on w milczeniu swoje wspaniałe upierzenie i każdy go podziwiał. Zazdrosny lis przekonał go, że powinien śpiewać. Paw otworzył dziób i wydał wrzask, który wszyscy znamy. Karol Iżykowski. Kino umrze na słowo. Dziś już wiemy, że opór ten trwał tylko przez pewien czas, najdalej do połowy lat 30. Dźwięk stał się integralnym elementem kina, ważnym jego środkiem wyrazowym. Słowo, muzyka, rozmaite dźwiękowe efekty czy artystycznie stosowana cisza są dla współczesnego kina czymś niesłychanie ważnym i oczywistym. Filmowy dźwięk ulega dalszym przemianom i technicznym, i merytorycznym. Staje się wreszcie samodzielnym bytem w postaci oddzielnie prezentowanej muzyki filmowej czy ścieżek dźwiękowych. Francja, kolebka kina, wielokrotnie stawała się miejscem ważnych wydarzeń filmowych, była mecenasem dla wybitnych twórców. Tu powstawały nowe kierunki. Tak działo się w pierwszym dźwiękowym okresie kina w latach 30. Pojawiają się wówczas dwa wyraźne nurty poszukiwań drogi do widza, oba zmierzają w kierunku realizmu. Jest to być może chęć odwrócenia tendencji występujących wcześniej. Awangarda lat 20. dokonała wielkich odkryć w dziedzinie środków wyrazowych filmu, nie pozostawiła jednak zbyt wielu utworów, które byłyby bliskie życiu i mogły przyciągać tłumy do kin. Widzowie chcieli oglądać w kinie bohaterów podobnych do siebie i to nie w utworach importowanych, często zza oceanu, lecz w rodzimych. Jednym z twórców nurtu realistycznego był René Clair. Zrealizował on w tym okresie kilka komedii mocno zakorzenionych w rzeczywistości, opisujących życie prostych ludzi. Czynił to z dużą dozą humoru i ciepła, czym niewątpliwie pozyskał sporą grupę widzów. W bardzo dojrzałym warsztatowo filmie 14 lipca, odtwarzając radosną atmosferę Narodowego Święta Francji, pokazuje nam ludzi z różnych warstw społecznych we wspólnych zabawach, radościach i kłopotach. Samo życie, w dodatku trochę na wesoło, trochę na sentymentalnie. To się publiczności podobało, podobnie jak i inne filmy tego twórcy. W Milionie, obok zabawnych perypetii związanych z poszukiwaniem zagubionego losu loteryjnego, pojawiło się wiele piosenek, które zapamiętali i nucili później rozbawieni widzowie. Bohaterami filmu Niech żyje wolność są ludzie opuszczający więzienie i próbujący znaleźć swoje miejsce w życiu. Tę poważną, wydawałoby się, sytuację rozładowuje bajkowe wręcz rozwiązanie. Powstaje fabryka, w której samo się robi, a robotnicy odpoczywają i łowią ryby. Takie pomysły łatwo zdobywały uznanie publiczności. To przecież spełnienie marzeń, tęsknot, choć wymyślonych może ze zbyt dużą fantazją. Akcja kolejnego filmu, Pod dachami Paryża, rozgrywa się na ulicach przedmieść stolicy, a bohaterem jest prosty chłopak, podwórkowy śpiewak, uwikłany w konflikty z szajką złodziejską. Znów samo życie, znów radości i troski zwykłych ludzi. W tym realistycznym, populistycznym nurcie pojawiało się wiele innych filmów, pokazujących życie także w bardziej poważnym tonie. Wspomnijmy choćby Rudzielca, Juliena de Viviera, historię skrzywdzonego przez ojca i macochę chłopca, którego oddano do domu dziecka. Pensjonat Mimoza, Jacques'a Feydera, rzecz o miłości właścicielki pensjonatu do znacznie młodszego, 20-letniego młodzieńca, czy Boudou z Wód uratowany, Jeana Renoira. Film o kloszardzie uratowanym przez mieszczańskie małżeństwo, które na siłę próbuje go ucywilizować. Obrazy te są zapowiedzią nowego stylu komediowego, bliskiego codziennemu życiu. Obok tych filmów istniał nurt kina poważniejszego,
także mocno zakorzenionego w realiach, ale próbującego do życia podejść w sposób bardziej refleksyjny, często z zachowaniem dystansu lub zastosowaniem klucza poetyckiego. Nazwano ten nurt realizmem poetyckim, a ze względu na wymowę większości utworów pojawiała się też nazwa czarny romantyzm. Za głównych przedstawicieli uznać można Jeana Vigo, Marcela Carné i Juliena de Viviera. Młodo zmarły Jean Vigo zrealizował 3 filmy: A propos Nicei, Pałę ze sprawowania i Atalantę. Tego ostatniego nawet nie zdążył dokończyć. Ujawnił nieprzeciętny talent, opisywał rzeczywistość z ogromną wrażliwością, a jednocześnie gwałtownie i drastycznie. Niektóre jego pomysły bliskie były surrealizmowi. Nie był przez to lubiany. Pałę ze sprawowania, wielki bunt przeciwko systemowi wychowania szkolnego, przez kilkanaście lat zatrzymywała cenzura. Atalantę przemontowywano w czasie, gdy twórca umierał. Gorzką wymowę miały filmy Marcela Carné. Scenarzystą wielu z nich był Jacques Prévert. Przepojone były elementami filozofii egzystencjalnej, pełne zwątpienia w ludzką dobroć i w sens życia. Bohaterowie Ludzi za mgłą nie radzą sobie z trudami życia i kończą tragicznie. W dodatku główny bohater ginie w momencie pojawienia się jakiejś jaśniejszej perspektywy w jego życiu. Fatum jest jednak nieubłagane. Przestępca poszukiwany przez policję w filmie Brzask popełnia samobójstwo w momencie narodzin nowego, może szczęśliwszego dnia. W podobnej tonacji zrealizowane są filmy, które wyszły spod ręki Juliena de Viviera, zwłaszcza Pepe Le Moko i U schyłku dnia. Wszyscy ci twórcy kreowali mroczną rzeczywistość pełną bohaterów samotnych, bezradnych, skłóconych ze sobą i z całym światem, nierzadko kończących tragicznie swe życie. Czy było to poczucie nadchodzących nad Europę czarnych chmur faszyzmu? Istnieją i takie wyjaśnienia genezy tego nurtu. Przed przejściem do charakterystyki jeszcze jednej postaci francuskiego kina, warto dokonać ważnego spostrzeżenia. Nurt realistyczny, chcąc pokazać autentyczne postacie, wymusił stworzenie podstaw solidnego kina psychologicznego, a należy do nich niewątpliwie dobre aktorstwo. W tym czasie w filmach francuskich pojawiają się i tworzą swoje pierwsze kreacje m.in. Jean Gabin, Michel Simon, Charles Venel, Michel Morgan, Jean-Louis Barrault, Pierre Brosser, Daniel Darrieux, Fernandel i Jean Marais. Jean Renoir pojawił się już w kinie francuskim. Pora wrócić do tej postaci, gdyż właśnie w latach 30. powstał jeden z najgłośniejszych jego filmów Towarzysze broni. To utwór o przyjaźni dwóch uciekinierów obozowych w czasie I wojny światowej, o rozgrywkach między wrogimi wojennymi obozami i dyskurs o lepszym zrozumieniu się w obrębie klasy społecznej niż wśród własnego narodu. Pewne tezy tego filmu mogą być dziś wątpliwe, pozostaje jednak wzór starannego kina realistycznego, operującego perfekcyjną dramaturgią i wyśmienicie zagranego przez m.in. Jeana Gabina, Pierre'a Fresneya i Ericha von Stroheima. Reżyser w czytelny sposób przedstawia głębokie przesłanie, dokonuje wnikliwej analizy psychologicznej, podkreśla refleksje moralne, wskazuje na polityczną niejednoznaczność. Naziści zakazali rozpowszechniania tego filmu w Niemczech i we Włoszech, a w czasie II wojny światowej jego wyświetlanie było zakazane również we Francji. Goebbels uznał Towarzyszy broni, podobnie jak Pancernik Potiomkin, za wzór filmu propagandowego. Nie jest to jedyny film Renoira z lat 30. Na uwagę zasługują także Wycieczka na wieś, jakby antologia impresjonizmu, malarski obraz filmowy, który artysta poświęcił swemu ojcu, wielkiemu malarzowi Augustowi Renoirowi, oraz Zbrodnia pana Langa, realistyczny obraz urzędników bliski wielu współczesnym widzom, a jednocześnie umiejętnie połączony z wątkiem kryminalnym. Ważnym filmem były też Reguły gry. W zamku odbywają się przyjęcia i zabawy, w których udział bierze stałe grono osób. Nie przeszkadzają im wzajemne intrygi, oszustwa, specyficzny kodeks moralny. W towarzystwie pojawia się zaproszony po raz pierwszy człowiek, który nie jest w stanie przyjąć tych reguł. Gość zakłóca sielską atmosferę. Dopiero jego śmierć pozwala przywrócić wszystko do normy. Cyniczny i ironiczny to utwór, pozornie oderwany od codzienności, ale w gruncie rzeczy porusza problemy moralne dotyczące każdego człowieka. Francuskie kino lat 30. okazało się niezwykle bogate.
kolejny raz w swej historii pokazało, że godne jest miana kolebki kinematografii. Początki kina brytyjskiego charakteryzowały się powstawaniem ogromnej ilości małych wytwórni. W pierwszym dziesięcioleciu było ich kilkaset. Trudno było w takiej sytuacji myśleć o większych produkcjach. Jednak duża konkurencja stała się motorem wynalazczości. Aby utrzymać się na rynku, trzeba było stale widzów zaskakiwać czymś nowym. Mówiliśmy już o odkryciach planów filmowych przez Brightończyków. Niektórzy historycy twierdzą, że kino angielskie znało takie środki wyrazowe, jakie w innych krajach musiały jeszcze długo czekać na swój czas. Niestety owo rozproszenie wytwórni nie sprzyjało ani dobrej dystrybucji, ani eksportowi filmowych wynalazków. Przyhamowało także rozwój filmu fabularnego, wymagającego zwykle większych nakładów i dłuższego czasu realizacji. Łatwiej było natomiast realizować filmy dokumentalne i właśnie one stały się w początkowym okresie kina brytyjską specjalnością. Anglicy stworzyli znaną na całym świecie szkołę dokumentu i w filmie fabularnym byli na ogół realistami. Twardo i ściśle trzymali się rzeczywistości, tworząc z tego mocną stronę swojej kinematografii. Dokumentalne filmy z początku wieku nie opisywały tylko Anglii i jej problemów. Powstałe dokumenty obejmowały tematykę od czysto geograficznej i przyrodniczej do utworów społecznych czy etnograficznych. Później, w latach 30., dokument brytyjski był jednym z najbardziej interesujących zjawisk w kinie światowym. Filmy te były perfekcyjnie zrealizowanymi obrazami w rzetelny i drobiazgowy sposób opisującymi rzeczywistość. Miały charakter informacyjny, ale przyjmowały również funkcje wychowawcze, czy, mówiąc brutalniej, propagandowe. Pokazywały zazwyczaj rzeczywistość przez pryzmat określonej tezy i starały się widza do takiego właśnie punktu widzenia przekonać. Tworzono również dokumenty inscenizowane, w których jeszcze łatwiej można było takie właśnie założenia realizować. Najważniejsze utwory i twórcy tego nurtu to Poławiacze śledzi Johna Griersona, Pieśń Ceylonu oraz Nocna poczta Basila Wrighta, Świat bogactwa Paula Roffa, Ładunek z Jamajki, Przemysłowa Anglia, a także Wieś idzie do miasta Stevena Taylensa. Początki angielskiego filmu fabularnego to lata 10, ale pierwszy okres nie przyniósł poważniejszych osiągnięć. Istotne okazały się dopiero lata 30, w których władze państwa uchwałą parlamentu wprowadziły ochronę własnych dóbr kulturowych i warunki do zachowania niezależności, co w znacznej mierze pomogło rozwojowi narodowej kinematografii. Pojawili się młodzi filmowcy, m.in. Carol Reed, z interesującymi koncepcjami, w dodatku zgodnymi z oczekiwaniami publiczności. Chodziło tu o tak zwane filmy o chlebie z masłem, czyli będące blisko życia, zwłaszcza ludzi biednych, przeciętnych. Realizację filmów rozpoczął Alfred Hitchcock, który już w swoim pierwszym angielskim okresie zrealizował 23 filmy, pokazując nieprzeciętny talent. Pojawił się niezwykły gość z Węgier, Aleksander Korda, który swymi producenckimi pomysłami zrewolucjonizował kino angielskie. Rozpoczął on od wprowadzenia na ekran filmów o prywatnym życiu znanych postaci historycznych, takich jak Henryk VIII, Katarzyna II, Rembrandt, Helena Trojańska. Choć opowieści te nie zawsze były zgodne z faktami historycznymi, zdobywały sobie ogromną popularność, ożywiły system dystrybucji filmowej i stały się źródłem finansowania innych przedsięwzięć kinematografii. Aleksander Korda, dążąc do większego znaczenia i atrakcyjności brytyjskiej kinematografii, sprowadzał do Anglii znanych artystów, którzy tu realizowali swoje filmy. Jego gośćmi byli m.in. Marlena Dietrich, René Clair, Marcel Carné, Jacques Feder. Innym znanym producentem był Arthur Renck, którego filmy poprzedzane były charakterystyczną postacią półnagiego mężczyzny uderzającego młotem w gong. Początkowo zainteresowany filmem jako środkiem propagandowo-reklamowym, szybko stał się znaczącą postacią w kinematografii. Był właścicielem kilku wytwórni i sieci kin. Przez kilkadziesiąt lat skupiał największych twórców, u niego powstawały najważniejsze filmy angielskie, począwszy od lat 40. W dziejach kina brytyjskiego pojawiło się wiele znaczących utworów. Kilku twórców można dziś uznać za klasyków światowego kina. Oto ważniejsze przykłady. Nieuchwytny Smith Leslie'ego Howarda. Tytułowy profesor Smith, angielski archeolog, udaje się do Niemiec na krótko przed wybuchem II wojny światowej.
W wyniku różnych zbiegów okoliczności ratuje wielu młodych ludzi przed nazistowskimi prześladowaniami. Film utrzymany był w tonie komedii sensacyjnej i wzbudził ogromne zainteresowanie. Leslie Howard, jeden z najwybitniejszych aktorów angielskich, zrealizował własny film, grając w nim jednocześnie główną rolę. Później, jeszcze w czasach wojny, nakręcił kilka podobnych utworów i jeździł z antyfaszystowskimi odczytami po Europie. Zginął w samolocie zestrzelonym przez Niemców w 1943 roku. Henryk V, Hamlet, Ryszard III, Lorenza Oliviera. Wielkie filmy szekspirowskie zrealizowane przez aktora i reżysera teatralnego specjalizującego się w klasycznych inscenizacjach dramatów Szekspira. Potrafił stworzyć na ekranie dzieła, które nie są prostym przeniesieniem tych utworów, lecz ich bogatą filmową wizją. Niepotrzebni mogą odejść. Karola Rida. Wydaje się być filmem sensacyjnym. Początek przypomina klasyczny kryminał, potem jednak obserwujemy, jak wykreowany świat coraz bardziej osacza głównego bohatera. Szybko spostrzegamy, że wielka epopeja na temat ludzkiej egzystencji, filozoficzna refleksja nad naszym światem, świetne kino psychologiczne. Film ten, oglądany dziś, po ponad 50 latach, jest stale aktualnym i ważkim utworem. Trzeci człowiek Karola Rida. Do powojennego Wiednia, podzielonego na strefy okupacyjne, przybywa Kanadyjczyk nieznający europejskich realiów. Przyjeżdża do przyjaciela, który w tym właśnie czasie ginie, zaplątany prawdopodobnie w jakąś polityczną aferę. Przy zbrodni widziano trzech ludzi, zaś w oficjalnym śledztwie zeznaje dwóch. Rodzi się pytanie, gdzie jest trzeci człowiek? Ta zagadkowa sytuacja staje się punktem wyjścia niezwykłych obserwacji i sensacyjnych wydarzeń. Scenarzystą filmu był znany pisarz Graham Greene, a w głównej roli wystąpił sam Orson Welles. Spotkanie Davida Lina. Prosta historia miłosna staje się wnikliwym studium psychologicznym dwojga ludzi. Nie są oni zdolni prawdziwie pokochać, odczuwać. Wypełnia ich wewnętrzny chłód, omamiający kompleksy, a jednocześnie oboje ogromnie pragną emocjonalnego zbliżenia. Wspaniały obraz mentalności i obyczajowości powojennych czasów. W latach 50. Anglicy ponownie wracają do tematyki wojennej. Filmy te mają charakter niezwykle tragiczny, w dramatyczny sposób opisują rzeczywistość tamtego czasu. Wcześniejsze filmy wojenne zdobywały się na swoistą lekkość mówienia o wojnie, konfrontowały angielski humor z niemiecką bufonadą, bywały ironiczne. Teraz, po latach, widoczna jest gorzka refleksja, zdecydowanie pacyfistyczny ton. Poniższe tytuły należą do najgłośniejszych, podobnych utworów powstało znacznie więcej. Okrutne morze Charlesa Frenda. Rzecz dzieje się na morzu podczas wojny, jednak tematem filmu nie jest konflikt międzynarodowy, ale analiza ludzkich zachowań w obliczu niebezpieczeństwa. Główny bohater, kapitan statku, aby ratować cały konwój, poświęcić musiał życie angielskich rozbitków. Praktycznie skazał ich na śmierć. Friend pokazał, iż niejednokrotnie wraca się z wojny nie tylko z okaleczonym ciałem, ale co tragiczniejsze, z okaleczonym sumieniem. Rozkaz zabić Antoniego Esquita. Prezentuje problematykę etyczną związaną z wojną. Bohaterem jest amerykański lotnik, niezwykle skomplikowana pod względem psychologicznym postać. Ma on za zadanie wykonać wyrok śmierci, co do słuszności którego nie jest przekonany. Robi to nieudolnie i w okrutny sposób, a później okazuje się, iż jego przypuszczenia były słuszne. Film dobitnie ukazuje, w jaki sposób wojna może zmienić człowieka w ludzki strzęp i wypaczyć jego psychikę. Most na rzece Kwai Davida Lina. Obraz ten zapoczątkował serię superfilmów realizowanych przez brytyjskich filmowców za amerykańskie pieniądze. Po raz pierwszy też nie pojawia się tu jednoznaczna ocena moralna postępowania bohaterów. Akcja filmu rozgrywa się w japońskim obozie dla brytyjskich jeńców wojennych, którzy pracują przy budowie mostu na rzece Kwai. Utwór jest mistrzowską analizą psychologiczną postępowania czterech głównych bohaterów i ich wewnętrznych konfliktów. Rozwijało się oczywiście i kino komediowe. Najlepszymi przykładami angielskiego poczucia humoru są takie filmy jak Szlachectwo zobowiązuje Roberta Hamera, cynicznie i beznamiętnie opowiedziana historia kandydata do tytułu księcia Descoigne, Szajka z Lawendowego Wzgórza Charlesa Craighonta oraz należący dziś do klasyki światowego kina Jak zabić starszą panią Aleksandra McKendricka. W
produkcji takich filmów wyspecjalizowała się wytwórnia Ealing. Powstające tu komedie kryminalne zyskały ogromną popularność w Anglii i poza jej granicami i właściwie do dziś są niedościgniętym wzorem gatunku. Filmy te charakteryzowały się perfekcyjną realizacją. Akcje kryminalne przeprowadzone w nich były zawsze z pełną precyzją, a konstrukcja filmów powodowała, że widz przeżywał nie tylko dreszcz emocji, ale doskonale się bawił. Działo się to głównie za sprawą świetnie pomyślanych scenariuszy oraz trafnego doboru aktorów. Najbardziej znaną postacią był tu Alec Guinness, grający w większości tych filmów i stwarzający niezapomniane kreacje. Nie można nie wspomnieć o filmach, które dla Anglii stały się niesłychanie ważne ze względu na legendarną czwórkę. Ogromna światowa sława Beatlesów oraz moda na filmy muzyczne sprawiły, że powstały takie obrazy jak Richarda Restera The Beatles, Noc po ciężkim dniu, Na pomoc. Brzmią w nich najlepsze dźwięki muzyki Beatlesów, a pomysłowość Lestera sprawiła, że przez cały czas odczuwamy specyficzny klimat i absurdalny dowcip emanujący z ekranu. Dodać warto, że po kilku latach powstał jeszcze jeden film oparty na piosenkach tego zespołu, zrealizowana w technice animacji Żółta łódź podwodna. Charakterystyczne dla kinematografii brytyjskiej było też przemieszczanie się twórców między wyspą a Stanami Zjednoczonymi. Niewątpliwym ułatwieniem był brak bariery językowej, stąd wiele takich migracji. Wiemy już o wielkich Anglikach, Charlie Chaplinie i Alfredzie Hitchcocku, którzy wiele swych dzieł zrealizowali w USA. Wracali oni jednak do kraju i tu tworzyli swe ostatnie w życiu filmy. Chaplin, Króla w Nowym Jorku, Hitchcock, Szał i Intrygę rodzinną. W Anglii z kolei realizowali swe dzieła wielcy twórcy amerykańscy i nie tylko. Warto przytoczyć kilka takich utworów: Mechaniczna pomarańcza i Doktor Strangelove Stanleya Kubricka. Oto jest Głowa zdrajcy Freda Zinnemana, Wzgórze Sidneya Lameta, Powiększenie Michelangelo Antonioniego, Romeo i Julia Franco Zeffirellego, Wstręt, Matnia i Tragedia Macbetha Romana Polańskiego. Na szczególną uwagę zasługuje Amerykanin Joseph Losey, który po kłopotach z Komisją do Badań Działalności Antyamerykańskiej przeniósł się do Anglii i tu zrealizował swoje największe dzieła. Wiele z nich weszło już do klasyki światowego kina. Oto niektóre. Fabryka Nieśmiertelnych. Próba stworzenia oryginalnego obrazu fantastyczno-naukowego. W zamkniętych i odizolowanych od świata pomieszczeniach trwa hodowanie dzieci odpornych na promieniowanie atomowe. Kandydatów na jedynych przyszłych mieszkańców Ziemi po ewentualnej katastrofie nuklearnej. Groza ma tu przede wszystkim charakter intelektualny. To wielka przestroga w czasach wyścigu zbrojeń i niebezpiecznego eksperymentowania. Służący. Tkwiący w tradycjach teatralnych utwór napisany przez Harolda Pintera jest ostrą satyrą społeczną zawierającą głęboką analizę psychologiczną. To także początek wielkich kreacji aktorskich Dirka Bogarda. Za Króla i Ojczyznę. Jeden z najbardziej wstrząsających utworów pacyfistycznych. Młody, naiwny, niedoświadczony chłopak zostaje skazany za dezercję. Wyrok musi zostać wykonany ze względów prewencyjnych. Tragedia dotyczy i ofiary, i katów. Wszechobecna sceneria szarości, brudu, błota nadaje filmowi szczególnie okrutnej wymowy. Wypadek. Tytułowy wypadek jest pretekstem do wydarzeń odsłaniających prawdy o bohaterach, często brutalnej, nieprzewidywalnej. Pozorna analiza środowiska naukowego daje się łatwo uogólnić. To sarkastyczne spojrzenie na współczesne społeczeństwo. Pełno w tym filmie ironii, goryczy, elementów surrealistycznych. Posłaniec. Dziecko pełniące rolę tytułowego posłańca, włączone w subtelną grę dwojga zakochanych, pełni rolę katalizatora wielu wydarzeń splatających się w tej przepięknej opowieści z czasów wiktoriańskiej Anglii. Bogate obserwacje psychologiczne, cudownie tworzony klimat filmu, świetne aktorstwo, m.in. Julie Christie i Alana Batesa. Żeby dopełnić obraz dziejów kina brytyjskiego, należałoby wspomnieć jeszcze o Szkole Młodych Gniewnych z przełomu lat 50. i 60. oraz późniejszych filmach tych reżyserów. Dane na ten temat pojawią się w rozdziale Nowa Fala. Kino ma już ponad 30 lat. Jest w pełni dźwiękowe, posiada bogaty aparat środków wyrazowych, coraz bardziej nowoczesnych. Pokazało, że potrafi być świetną rozrywką, ale może też bardzo poważnie mówić o istotnych problemach.
Wśród ekranowych utworów pojawiły się i takie, które w pełni zasłużyły na miano sztuki. Publiczności w kinach zaczyna przybywać, ale jest ona coraz bardziej wymagająca. Uwagi te mogą dotyczyć nie tylko kinematografii amerykańskiej, tu jednak lata 30. są szczególnie burzliwe i bogate. Produkcja filmowa nabiera cech wielkiego przemysłu, powstają pierwsze wielkie filmowe fortuny, a na ekranie pojawiają się nowe trendy, ważne tematy, dalsze pomysły dialogu z widzem. Wyznacznikiem koncepcji kina amerykańskiego w latach 30. stał się stosunek do rzeczywistości. Powstały dwie silne, przeciwstawne sobie tendencje. Pierwsza głosiła, iż kino powinno czynić wszystko, aby oderwać widza od spraw codziennych, druga zaś, że powinno być tej rzeczywistości odzwierciedleniem. Pierwszy nurt spotkać można w następujących rodzajach i grupach filmów. Filmy muzyczne, zwłaszcza rewiowo-operetkowe. Wprowadzony niedawno dźwięk sprawił, iż publiczność szczególnie zainteresowała się filmami, w których śpiewano, grano i tańczono. Cieszyły się one dużą popularnością. Realizowane były także przez przybyszów z Europy, wśród których na szczególną uwagę zasługiwał Ernst Lubitsch z filmami Wesoła wdówka, Wesoły porucznik, Czar walca. Stworzył on wiele głośnych utworów, jak choćby Ninoczka z Gretą Garbo, Sztuka życia z Gary Cooperem, czy Być albo nie być. Filmy przygodowe. Królowało tu wszystko, co egzotyczne i oryginalne. Przez ekrany przetaczały się dziwne krainy, wszelkie odmiany Tarzanów i Frankensteinów. Najważniejsza była wartka akcja oraz zaskoczenie i umiarkowane straszenie widza. Kino familijne. Szczególnie popularne były sagi rodzinne. Najczęściej beztroskie opowieści do oglądania przez najmłodszych i najstarszych. Pojawiały się piękne filmy o zwierzętach, typu Powrót Lessie. Wielką atrakcją były też ekranowe Cudowne dzieci ze słynną Shirley Temple na czele. W tym czasie rozpoczął swoją działalność Walt Disney. Szybko zdobył serca Amerykanów, niebawem jego filmy pojawiły się niemal na całym świecie. Powstawały kluby fanów Myszki Miki, Kaczora Donalda i innych postaci z jego filmów. Ci animowani bohaterowie bawili i uczyli najmłodszych widzów. Mieli też wpływ na dorosłych. Próbowano pewnych działań typowo propagandowych, na przykład Kaczor Donald namawiający do wstąpienia do armii. W 1938 roku powstał pierwszy pełnometrażowy film rysunkowy – Królewna Śnieżka. Krótko po niej pojawiły się Kopciuszek, Pinokio i Bambi. Komedie. Następuje zmierzch burleski i prostych utworów komediowych. Część wielkich twórców tego stylu kończy swą karierę, inni próbują nowych form. Tak stało się z Charlie Chaplinem, który pogodził się wreszcie z wynalazkiem dźwięku i zaczął realizować filmy fabularne. Nadal występuje w nich jako mały człowieczek zagubiony w okrutnym świecie, ale historie przez niego opowiadane są już znacznie bogatsze, zarówno w treści fabularne, jak i przesłania. To w tym okresie powstają Światła wielkiego miasta i Dzisiejsze czasy. Triumfy święcą bracia Marx. Ich humor przekracza często wszelkie granice absurdu. Jako pierwsi wprowadzają dowcip słowny. W początkach kina dźwiękowego ten rodzaj humoru staje się niesłychanie ważny, a ci właśnie twórcy są bezkonkurencyjnymi mistrzami w mnożeniu powiedzeń i dialogów, które wówczas powtarzane były przez wszystkich, a dziś brzmią jak klasyczne cytaty. Najbardziej znane spośród ich filmów to Kacza zupa, Noc w operze, Noc w Kasablance, Końskie pióra, Małpi interes czy Dzień na wyścigach. Odmienny typ komedii z tamtych lat zapoczątkował Frank Capra. Bohaterowie jego filmów zmagali się z codziennym życiem, które zawsze obfitowało w niespodzianki, bardziej lub mniej prawdopodobne. Ciepły, życzliwy i lekko ironiczny stosunek do tych bohaterów wywoływał aprobatę widowni, a jeden z czołowych utworów Franka Capry, Ich noce, zdobył w 1934 roku aż 5 najważniejszych Oscarów. Z innych dokonań tego twórcy wymieńmy jeszcze Pana z milionami, Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu, czy Arszenik i stare koronki. Kobiety na ekranie. Początkowo nurt ten był bardzo bliski życiu. Pokazywał kobiety niezależne, związane z ruchami emancypacyjnymi, konfrontując ten styl życia z szerszą rzeczywistością, w której występowały one często jako anonimowe, skromne, zapracowane, żyjące w cieniu mężczyzn. Nurt ten jednak dość szybko zaczął odbiegać od realiów i przekształcać się w wielkie, romantyczne melodramaty z udziałem gwiazd.
Bohaterki filmów przeżywały to, o czym przeciętna Amerykanka jedynie marzyła. Pragnienia kobiet spełniały na ekranie Greta Garbo, Bette Davis i Joan Crawford. Druga tendencja, dominująca w kinie amerykańskim lat 30., zakładała silne zbliżenie do życia, wierny opis rzeczywistości i próbę jej naprawy. Filmy te przedstawiały problemy ludzi biednych, ich nędzę materialną i moralną. A pamiętać trzeba, że były to lata wielkiego kryzysu, prohibicji, nasilającej się przestępczości. Tematyka ta pojawia się w Gronach gniewu według Steinbecka i Tytoniowej drodze według Caldwella Johna Forda, w Naszym chlebie powszednim Kinga Vidora, w Ślepym zaułku Williama Wailera, czy w Myszach i ludziach według Steinbecka Louisa Milestone'a. Najdobitniej jednak problemy te ukazywały filmy gangsterskie. Ich rozrywkowy i popularny charakter nie przeszkodził w dokonywaniu poważnej analizy patologicznych zjawisk, ani w nakreślaniu prawdziwych, przejmujących sylwetek ludzkich. Próbowano scharakteryzować świat gangsterów i przestępców i poddać go społecznemu osądowi. Kino postawiło sobie bardzo wysoką poprzeczkę i, trzeba stwierdzić, znakomicie sobie z nią poradziło. Przypomnijmy niektóre z tych utworów. Mały Cezar Mervina Leroya ukazuje brutalny świat gangsterski bez zasad, bez honoru, twarde dążenie do zdobywania pieniędzy i władzy, bezlitosne traktowanie każdego, kto stoi na przeszkodzie. Sensacyjna fabuła była dla widza atrakcją, ale nie pozwalała mu na akceptowanie pokazywanego zła. Wydźwięk moralny filmu był jednoznaczny. Główną rolę zagrał tu Edward G. Robinson. Człowiek z blizną Howarda Hawksa pokazuje bezwzględnych przestępców wyznających zasady śmierć frajerom i zawsze robię to, co chcę. Za cenę zdobycia władzy i pieniędzy można zdradzić, a nawet zabić przyjaciela, ograbić każdego. Przesłanie filmu wyraźnie zmierzało ku pytaniom o możliwość zmiany tego stanu rzeczy, dążyło do powszechnej jego dezaprobaty. Aniołowie o brudnych twarzach Michaela Curtiza. Bardzo ważny dyskurs o młodych ludziach wkraczających na drogę przestępstwa. Bohater, znany już jako groźny bandyta, wraca w swoje rodzinne strony. Jego życie imponuje kolegom, których wciąga w swoje sprawy. Sam dokonuje zbrodni i zostaje skazany na karę śmierci. Na prośbę księdza, kolegi z dziecięcych lat, a może i z własnej słabości, tuż przed egzekucją okazuje strach, poniża się. Upada mit twardziela. Pojawia się szansa na zniszczenie demoralizującej legendy o wielkim gangsterze. Tym filmem rozpoczyna się kariera aktorska Humphreya Bogarta. Jestem zbiegiem Mervina Leroya. Prezentuje problem więziennictwa. Ukazuje niesprawiedliwe i brutalne traktowanie więźniów, apelując tym samym o zmianę systemu. Jeżeli walczy się ze złem, nie można samemu stosować bezprawnych i niemoralnych metod. Taka jest jedna z tez tego filmu. Jestem niewinny Fritza Langa. Nie jest to typowy film gangsterski. Porusza jednak ważne problemy patologii społecznych. Piętnuje nienawiść, zemstę, zbiorowy samosąd, próbę linczu. Znakomitą kreację stworzył tu Spencer Tracy. Kino w Związku Radzieckim nadal podlegało intensywnemu upolitycznieniu i traktowane było przez władze przede wszystkim jako środek propagandowy. Pozwalano wprawdzie czasem na nieco bardziej niezależną twórczość, ale była ona z założenia marginalna i nie zawsze rozpowszechniana. Początkowo mechanizmy polityczne ogarniały kino w sposób żywiołowy i dość chaotyczny. Z czasem, już w latach 30., system nadzoru nad wszelką twórczością i jej upowszechnianiem był coraz precyzyjniej obmyślany i z konsekwencją wprowadzany w życie. Dźwięk w kinie okazał się bardzo pomocny w przekazach propagandowych, ale pojawiła się obawa wykorzystania go w niekontrolowany sposób. Wzmożono zatem nadzór nad tą najważniejszą ze sztuk. Ówczesne kino musiało więc podlegać oficjalnym zasadom realizmu socjalistycznego i realizować sztandarowe hasło artysta inżynierem ludzkich dusz. Był to slogan w ustroju totalitarnym szczególnie groźny. Usprawiedliwiał bowiem wszelkie formy manipulowania ludźmi. Powstające filmy musiały odpowiadać także innym zasadom formułowanym odgórnie, takim jak konieczność zachowania typowości bohatera, ograniczanie jego indywidualności i prawa do prywatności, dialektykę i romantyzm rewolucyjny. Za sztandarowy utwór tamtej epoki, spełniający niemal w podręcznikowy sposób te wymogi, uznać można film Georgija i Siergieja Wasiliewów Czapajew. Tytułowy bohater, wywodzący się z prostego ludu, przez lata kształtuje swe słuszne postawy rewolucyjne i staje się cenionym dowódcą Armii Czerwonej.
buduje swoją legendę i staje się wzorem dla przyszłych pokoleń. Aby stworzyć aurę sympatii dla bohatera, twórcy obdarzają go dużym poczuciem humoru, co istotnie pomaga filmowi w zdobyciu ogromnej widowni. Z innych utworów przestrzegających wiernie zasad realizmu socjalistycznego wymienić należałoby trylogię o Maksimie Grigorija Kozincewa, Delegata floty Josifa Heifica i Aleksandra Zarchiego, Człowieka z karabinem Siergieja Jutkiewicza czy My z Kronsztadu Jefima Dzigana. Kino polityczne było w tym czasie w Związku Radzieckim najważniejsze. Narzucane filmowcom tematy przedstawiały wszystko, co związane z rewolucją i jej pozytywnymi efektami dla życia kraju, bohaterstwo wojenne, aktualne problemy określane przez zjazdy partii, na przykład rozkułaczanie wsi, czujność, jeden z najważniejszych tematów. Pojawiały się tu filmy o szukaniu wrogów ludu, nawet w najbliższej rodzinie, i denuncjowaniu ich w świetle prawa i nowej moralności. Klasycznym przykładem był tu film Iwana Pyrjewa Legitymacja partyjna. Filmy biograficzne. Miały one za zadanie opisywanie wielkich bohaterów, carów, przywódców wojskowych i ukazywanie ich jako nieprzeciętnych, a przez to uprawnionych do pełnej władzy nad innymi. W założeniu filmy te powinny być zawsze aluzjami do postaci Stalina. Później zrezygnowano z tego kamuflażu i zalecano realizowanie filmów afirmujących wielkiego wodza. Kino radzieckie lat 30. i 40. miało jednak jaśniejsze strony. Niewątpliwie można do nich zaliczyć twórczość Grigorija Aleksandrowa, którego znakomite komedie muzyczne z niezapomnianą Lubow Orłową do dziś nas bawią. Filmy te są świadectwem tamtych czasów, mentalności ówczesnych ludzi oraz nieprzemijającej żywotności tradycji i dobrych obyczajów. Do najważniejszych w tej grupie należą Świat się śmieje, Cyrk i Wołga Wołga. Innym pozytywem tego okresu była spora ilość filmów dla dzieci i młodzieży. Powstało wiele adaptacji znanych w świecie bajek, w tym ludowych rosyjskich. Przenoszono na ekran utwory Jacka Londona i Juliusza Verne. To z tamtego okresu pochodzą Dzieci kapitana Granta, 15-letni kapitan, Biały kieł, Kopciuszek, Konik garbusek i Złoty kluczyk. W latach 30. i w okresie II wojny światowej kino posiadało już bogatą paletę środków wyrazu. Wykorzystywane one były do tworzenia dzieł wielkich i nikt nie ma już wątpliwości, że kino jest sztuką, że ma własny język i stylistykę. Film jest znakomitą rozrywką, ale jest też świadkiem swoich czasów. Potrafi je dokumentować i mówić o nich poważnie. Może nawet poprzez swą ogromną popularność i coraz większy dostęp przekazywać poglądy, wpływać na postawy ludzi, kształtować młode charaktery. Ma to niewątpliwe zalety, ale bywają sytuacje, gdy możliwość ta staje się niebezpieczna i groźna. Zwłaszcza gdy ów silny instrument społecznego oddziaływania podlega decyzjom ludzi nieodpowiedzialnych, złych. Bywało tak nieraz w kinematografii, a skrajnym tego przykładem było wykorzystanie filmu przez polityków faszystowskich w Niemczech i we Włoszech. Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku. Niemcy. Od 1933 roku zaczyna się stopniowe i coraz bardziej dotkliwe ograniczanie swobód twórczych. Faszystowskie państwo przyjmuje monopol nad wszelkimi przejawami życia kulturalnego. Kinematografia zostaje podporządkowana Ministerstwu Propagandy, zaś nadzór nad nią obejmuje osobiście Goebbels. W rok później Parteitag ustala szczegółowe zasady uprawiania twórczości artystycznej. Jest to wymóg apoteozy, wodzostwa, rasy i wspólnoty narodowej. Jednocześnie wprowadzone zostają dwa rodzaje cenzury. Represyjna, działająca po ukazaniu się dzieła i najczęściej je kasująca wraz z konsekwencjami wobec twórcy, oraz prewencyjna, kontrolująca scenariusze przed skierowaniem do realizacji lub wręcz określająca charakter przyszłych, słusznych utworów. Ponadto twórcy muszą być zrzeszeni w związkach zawodowych. To pozwala im w ogóle na pracę, a władzom daje pełniejszą nad nimi kontrolę. Zasady faszystowskiej opieki nad kinematografią dotyczyły również krytyki. W 1936 roku wydany zostaje dekret zezwalający jedynie na opisywanie filmów z pominięciem ich wartościowania oraz na pisanie informacji z planów filmowych, z życia aktorów. Powstają też recenzje filmów ocenionych przez władze pozytywnie i te publikowane są niejako obligatoryjnie. Zdaniem Goebbelsa niedoścignionym wzorem filmu propagandowego był Pancernik Potiomkin. Polityk ubolewał, że w niemieckim kinie pod jego rządami nie powstał taki utwór. Próbował jednak narzucić filmowcom swe koncepcje wzorcowego kina. Starał się również, by twórcy o znanych już nazwiskach
weszli w krąg faszystowskiego kina, by służyli tej polityce. Czasem się to udawało. W wielu filmach z tego okresu występował na przykład Emil Jannings, pamiętny portier z filmu ekspresjonistycznego, ale na szczęście takich przypadków było niewiele. Najważniejsi twórcy z minionego okresu stali się bezrobotni. Niektórzy wyemigrowali do USA. Znamienny jest tu przypadek Fritza Langa, któremu zaproponowano stanowisko szefa niemieckiej kinematografii. Poprosił on wówczas o 48 godzin do namysłu i udało mu się w tym czasie przekroczyć Atlantyk. Powstało jednak w tamtych czasach wiele filmów, które prezentowały pożądane przez władze poglądy i były w Niemczech masowo oglądane. Oto niektóre z nich. Hitler Junge Quecks, Hansa Steinhoffa. Młody chłopak, pochodzący z marginesu społecznego, dostaje się do oddziału sprawnych, imponujących mu członków Hitlerjugend. Poznaje piękne życie, pojawiają się przed nim wspaniałe perspektywy. Ojciec chłopaka, komunista i przeciwnik nazizmu, dowiaduje się o tym i katuje syna na śmierć. W scenie finałowej hitlerowska organizacja urządza chłopcu honorowy pogrzeb. Robert Koch, Heinza Steinhoffa. Historia wielkiego odkrywcy, który uczynił całe swoje życie i osiągnięte sukcesy wielkim darem dla ojczyzny. Taki wydźwięk filmu był szczególnie pozytywnie przyjęty przez władze. Naziści ocenili jego treść jako szczególnie wartościową państwowo, politycznie i artystycznie. Kolberg, Wajta Harlana. Ukazuje obronę twierdzy Kolberg, czyli Kołobrzegu, przed atakiem Francuzów w latach 1806-1808. Następuje maksymalna mobilizacja sił i triumf nad wrogiem. Ten wzorcowy nacjonalistyczny film miał służyć nakłanianiu narodu do walki mimo ewidentnej sytuacji klęski pod koniec wojny. Nie było ważne, widoczne przeinaczanie faktów historycznych ukazywanych w tym filmie. Żyd Sis, Wajta Harlana. Klasyczny utwór antyżydowski, będący realizacją nazistowskiej zasady apoteozy rasy. Żyd Sis dostaje się do niemieckiego miasta jako doradca finansowy księcia Wittenberskiego, gdzie dopuszcza się korupcji, skrytych morderstw, gwałci Niemkę, poniża rasę aryjską. Spotyka go zasłużona kara. Zostaje zamknięty w klatce i publicznie spalony. Napis na końcu filmu zapewnia widzów, że już żaden Żyd nie będzie wpuszczony do Wittenbergi. Wieczny Żyd Fritza Hipplera. Stylizowany na dokument film stara się stworzyć katalog cech żydowskich, ukazanych w sposób odrażający i poniżający. Przedstawia masowe skupiska żydowskie, w tym getta w Polsce. Pokazuje Żydów jako okrutników, dzieciobójców. To kolejna pozycja mająca uzasadnić słuszność niszczenia tej rasy przez Aryjczyków. Oskarżam Wolfganga Liebeinainera. Tematem filmu jest eutanazja. Fabuła usprawiedliwia ten rodzaj zadawania śmierci. Pojawia się wyraźna sugestia aprobaty uśmiercania osób niewygodnych politycznie. Urlop na słowo honoru Karla Rittera. Żołnierze tuż przed ważną walką otrzymują krótkie urlopy. W swoich domach zastają różne, bolesne, nawet tragiczne sytuacje. Jako członkowie rodzin powinni tam pozostać, by pomóc swoim najbliższym, ale wszyscy wracają. Indywidualne losy nie liczą się, nie ma żadnych wyjątków. Najważniejsze jest posłuszeństwo i podporządkowanie wymogom prawa wojennego. Triumf woli Leni Riefenstahl. To autentyczny i robiący ogromne wrażenie dokument Spartajtagu w Norymberdze z roku 1934. Zrealizowany został na zlecenie NSDAP. Pokazuje autentyczne przemówienia najważniejszych wodzów narodu, maszerujące kolumny wojska i entuzjastycznie przyglądający się tłum, pompatyczną architekturę, wielkość wszystkiego i wszystkich. Ważnym elementem jest tu misterny montaż. Film wykorzystuje zdjęcia dokumentalne i realizuje wzorcowe goebbelsowskie reguły. Towarzyszy mu komentarz, którego charakterystyczny fragment brzmi tak. Co za solenna potęga, co za męska powaga bije z jego twarzy. Gdy tak kroczy przed pocztami sztandarowymi, jakże całkiem jest inne tutaj, bo niemal symboliczne pozdrowienie ręką. I ciągle odczuwamy niemal z mityczną mocą, jak bardzo ten lud należy do swojego wodza, jak bardzo ten wódz należy do swojego ludu. Każde spojrzenie, każdy uścisk dłoni wyraża wyznanie. Należymy nawzajem do siebie, razem na wieczną wierność. Włochy. Inaczej wyglądała sytuacja kina w faszystowskich Włoszech. Może dlatego, że wielkim miłośnikiem filmu był Vittorio Mussolini, syn wielkiego wodza. Jego możliwości decyzyjne i finansowe były spore. Mógł dzięki temu wpływać na kształt kinematografii, realizując przy tym swoje ambicje artystyczne.
zdając sobie sprawę z sytuacji politycznej i ewentualnych zagrożeń, forsował produkcję filmów w miarę neutralnych, bezpiecznych. Były to wielkie widowiska historyczno-patriotyczne, dla których zawsze można było znaleźć ideologiczne uzasadnienie oraz tak zwane filmy białych telefonów, prezentujące obrazy z życia salonów, buduarów, wyszukane melodramaty z wyższych sfer. Możliwość robienia takiego kina pozwoliła wielu twórcom pracować bez większych przeszkód i przy sprytnym podejściu przemycić nieco głębsze treści. Pozwalało to również przy utrzymaniu statusu kinematografii narodowej na istnienie kin, wytwórni, krytyki. Wydawać się to może paradoksalne, ale właśnie w tym czasie powstały ważne włoskie wytwórnie filmowe. Wydawano czasopismo Cinema, skupiające przyszłych twórców włoskiego neorealizmu. W tym czasie rozpoczynali swoje związki z kinematografią, choć może jeszcze nie z największymi sukcesami, m.in. Giuseppe De Santis, Cesare Zavattini, Alberto Lattuda, Renato Castellani czy Roberto Rossellini. Nie znaczy to jednak, że władze faszystowskie nie miały kontroli nad włoskimi ekranami. Ograniczała się ona jednak głównie do stworzenia kodeksu zakazów, który był na ogół przez twórców przestrzegany. Władzy dawało to poczucie ochrony przed nadmierną swobodą twórczą, autorom filmów pozwalało na w miarę bezpieczne poruszanie się po określonym polu. Wśród tematów zakazanych znalazły się m.in. pokazywanie biedy, przekupstwa, przestępczości, prostytucji. Nie wolno było poruszać też motywów związanych z Kościołem. Władza chciała wykorzystać znaczenie religii i instytucji Kościoła dla utrzymywania dyscypliny społecznej. Jednocześnie zaś nie chciano ukazywać Kościoła w zbyt dobrym świetle. Uznano więc, że bezpieczniej będzie wprowadzić zakaz przedstawiania tej tematyki. Faszystowskie rządy we Włoszech nie dokonały znacznego spustoszenia w rodzimej kinematografii, a części twórców dano szansę przeczekania tego okresu. W czasie II wojny światowej mogli oni rozpoczynać swe poważniejsze działania artystyczne. Prekursorskie utwory dla epoki włoskiego neorealizmu pojawiają się już w 1942 roku. Okres II wojny światowej nie sprzyjał rozwojowi kinematografii. Kraje biorące bezpośredni udział w wojnie albo w ogóle nie miały możliwości realizowania filmów, albo jak Niemcy czy Włochy, tworzyły głównie utwory propagandowe. W Anglii powstawały filmy o tematyce wojennej, na przykład Nasz okręt Noela Coarda i Davida Lina oraz potępiające faszyzm Nieuchwytny Smith Leslie'a Howarda. W Związku Radzieckim powstało kilka filmów o wymowie antyhitlerowskiej lub zachęcających do walki z wrogiem. Były wśród nich opisy walk partyzanckich i bohaterskich czynów. Często splatały się jednak z propagowaniem radzieckich przemian ustrojowych. Warto tu zauważyć sekretarza Rejkomu Iwana Pyrjewa, Ona broni ojczyzny Friedricha Ermlera czy Niebo Moskwy Jurija Reismana. Do niewątpliwych osiągnięć należały liczne dokumenty realizowane w niezwykle trudnych warunkach. W kinie szwedzkim pojawia się Ingmar Bergman, na razie jako scenarzysta filmu Alfa Sjöberga Skandal. Spośród innych wydarzeń w kinie europejskim zauważyć warto kolejne francuskie utwory Marcela Carné. Wieczorni goście to film odbiegający od jego wcześniejszych utworów z zakresu czarnego realizmu. Tym razem jawi nam się zagadkowy, baśniowy świat będący kontrapunktem w stosunku do mroku w rzeczywistości. Współscenarzystą był Michelangelo Antonioni. Drugi z jego filmów, dwuczęściowy obraz Komedianci, okazał się przepiękną, romantyczną i poetycką opowieścią o miłości, o roli sztuki w życiu, o najważniejszych ludzkich uczuciach. Znakomite kreacje Pierre'a Brassera i Jean-Louis Barotta dopełniły artystycznego kształtu tego dzieła. Najważniejsze wydarzenia filmowe w tym okresie miały z pewnością miejsce w Ameryce. Tam właśnie rozpoczął swój nowy okres twórczy Alfred Hitchcock, reżyserując Rebekę, W cieniu podejrzenia i Podejrzenie. Rozwijała się kariera i legenda Humphreya Bogarta, m.in. dzięki głośnemu Sokołowi Maltańskiemu Johna Hustona. Swoje ważne filmy, Podwójne ubezpieczenie i Stracony weekend, zrealizował Billy Wilder. Wtedy właśnie powstał jeden z najdoskonalszych westernów w historii kina, Diligence Johna Forda. Kilka obrazów powstałych w tych latach stało się znaczącymi pozycjami klasyki filmowej. Oto one. Obywatel Kane Orsona Wellesa. Film ten dokonał prawdziwego przełomu w sztuce filmowej, zarówno w koncepcji i w sposobie narracji, jak i w zastosowaniu nowatorskich środków wyrazu.
opowiada historię niedawno zmarłego wielkiego magnata prasowego, człowieka, który mógł wszystko. Próba wnikliwej analizy jego życia ujawniła słabości, małostkowość, samotność i ciągły konflikt pomiędzy tym, co zewnętrzne, widoczne i patetyczne, a tym, co autentyczne, często skrywane lub nieuświadamiane. Wells stosuje rozmaite metody, by dojść prawdy. Relacje znających go osób, dokumentalne kroniki, domysły. Trudno znaleźć w kinie tak wnikliwą analizę psychologiczną przedstawioną na precyzyjnie opisanym tle społecznym, politycznym, obyczajowym i towarzyskim. A w dodatku przez cały czas mamy do czynienia ze światem pełnym tajemnic, z przejmującymi znakami zapytania, z niezwykłością. Film ten stał się w swoim czasie katalogiem wszystkich dotychczasowych osiągnięć kina i paletą nowych propozycji. To tu właśnie pojawia się słynny wellsowski efekt głębi ostrości, w którym trzy równoznaczne plany są jednocześnie tak samo ostre. Tu pojawiły się oryginalne sposoby oświetlania twarzy i obiektów oraz przemyślane deformacje obrazu, prowokujące widza do niestereotypowych skojarzeń i refleksji. Film proponował też nowatorskie sposoby montażu, skrótu dramaturgicznego, prowadzenia narracji. Nie sposób w krótkiej informacji zawrzeć całego bogactwa myślowego i warsztatowego, jakie wniósł do sztuki filmowej obywatel Kane. Powstało na ten temat wiele poważnych opracowań, do których warto sięgnąć, chcąc zgłębić jedno z największych arcydzieł w dziejach kina. Dyktator Charlie Chaplina. Tytuł i charakteryzacja bohatera odnosi się do Adolfa Hitlera. Film jest ostrą satyrą faszyzmu, wielką przestrogą. Pomysł fabularny polega na jednoczesnej obserwacji wzajemnie splątanych losów dwóch postaci – dyktatora i żydowskiego fryzjera, obu gra sam Chaplin. Taki zabieg ułatwia twórcy pokazanie całokształtu problemów politycznych, społecznych i rasistowskich. Chaplin czyni to wypracowanymi przez siebie wcześniej metodami – charakterystycznym gestem, inscenizacją, poczuciem humoru. W finale zrzuca maskę aktora i raz jeszcze ostrzega swoich widzów przed mrokami nazizmu. Amerykańskie władze nie zaakceptowały filmu tak ostrego politycznie. Sądziły, że ich spokojny kraj nie będzie musiał przechodzić przez problemy faszyzmu europejskiego, że niepotrzebne jest straszenie własnych obywateli. Niewiele brakowało do wytoczenia procesu politycznego. Chaplin w niedługim czasie opuścił Amerykę. Casablanca Michaela Curtiza. Film określany jest często mianem legendy kina, melodramatem wszechczasów. Echa wydarzeń wojennych, tematy zdrady, szpiegostwa, lojalności, kolaboracji połączone zostały z piękną i tragiczną historią miłosną. Wielkie role aktorskie Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta, świetne dialogi, niepowtarzalny nastrój spotęgowany muzyką Maxa Steinera to atuty tego filmu i jego nieśmiertelności. I choć wielu historyków kina nazywało czasem Casablancę zwykłym wyciskaczem łez, nie zmniejszyło to wielkiego powodzenia dzieła i dawniej, i dziś. Przeminęło z wiatrem Wiktora Fleminga. Adaptacja literackiego bestselleru Margaret Mitchell okazała się wielkim przebojem artystycznym i kasowym. Olbrzymi rozmach produkcyjny, zaangażowanie wielkich gwiazd tamtego czasu – Clarka Gable'a, Vivien Leigh, Leslie'a Howarda – były tego gwarancją. Film szybko docierał do wielu krajów, wszędzie odnosząc sukcesy. W Atlancie powstało kino, w którym od dnia premiery do dziś wyświetla się tylko ten jeden film. Historia kina określa go jako pierwszy film barwny na świecie i choć istnieją tu pewne kontrowersje, w obszarze kina artystycznego Przeminęło z wiatrem rozpoczyna pod tym względem nową epokę. Okres II wojny światowej przyniósł kinematografii włoskiej spustoszenie głównie w sferze materialnej. Część wytwórni i kin została zniszczona i zrabowana. Brakowało pieniędzy na szybką ich odbudowę. Wciąż istniała jednak spora grupa twórców i krytyków, która nie została pokonana przez faszystowskie czasy i była gotowa do działania. Kino włoskie posiadało silny intelektualny potencjał, który szybko zaowocował. Za jeden z prekursorskich filmów tego nurtu uważa się Opętanie Luchino Viscontiego. Mała mieścina staje się świadkiem tragicznych losów biednych ludzi. Jest tu i namiętna nieszczęśliwa miłość i zbrodnia, i śmierć i beznadzieja. Film mówi o prostych ludziach i ich dramatach. Z obrazu wyciera brzydota, nędza, tragedia.
Nie były to już salonowe białe telefony królujące w wojennych melodramatach. Nic więc dziwnego, że mimo oficjalnej premiery w 1943 roku film trafia na półki. Musi jeszcze poczekać na rozpowszechnienie. Inicjuje jednak ważną myśl. Z ekranu filmowego można zupełnie inaczej przemawiać. Mogą się na nim pojawiać zwykli ludzie, podobni do przeciętnego widza. Podobnie z filmem Vittorio De Sica Dzieci patrzą na nas. Pojawiają się tu problemy prostych ludzi, nie radzących sobie z trudnościami życia. Dziecko obserwuje swoich rodziców, którzy są w trakcie rozwodu i wciąż się kłócą. Malec mocno przeżywa sytuację, odczuwa wrogość świata wobec siebie. Ten odmienny sposób filmowania z 1943 roku zwiastuje odnowę kinematografii. Prawdziwy początek neorealizmu nastąpił po wojnie. Twórcy, teoretycy i krytycy filmowi mogli już w pełni swobodnie formułować nowe zasady sztuki filmowej i bez przeszkód je realizować. Treść przyszłych utworów miała wyznaczać reguła Roberto Rosselliniego. Najpierw polityka, potem ulica. Neorealiści założyli, że aby móc dziś normalnie żyć, należy najpierw rozliczyć się z niedawną przeszłością, również w sensie artystycznym. Powstało zatem kilka filmów podejmujących tematykę wojenną. Nie było w nich jednak żadnej batalistyki ani wojennej widowiskowości. Były to opowieści o żyjących w trudnych czasach ludziach. Tych, którzy godnie walczyli z nazizmem i tych, którzy wybrali aprobatę dla faszystowskich działań. Jeden z czołowych utworów tego nurtu to Rzym, miasto otwarte Roberto Rosselliniego. Bohaterami opowieści są prosta kobieta, drukarz o poglądach komunistycznych i ksiądz. Mimo różnic światopoglądowych zgodnie współpracują, by stworzyć ruch oporu przeciw faszyzmowi. Czynią to w atmosferze niepewności, zagrożeń, strachu, otoczeni przez ludzi, którzy przyczyniają się do tego zła. Niezwykle bogata to panorama postaw i losów ludzkich. Film zdobywa we Włoszech ogromną popularność. Widzowie potrzebują mądrego dyskursu o zajmujących ich sprawach. Z czasem film ten zdobywa uznanie w innych krajach i staje się sztandarowym utworem włoskiego neorealizmu. Podobnie odbierane były inne utwory z tego nurtu, jak choćby Pajsa Roberto Rosselliniego. W 6 nowelach filmowych ukazano wojenną codzienność, losy ludzi, ich walkę o przetrwanie, bohaterstwo, ale także zdradę i nikczemność. W utworze Aldo Vergiano, Słońce wschodzi, ukazane zostało z kolei środowisko wiejskie, arystokracja dworska współpracująca z Niemcami, partyzantka, śmierć z rąk okupanta zadawana prostym ludziom. Oto niektóre z tematów podejmowanych przez film. Wszystkie te filmy realizowane były ze szczególną dbałością o autentyzm. Nazwa neorealizm miała tu bardzo dosłowne i wręcz programowe znaczenie. Kino ostatecznie wyszło z atelier. Bardzo często świadomie wybierano takie plenery i wnętrza, by uwypuklały nędzę i brzydotę codzienności. Pojawił się termin estetyka brzydoty, która widoczna jest na wielu zdjęciach. Zadaniem aktorów była kreacja wiarygodnych postaci. Wszystko musiało być autentyczne. Określone powyżej wymogi dotyczyły także drugiego nurtu neorealistycznego, opisującego codzienność, czyli, jak określali to jego teoretycy, ulice. Wielkim mistrzem był tu przede wszystkim Vittorio De Sica. Po wspomnianym już prekursorskim utworze Dzieci patrzą na nas i późniejszych Dzieciach ulicy, gdzie miasto widziane jest oczami biednych dzieci i gdzie następuje konfrontacja rzeczywistości z marzeniami, świata dzieci i okrutnego świata dorosłych, realizuje on jeden z najgłośniejszych i najważniejszych utworów tego nurtu. Film nosi tytuł Złodzieje rowerów i przedstawia dramatyczne losy bezrobotnego, którego jedyną szansą na zarobek jest posiadanie roweru. Może wtedy rozlepiać plakaty. Ciężko zdobyty pojazd zostaje mu ukradziony. Zdesperowany mężczyzna, nie mogąc znaleźć swojego, kradnie inny rower i oczywiście zostaje złapany. W całej tej historii uczestniczy jego syn. Obraz społecznej nędzy i beznadziei jawi się jako szczególnie tragiczny właśnie poprzez ten dziecięcy punkt widzenia. Jest w tym filmie tyle prawdy o losie człowieka, tyle obserwacji psychologicznych i socjologicznych, tyle powodów do wzruszeń, a dalekich od taniego sentymentalizmu, że mimo upływu lat można go śmiało uznać za utwór wielki, stale nas poruszający, wyzwalający i wielkie emocje i ważne refleksje.
Wśród filmów tego nurtu znaleźć można wiele pozycji opisujących rzeczywistość, penetrujących różne środowiska, poszukujących uniwersalnych prawd o człowieku. Warto przyjrzeć się niektórym z nich. Cud w Mediolanie, Vittorio De Sica. Ten niezwykły film można by określić mianem baśni, przypowieści, a nawet komedii muzycznej. Szczery i naiwny młodzieniec, ponoć znaleziony w kapuście, pomaga biednym ludziom mieszkającym w slumsach. Czyni to przy pomocy czarodziejskiego gołębia, który sprawia, że wszelkie problemy znikają, a okrutne dekrety policyjne, mające za zadanie zburzyć osiedle i pozbawić setki ludzi mieszkań, zamieniają się w arie operowe. Szczęście jednak nie trwa wiecznie. Czary się kończą, a rzeczywistość okazuje się brutalna. Ostatecznym ratunkiem znów okazuje się cud. Biedacy odlatują na miotłach do lepszego świata. Umberto di Vittorio De Sica. Samotny, biedny człowiek mieszka w małym pokoju. Dni płyną monotonnie, nic się nie wydarza. Jedynym przyjacielem jest wierny pies. Trudy życia prowadzą bohatera do samobójczych myśli. Powstrzymują go jedynie obawy o los czworonoga. To świetny przykład kina psychologicznego. Trochę obok kanonów neorealistycznych powstaje film kameralny, skromny, ale niezwykle prawdziwy i przejmujący. Rzym, godzina 11, Giuseppe De Santisa. Znów temat bezrobocia, tym razem wśród kobiet. Poznajemy losy wielu z nich, a potem widzimy je w wielkiej kolejce na schodach, oczekują z nadzieją na swoją szansę. Dziś tylko jedna może liczyć na szczęście, ale okazuje się, że weszła poza kolejką. Rozpoczyna się awantura, potem bójka. W końcu zawalają się schody, są dziesiątki rannych. Teren zostaje sprzątnięty, ustawia się następna kolejka, znów z nadzieją. Fabułę tego filmu osnuto na prawdziwym wydarzeniu, które miało miejsce w Rzymie. Gorzki ryż i nie ma spokoju pod oliwkami, Giuseppe De Santisa. Filmy te są przykładem zainteresowania neorealistycznych twórców środowiskiem wiejskim. Piękna, egzotyczna Sycylia, surowa obyczajowość. Ale i tu pojawiają się kontrasty społeczne. Problemy ludzi biednych, trud codzienności. Częściej niż w filmach miejskich wykorzystywane są elementy melodramatyczne. Fabuła jest nieco bogatsza. Aktorzy, tacy jak Lucia Bosse, Raf Valone, bardziej kreacyjni. Ziemia drży, Luchino Viscontiego. Niemal w konwencji filmu dokumentalnego pokazana została ciężka dola rybaków. Ich los zależy od przypadku, morderczej pracy i od właściciela sieci i przetwórni ryb, który jest tu niemal władcą. Dramat tych ludzi pokazano w sposób niezwykle autentyczny. Tym bardziej, że nie zaangażowano aktorów. Rybacy grali samych siebie. Ludzie z nadpadu i zamiatacze ulic, Michelangelo Antonioniego. Dokumentalne filmy mówiące o ciężkiej pracy prostych ludzi. Są zapowiedzią wielkiego talentu, początkiem nowych konwencji w kinie. W tym społecznym nurcie neorealizmu pojawiło się bardzo wiele utworów, które na trwałe zapisały się w historii kina. Gdyby przyjrzeć się ich treści, opisywanym środowiskom i sytuacjom, można by uznać, że to jeden z najbardziej pełnych i konsekwentnie ukazanych obrazów naszej rzeczywistości. W ciągu kilku lat Włosi pokazali w kinie swój świat, ten zewnętrzny i ten w głębi człowieka. Uczynili to w sposób wszechstronny, bogaty i prawdziwy. Potrafili ponadto znaleźć najbardziej adekwatne środki wyrazu do spełnienia tego zadania. Wśród reżyserów filmowych związanych z neorealizmem pojawiły się nazwiska wielkich klasyków światowego kina. Luchino Visconti uchodzi za jednego z prekursorów nurtu. Michelangelo Antonioni realizował filmy dokumentalne. Federico Fellini był współscenarzystą kilku utworów, zajmował się też krytyką. Artystyczne narodziny tych twórców nastąpiły w tym właśnie okresie. Ich sylwetki przedstawione są w rozdziale Wielkie indywidualności kina. W pierwszych latach powojennych pojawiło się w kinie amerykańskim wiele filmów o tematyce społecznej. Były wnikliwymi analizami aktualnego stanu społeczeństwa. W najlepszych latach naszego życia William Wyler pokazuje zwycięskich żołnierzy wracających do swych domów. Pierwsza radość szybko zamienia się w refleksję nad własną nieużytecznością, nieumiejętnością znalezienia sensu życia. Byli obrońcy wolności i demokracji, pozostawieni sami sobie,
wspominają koszmary wojenne jako lepszą cząstkę swego życia. Akcja Krzyżowego Ognia Edwarda Dmytryka rozgrywa się w wojskowych koszarach. Głównym problemem fabuły jest brak akceptacji żydowskiego oficera przez pozostałych. We wspaniałej zwycięskiej armii pojawia się rasizm, w dodatku z tragicznym finałem. Inny film tego reżysera, Za cenę życia, również tragiczny w wymowie, mówi o trudnych warunkach pracy robotników, o wszechwładzy pieniądza, o lekceważeniu prostego człowieka. Poważne problemy pojawiają się też we wczesnych filmach Eli Kazana. Umowa dżentelmeńska czy Pinki dotykają kwestii rasizmu. Na nabrzeżu nawiązuje do czarnej serii filmów penetrujących światek przestępczy. Niedługo trwał jednak ten powojenny okres swobody twórczej. Coraz szersze kręgi zataczała działalność Komisji do Badań Działalności Antyamerykańskiej, powołana przez senatora McCarthy'ego. Wobec wielu twórców wytaczano absurdalne, w histeryczny sposób formułowane zarzuty. Odsuwano ich od pracy, grożono procesami. Niektórzy z nich, jak Charlie Chaplin, Joseph Losey czy Jules Dassin, wyjechali ze Stanów. Inni podejmowali w swych filmach tematy zastępcze lub zajęli się kinem czysto rozrywkowym. Mimo tych problemów powstało wówczas wiele interesujących utworów. Stracony weekend Billy Wildera, studium alkoholizmu pisarza, intelektualisty, zwrócenie uwagi na ten problem, wnikliwa analiza psychologiczna. Sznur Alfreda Hitchcocka. Młodzi ludzie bez motywów. Dla eksperymentu zabijają swego kolegę. Chowają zwłoki w skrzyni, która staje się stołem w czasie przyjęcia. Oczywiście zbrodnia wychodzi na jaw, jak zawsze u Hitchcocka, a refleksje moralne zarysowane są ze szczególną ostrością. Kobieta w oknie Fritza Langa. Film kryminalny, którego groza tkwi w osobowości i mentalności chorego psychicznie przestępcy. W samo południe Freda Zinnemana, jeden z najlepszych westernów w historii kina. To nie tylko klasyczny, perfekcyjnie zrealizowany film, ale także rewolucja w filmowym myśleniu. Akcja filmu rozpoczyna się po 10 rano, a kończy w samo południe. Tyle też czasu trwa projekcja filmu. Różnorodność miejsc i fabuły Zinneman wprowadził, stosując montaż synchroniczny. Udowodnił, jak wiele można powiedzieć o człowieku i społeczeństwie w pozornie rozrywkowym gatunku. Bulwar zachodzącego słońca Billy Wildera. Wielkie kino autotematyczne. Film jako sztuka i rozrywka, ale także jako sposób na życie. Z jednej strony droga do szczęścia, ale również źródło deprawacji. Wielkie role Glory Swenson i Ericha von Stroheima. W latach 50. przybył kinu groźny konkurent – telewizja. Jej niepodważalnym atutem była szybkość przekazu informacji. Aktorem mógł być każdy przechodzień, nie tylko znana gwiazda. Zmusiło to kino do nowych poszukiwań. Walka o widza była rzeczywiście zacięta. Wśród wynalazków technicznych pojawiały się pomysły na oszołomienie widza nowością i oryginalnością. Stosowano systemy cineramy. Filmowano obiekty z kilku kamer, by w czasie projekcji stwarzać wrażenie stereoskopii. Instalowano w kinach aparaturę do stereofonii. Jednym z najbardziej znanych twórców tych atrakcji był Mike Todd, znany przedsiębiorca rozrywkowy. Uzyskał lepszą jakość obrazu poprzez stosowanie szerszej, 70-mm taśmy filmowej. Doprowadził też do bezprecedensowego przedsięwzięcia, jakim była realizacja filmu W 80 dni dookoła świata. Olbrzymiemu rozmachowi produkcyjnemu, zdjęcia robiono niemal we wszystkich zakątkach ziemi, towarzyszyła wyborowa obsada. Obok popularnych wówczas Shirley MacLaine i Davida Nivena, grających główne role, w filmie pojawiło się prawie 300 znanych gwiazd, wśród nich Marlena Dietrich, Buster Keaton, Fernandel, Frank Sinatra. Nowości techniczne i atrakcje specjalne pozwalały w pierwszych latach na skuteczną walkę z konkurentem. Później nieco spowszedniały i jedyną szansą na uratowanie kina było tworzenie nowych gatunków, nowych tematów i pojawienie się nowych twórców. Tak rzeczywiście się stało. Kino amerykańskie weszło w kolejny etap swoich dziejów. Oto niektóre z jego atutów. Wielkie filmy widowiskowe, giganty historyczne i pseudohistoryczne, potężna batalistyka połączona z obsadą złożoną ze znanych gwiazd. Juliusz Cezar, reżyseria Joseph Limankiewicz z udziałem Johna Gielgudy, Marlona Brando, Deborah Kerr.
Kleopatra. Reżyseria Joseph Limankiewicz z Elizabeth Taylor, Richardem Bartonem, Rexem Harrisonem. Ben Hur. Reżyseria William Wyler z udziałem Charltona Hestona i Jacka Hawkinsa. Olbrzym. Reżyseria George Stevens, w którym zagrali Elizabeth Taylor, Rock Hudson i James Dean. Most na rzece Kwai. Reżyseria David Lean z Alekiem Guinnessem i Williamem Holdenem. Lawrence Arabii. Reżyseria David Lean z udziałem Petera O'Toole, Aleka Guinnessa, Anthony Quinna. Musicale z dobrą muzyką i choreografią realizowane z dużym rozmachem inscenizacyjnym. Tego jeszcze nie potrafiła telewizja. Kino miało tu ewidentną przewagę i potrafiło ją wykorzystać. Amerykanin w Paryżu, Deszczowa piosenka i Zaproszenie do tańca, reżyseria Gene Kelly. Pokochajmy się i Les Girls, reżyseria George Cukor. Czarna Carmen, Porgy i Bess, reżyseria Otto Preminger. West Side Story, reżyseria Robert Wise. Złota era westernów. Ten rodzaj widowiska przeżywał swój rozkwit. Uwielbiała go publiczność, a twórcy uznali, że w tym pozornie schematycznym gatunku można dokonywać prawdziwego twórczego szaleństwa, że rozrywka może skłaniać także do poważniejszych refleksji społecznych i moralnych. 15:10 do Jumy, reżyseria Delmer Davis. Rio Bravo, reżyseria Howard Hawks. Dwa oblicza zemsty, reżyseria Marlon Brando. Człowiek, który zabił Liberty Valencia, reżyseria John Ford. Biały Kanion, reżyseria William Wyler. Kasia Balu, reżyseria Elliot Silverstein. Wielkie filmy Alfreda Hitchcocka. Nieznajomi z pociągu, Wyznaje, Okno na podwórze, Złodziej w hotelu, Człowiek, który wiedział za dużo, druga wersja, Psychoza, Ptaki. Nowe spojrzenie na film fantastyczno-naukowy, jako uświadomienie zagrożeń w filmach Ostatni brzeg, reżyseria Stanley Kramer, i Planeta małp, reżyseria Franklin Schaffner, oraz jako próba poetyckiej refleksji nad losem ludzkim i przyszłością naszego świata, o czym traktuje Odyseja kosmiczna 2001 Stanleya Kubricka. Kolejne propozycje wytwórni Walta Disneya. Zmierzały one wprost do pogodzenia interesów kina i telewizji. Powstawały bowiem filmy ze znanymi już bohaterami, Myszka Miki, Kaczor Donald, w krótkich seriach przeznaczonych do emisji telewizyjnych. Jednocześnie realizowano filmy fabularne mające charakter kina familijnego oraz filmy przyrodnicze. Ze znanych tytułów wymieńmy Żółte psisko, Poliannę, Żyjącą pustynię, Ginącą prerię. W kinie amerykańskim lat 50. i 60. pojawiły się filmy mówiące o poważnych, często drastycznych problemach. Na przykład o systemie sprawiedliwości i jego przestarzałym, często nieludzkim modelu opowiadają takie utwory jak 12 gniewnych ludzi, reżyseria Sidney Lumet, czy Anatomia morderstwa, reżyseria Otto Preminger. Kolejny temat to analiza zaplecza wyborów prezydenckich. Niegodne postawy ludzi i ohydne mechanizmy postępowania piętnuje film Franklina Schaffnera Ten najlepszy. To wreszcie problemy rasizmu, wnikliwie zbadane przez Stanleya Kramera w Ucieczce w kajdanach. I zgadnij, kto przyjdzie na obiad. W filmach tego wybitnego reżysera pojawia się także problem faszyzmu, jego genezy w Statek szaleńców oraz oceny w Wyroku w Norymberdze, gdzie w obsadzie pojawiają się znakomite nazwiska Spencer Tracy, Bart Lancaster, Richard Widmark, Maximilian Schell, Marlena Dietrich. Odrębnym zagadnieniem przy charakterystyce kina amerykańskiego jest tak zwana szkoła nowojorska, która miała być przeciwwagą dla hollywoodzkiej machiny produkcyjnej. Powstała jako formacja kina niezależnego i niskobudżetowego. Twórcy tego kina pokazywali najokropniejsze aspekty życia – narkomanię, alkoholizm, nędzę, brud, zboczenia seksualne, samotność, nihilizm, skrajny pesymizm, nienawiść, rasizm. Pokazywali to w sposób surowy, drastyczny, trudny do oglądania. Pojawiały się eksperymenty w rodzaju snu Andy Warhola, 8-godzinnej rejestracji śpiącego człowieka lub niedbałe technicznie i podważające wszelkie zasady moralne filmy Paula Morrisseya Ciało, Śmierć i Upał. Za bardziej interesujące utwory tego nowojorskiego undergroundu można uznać, mieszczące się w tej koncepcji, ale zdecydowanie ciekawiej pomyślane, zakomponowane i skłaniające do głębszej refleksji utwory Cienie Johna Cassavetesa,
Okrutne oko Sidneya Meyersa czy Dzielnica Bowary Lionela Rogozina. Początki kina japońskiego sięgają końca XIX wieku. W 1898 roku odbył się tu pierwszy pokaz lumierowskich filmów. W rok później powstaje pierwszy japoński film Taniec Gejsz, a w 1903 roku w Tokio działa już stałe kino. Szybko rozwija się produkcja. Japończycy początkowo rejestrują spektakle teatralne, zaś po roku 1910 realizują już krótkie filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Eksperymenty z dźwiękiem rozpoczynają się dość wcześnie, ale rozwinięta i bardzo popularna szkoła Benshi, systemu aktorskiego polegającego na podkładaniu tekstu i dźwięku bezpośrednio w czasie projekcji, opóźnia upowszechnienie tego wynalazku. Pierwszy japoński film dźwiękowy pojawia się dopiero w 1931 roku i jest to Sąsiadka i żona. Niemal przez cały czas utrzymuje się silna interwencja państwa w sprawy kinematografii. Powstają kolejne dekrety dotyczące jej organizacji, centralizacji, a także licznych zaostrzeń cenzuralnych i odgórnego narzucania zalecanej tematyki. To hamuje swobodę twórczą i jednocześnie utrudnia wejście kina japońskiego na ekrany świata. Poza nielicznymi przypadkami jest ono zupełnie nieznane i to aż do 1951 roku. Przełom następuje w momencie wysłania Rashomona Akiry Kurosawy na festiwal filmowy do Wenecji. Film zdobywa tam główną nagrodę, a niedługo później Oscara. To początek obecności kina japońskiego w świecie i to obecności znaczącej. Nazwisko Akiry Kurosawy stało się dla wielu synonimem kina japońskiego. Jego kolejne filmy pojawiały się odtąd często w wielu krajach i nagradzane były na licznych festiwalach. Sylwetkę tego klasyka kina przedstawiamy w rozdziale Wielkie indywidualności kina. Tu natomiast przyjrzyjmy się innym wybitnym twórcom kina japońskiego. Masaki Kobayashi, Dola człowiecza. Trzyczęściowa opowieść o losie młodego człowieka poznającego realia wojskowe, a potem wojenne. Wstrząsający film pacyfistyczny zrealizowany z ogromnym rozmachem. Harakiri. Wielki dramat samurajski o honorze, godności, obronie najważniejszych wartości w życiu. Okrutne sceny, w tym popełnianie tytułowego samobójstwa, były wstrząsem dla widzów, ukazywały charakter i temperament tego kina. Kwaidan, czyli opowieści niesamowite. Cztery historie samurajskie mówiące o tragediach ludzi, którzy pogwałcili obowiązujące tabu czy odwieczne kanony życiowe. Akcja rozgrywa się w świecie samurajskim, każda historia w innej konwencji. Rewelacyjna forma, wyszukana uroda plastyczna. Keneto Shindo. Naga wyspa. Warstwa fabularna skupia się na codziennym życiu rodziny mieszkającej na nieurodzajnej wyspie, na ich zmaganiach z losem, ciężkiej pracy i obyczajach. Jest to wspaniałe kino psychologiczne, mówiące o najważniejszych potrzebach i emocjach człowieka. Całe bogactwo treści i przesłania wynika wyłącznie z obrazu. Film pozbawiony jest tekstu, a jego komunikatywność jest wprost zaskakująca. Kobieta diabeł. Mieszkające na odludziu matka i synowa zabijają i rabują zabłąkanych samurajów. Ta historia stała się dla twórcy pretekstem do stworzenia wielkiego filmu o pacyfistycznej wymowie. Film okrutny, a jednocześnie pełen symboliki, fantazji, poezji i piękna. Kenji Mizoguchi. Opowieści księżycowe. Przedstawia trudne życie biednych ludzi i ich marzenia o karierze samurajskiej. To okrutny obraz wojny, a zarazem rewelacyjne spojrzenie na własne życie i kierujący naszymi wyborami system wartości. Utwór ten jest zakorzeniony w tradycjach japońskich, a jednocześnie zrozumiały i ważny dla każdego człowieka. Ukrzyżowani kochankowie. Gorzki dramat o niemożności realizowania własnych ambicji i uczuć. Pojawia się konflikt pomiędzy pragnieniami jednostek a społecznymi obowiązkami. Jest to film o miłości jako sile wiecznej i niezniszczalnej. Oryginalna plastyczna strona filmu oparta została na starych drzeworytach japońskich. Kino japońskie jest niezwykle bogate. Jego wkład do światowego kina jest niezaprzeczalny. O hinduskiej kinematografii wiemy więcej z literatury i opisów niż z rzeczywistych możliwości jej poznania. Jest to o tyle dziwne, że kino w Indiach istnieje prawdopodobnie już od 1912 roku i powstaje w nim rekordowa ilość filmów. Od lat 70. ma pod tym względem prawie stale pierwsze miejsce w świecie.
W 1990 roku wyprodukowano tu prawie 1000 filmów, a zatem więcej niż w USA czy w Japonii. Z tej ogromnej ilości prawie nic nie wydostaje się poza granice kraju. Hermetyczność ta została przełamana tylko kilka razy w ciągu całych dziejów hinduskiego kina. Wynika to niewątpliwie z odmienności kulturowej. Biorąc za punkt wyjścia wydarzenia z własnej historii, mitologii czy ludowych przekazów, Hindusi tworzą wielogodzinne filmowe spektakle. Są one montowane z dość prymitywnych ujęć i tworzą proste opowiadania przerywane długimi, folklorystycznymi wstawkami baletowo-wokalnymi. To najczęstszy typ hinduskiego filmu. Były jednak w historii tego kina drobne wyjątki, które pozwoliły choć na moment zajrzeć do tego hermetycznego świata. W latach 50. pojawiły się dwa filmy, które zaistniały na kilku europejskich festiwalach i zostały przez niektóre kraje, w tym również przez Polskę, zakupione. Były to Dwa hektary ziemi, Bimala Roya i Droga do miasta, Satyajita Raya. Okazały się one świetną lekcją obyczajową. Pierwszy z nich to jakby hinduska wersja Złodziei rowerów de Siki. Realistyczna opowieść o nędzy i bezrobociu, której bohaterami są ojciec i syn. Droga do miasta jest historią rodziny szukającej szczęśliwego miejsca w życiu. Opuszczają swą wieś i udają się do miasta, w miejsce, o którym dotąd tylko słyszeli. Do ich opustoszałego domu ślizgują się węże. Jest to utwór niezwykle wiarygodny, a przy tym pełen poetyckiego uroku. To najbardziej znany i najwyżej oceniony film kina hinduskiego. W późniejszych latach pojawiały się na nielicznych zagranicznych festiwalach pojedyncze pozycje tego kina. Były to Burza w oddali i Szachista oraz Magiczne zwierciadło. Nie wzbudziły one jednak większego zainteresowania i nie weszły do rozpowszechniania. Świat nadal nie zna kinematografii, która produkuje rokrocznie największą ilość filmów. Początki kina brazylijskiego przypadają na rok 1900. Utrwalono wówczas obrazy z wizyty prezydenta Camposa Salesa w Argentynie. Nie stało się to jednak większą inspiracją do tworzenia narodowej kinematografii. W ciągu pierwszego półwiecza powstało wprawdzie kilka wytwórni, zaczęto budować kina, działo się to jednak powoli i bez znaczących sukcesów artystycznych. Za jeden z pierwszych poważniejszych utworów powstałych w latach 30. uważa się film Mario Peixoto – Granica. Istotne ożywienie nastąpiło jednak dopiero w latach 50. Do kraju wrócił Alberto Cavalcanti, który po swoich licznych doświadczeniach we Francji i Anglii zrealizował u siebie piękną, nastrojową i niepozbawioną akcentów społecznych Pieśń Morza. Przełomowym utworem okazał się film Nelsona Pereira dos Santosa Rio 40 stopni. Portret Rio de Janeiro zrealizowano w neorealistycznym stylu, wykorzystując zdjęcia dokumentalne, a część sytuacji inscenizując. Kinematografia brazylijska nigdy nie miała dobrego wsparcia ze strony władz. Co najwyżej koniunkturalne elementy kolejnych kampanii wyborczych otwierały na krótko lepsze czasy dla kina. Potem jednak wojskowe dyktatury wprowadzały zaostrzenia cenzuralne i ograniczały fundusze. Niemniej pojawił się i taki okres, w którym kino brazylijskie rozwijało się znakomicie i głośne było niemal w całym świecie. Było tak na przełomie lat 50. i 60., gdy w Europie pojawiła się nowa fala. Brazylia dołączyła do tego nurtu odnowy, tworząc rzeczywiście oryginalne i nowatorskie utwory. Brazylijskie Cinema Novo było najlepszym okresem w dziejach tej kinematografii. Takiego nagromadzenia wybitnych twórców i tworzenia tylu dzieł nie było już nigdy później. Do cech tego kina zaliczyć należy przede wszystkim autentyzm. Twórcy nie próbowali niczego naśladować ani realizować utworów dla obcokrajowców. Ich filmy były mocno zakorzenione w tradycji, historii, obyczajach i mentalności narodu. Surowy autentyzm potrafił fascynować. Kino brazylijskie podejmowało ważne tematy społeczne: codzienne życie, biedę, niesprawiedliwość społeczną, pojawianie się tendencji lewicowych w polityce. Istotną sprawą był też charakterystyczny dla tej nacji temperament. Filmy cechowała gwałtowność, spontaniczność, bezkompromisowość, czasem okrucieństwo. Mówiono, że pojawia się w nich dzikie piękno. To także dowód na szczerość i autentyzm. Przywołajmy tu kilka najważniejszych tytułów. Susza Nelsona Pereira dos Santosa, Ślubowanie Anselma Duarte,
Ziemia w transie i Antonio das Mortes, Glauberta Rocha, Napad na pociąg pocztowy, Tragiczne polowanie, Roberto Fariasa, Karabiny, Raya Guery. Dziś kino brazylijskie znów jest w zastoju. Brakuje utworów, które mogłyby stać się ważne i interesujące. Kinematografia ta znana jest głównie z tasiemcowych seriali telewizyjnych i być może czeka na swoje następne Cinema Novo. Prawdopodobnie pierwsze filmy pojawiły się tu w roku 1916 i były to na ogół krótkie filmy fabularne o charakterze obyczajowym. Niewiele z nich zachowało się do dziś. W latach 30. pojawiają się w Meksyku filmowcy z innych krajów. Powstaje kilka znanych utworów. Następuje pierwszy poważny impuls do tworzenia własnej kinematografii. Wśród tych gości na uwagę zasługuje wyprawa ekipy Siergieja Eisensteina. Efektem ich wizyty jest interesujący film Niech żyje Meksyk, a także swoisty plagiat zmontowany z materiałów Eisensteina. Jego autorką była Mary Seaton, a film nosił tytuł Czas w słońcu. Meksyk odwiedził także Fred Zinnemann, reżyserując Sieci. Jest to wprawdzie ciekawa obyczajowo, lecz niemal socrealistyczna opowieść o walce rybaków z kapitalistycznymi wyzyskiwaczami. Meksyk był więc w tym czasie głównie obiektem poszukiwania plenerów i eksperymentów, a nie poważnym ośrodkiem kultury filmowej. Swoistym wydarzeniem było pojawienie się w 1945 roku filmu Emilio Fernandeza Maria Candelaria. To prosta historia prostych konfliktów chłopów żyjących w Meksyku, o ich biedzie, walce z przeciwnościami losu. Film mocno tkwił w narodowych tradycjach, był autentyczny, potrafił stworzyć gorący klimat, poruszyć emocjonalnie widza. Zwróciły też uwagę wyśmienite, dynamiczne zdjęcia Gabriela Figueroa. Te dwa nazwiska twórców pojawią się w kinie meksykańskim jeszcze wielokrotnie. Film nagrodzony został na festiwalu w Cannes i szybko trafił na europejskie i amerykańskie ekrany. Emilio Fernandez i Gabriel Figueroa wracali jeszcze nie raz do tradycji, historii i mitologii swego kraju. Stworzyli kilka ważnych dzieł, takich jak Perła czy Maklowia. Poza nimi wymienić trzeba jeszcze innego ważnego twórcę, Luis Alcorize. Jego filmy także opierały się na ukazywaniu narodowych tradycji, ale poszukiwały bardziej uniwersalnych, ponadczasowych wartości. Obok jego wcześniejszych filmów, jak Perły Świętej Łucji czy Tarahumara, na szczególną uwagę zasługuje adaptacja powieści Gabriela Marqueza Przepowiednia. Obraz kina meksykańskiego byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć o Luis Buñuelu, który tu właśnie zrealizował kilka swoich znaczących utworów. Jednym z pierwszych był głośny film Los Olvidados – Zapomniani. Tu powstały Zbrodnicze życia Archibalda de la Cruz, Rzeka i śmierć, Nazarin, Dziewczyna z wyspy. Czy wreszcie wielki powrót do najlepszych koncepcji surrealistycznych, jeden z najbardziej drapieżnych utworów społecznych – Anioł Zagłady. Oficjalne proklamowanie państwa australijskiego nastąpiło 17 września 1900 roku. Natomiast o pierwszych śladach kina na tym kontynencie pisze się już w roku 1896. Wówczas to przybyli do Australii operatorzy braci Lumière, by nakręcić film z wielkich zawodów sportowych. W 1906 roku powstał pierwszy australijski film Historia gangu Kelly'ego, z którego do dziś zachował się 3-minutowy fragment. Pierwsze ważne nazwisko twórcy to Raymond Longford i jego Sentymentalny gość. Film ten jest pierwszą większą adaptacją, pierwszym sukcesem kasowym i co najważniejsze, pierwszym filmem eksportowym dowodzącym istnienia australijskiego kina. Longford nie potrafił poradzić sobie z prowadzeniem dźwięku do filmu. Odszedł od kinematografii i zmarł w zapomnieniu. Dopiero po kilkudziesięciu latach uznano go za wielkiego pioniera kina. Początek ery dźwięku był dla Australijczyków bardzo korzystny. Szybko, bo już w 1929 roku pojawiały się filmy zrealizowane w nowej technice. Było w nich wiele folkloru, obyczajowości, scen ze świata przyrody. Ważniejsi twórcy tamtego okresu to Ken Hall, autor Córki osadnika i Sieroty z pustyni, oraz Charles Chevol, twórca Dziedzictwa. Potem nastąpił długi okres zastoju. Realizacji filmu w Australii podejmowali się Anglicy i Amerykanie, lecz nie stworzyli oni żadnych szczególnych dzieł. Istotne ożywienie nastąpiło dopiero w latach 70., głównie za sprawą kilku młodych, utalentowanych twórców, którzy stworzyli kino dojrzałe warsztatowo i mocno osadzone w rodzimych realiach. Peter Weir. Samochody, które pożarły Paryż.
Opowieść o mieszkańcach małego miasteczka o nazwie Paryż, aranżujących wypadki samochodowe i okradających ofiary. To zjadliwa satyra społeczna. Piknik pod wiszącą skałą. Przepiękna poetycka opowieść. Kilka dziewcząt z wzorowego pensjonatu ginie w tajemniczych okolicznościach podczas szkolnej wycieczki. Zagadka do końca pozostaje niewyjaśniona. Film przesiąknięty jest niezwykłą atmosferą. Hydraulik. Tytułowy bohater terroryzuje dziewczynę w jej własnym mieszkaniu. Prawo jednak działa na jego korzyść. Aby dojść własnych racji, trzeba użyć moralnie wątpliwych sposobów. Ostatnia fala. Wielkie poszukiwanie sensu życia przez białego Australijczyka w konfrontacji z zasadami i tajemnicami rdzennych aborygenów. Wyśmienita rola Richarda Chamberlaina. Gallipoli. Epickie dzieło o młodych Australijczykach wyruszających na wojnę w Europie. Okrutne, pacyfistyczne kino. Bruce Beresford. Przygody Barry'ego McKenzie. Psychologiczne i socjologiczne studium środowiska studenckiego. Zabawne, popularne widowisko przepełnione gorzkimi refleksjami. Nabywanie mądrości. Młoda, wrażliwa dziewczyna z ubogiej rodziny próbuje się usamodzielnić i zrealizować ambitne życiowe cele. Głębokie studium psychologiczne, subtelne, poetyckie kino. Breaker Morant. Mocny film pacyfistyczny. Beresford ujawnia umiejętność tworzenia bardzo różnorodnego kina, zawsze dojrzałego, zawsze oczekiwanego przez widzów. Gillian Armstrong. Moja błyskotliwa kariera. Dziewczyna ze wsi pragnie być pisarką. Kosztuje ją to wiele wysiłku. Rezygnuje ze wspaniałego zamążpójścia, by zostać nauczycielką i pisarką. Piękne i mądre kino pokazujące ten problem z kobiecego punktu widzenia. Najwięksi twórcy australijscy w latach 80. rozpoczynają kariery za granicą, zwłaszcza w Ameryce. Tworzą dzieła ważne. Peter Weir, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Świadka, Zieloną Kartę, Bez Lęku. Bruce Beresford, Wożąc Panią Daisy i Czarną Suknię. Najbardziej znany aktor australijski, Mel Gibson, kręci swoje filmy także poza krajem. Kino australijskie ponownie wchodzi w okres zastoju. I jeszcze jedna ważna informacja. W roku 1973 w Sydney powstaje Australijska Szkoła Filmowa. Jej założycielem oraz wieloletnim rektorem i wykładowcą jest Polak, wybitny historyk filmu profesor Jerzy Teplic. Tuż po wojnie w 1946 roku odbył się pierwszy festiwal filmowy w Cannes. Francuzi pokazali, że chcą, aby ich kraj liczył się w filmowym świecie. I tak się stało. Festiwal ten przez długie lata był ośrodkiem promocji kina artystycznego, a zdobyte tam nagrody ułatwiły start wielu młodym, utalentowanym twórcom. Sporo wartościowych filmów rozpoczęło stąd swoją światową dystrybucję. I choć dziś jest on bardziej próżnym targowiskiem gwiazd niż imprezą artystyczną, to w przeszłości rzeczywiście odegrał doniosłą rolę. Festiwal powstał w momencie, kiedy kino francuskie nie było w najlepszej kondycji. Powstawało wiele filmów w konwencjach powielających dawne formy, a ich treść rzadko pobudzała do ważniejszych refleksji. Dopiero w późniejszych 50. i 60. latach kinematografia ta znów zaczęła przeżywać renesans. Za kamerami stanęli ponownie Jean Renoir, René Clair, René Clément. Interesujące propozycje obyczajowe i psychologiczne zaprezentowali w swoich filmach Roger Vadim i Louis Malle. Pojawili się też nowi twórcy. Nasz przegląd zaczniemy od filmów Roberta Bressona. Pierwsze z nich, Anioły Grzechu i Damy z Lasku Bulońskiego, zrealizowane były w klasycznych, poprawnych formach, stanowiąc jakby szkołę warsztatu. Lecz już od Dziennika Wiejskiego Proboszcza dało się zauważyć oryginalność stylu i koncepcji Bressona. Stworzył on tak zwane czyste kino, pozbawione tradycyjnej dramaturgii i fabuły. Odrzucił również dotychczas stosowane formy ekspresji aktorskiej. W jego filmach grali najczęściej aktorzy niezawodowi, stwarzający tak zwane modele ludzkie, a nie wykreowane, zagrane postacie. Ten sposób podejścia do sztuki filmowej miał stworzyć nowy typ intelektualnego kontaktu z widzem. Odbiór filmu miał być pozbawiony nachalnej dosłowności i gubienia istoty rzeczy w szczegółach akcji czy tradycyjnie ujmowanych charakterystykach bohaterów. Robert Bresson posuwał się coraz dalej w tworzeniu tego własnego, niepowtarzalnego stylu. Stał się jednym z największych indywidualistów, tworząc prawdziwie autorskie kino. Nie miał nawet naśladowców, gdyż piętno tej niepowtarzalności
onieśmielało przed podjęciem poważniejszych prób zmierzenia się z jego stylem. Do klasycznych dzieł tego reżysera zaliczyć trzeba przede wszystkim Ucieczkę z Kazańca, wnikliwe studium psychologiczne prezentujące analizę przygotowań do ucieczki z więzienia. Inne jego głośne utwory to Kieszonkowiec, Proces Joanny d'Arc, Na los szczęścia Baltazarze, Cztery noce marzeń, Lancelot i prawdopodobnie Diabeł. Kolejny z wielkich twórców tego okresu to Henri Clouzot. Już w latach 40. zrealizował on swój pierwszy głośny film Kruk. Był on sensacyjną opowieścią kryminalną, kryjącą w sobie bezlitosny wizerunek małomiasteczkowej społeczności. Jednak największym jego dziełem stała się Cena strachu. Aby uratować płonącą rafinerię, trzeba przez trudny teren dowieźć nitroglicerynę. Niebezpiecznego zadania podejmują się bezrobotni, dla których jest to szansa życiowa. W tej ekstremalnej próbie ujawniają swoje charaktery, namiętności, ale nie wytrzymują zmagania się z samym sobą ani z losem. Mocne kino, pełne wrażeń i głębokich refleksji. Wielka rola Yves Montanda. Z innych filmów tego reżysera na uwagę zasługuje Widmo, trzymający w napięciu, pełen zagadek i nieoczekiwanych zwrotów psychologiczny horror, potwierdzający opinię o Clouzocie jako mistrzu filmowego napięcia. Inna ważna postać to André Cayet. Jego filmy były bardzo popularne i lubiane przez publiczność, choć srogo chłostane przez krytykę. To głównie jego dzieła mieli na myśli późniejsi twórcy nowofalowi, gdy podejmowali walkę z kinem papy. A tymczasem poruszał on ważne problemy społeczne, dotyczące zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości. Pokazywał racje ludzi krzywdzonych przez powołany do tego aparat, opowiadał się za sprawiedliwością opartą na zdrowych, moralnych zasadach, niezakłóconych wymyślną biurokracją. Podejmował trudne tematy uchodzące czasem za tabu. Pasjonowała go tematyka społeczna, obyczajowa, moralna. Zakres zainteresowań i charakter jego filmów wyrażają się często już w samych tytułach. Sprawiedliwości stało się zadość, Wszyscy jesteśmy mordercami, Miecz i waga, Dlaczego kłamały, Umrzeć z miłości, Nie ma dymu bez ognia, Racja stanu. Ważnym aspektem kina francuskiego w tym okresie, jak zresztą prawie w całej jego historii, była szczególna dbałość o poziom aktorstwa. Element kina psychologicznego był tu zawsze bardzo ważny, stąd konieczność stałego doskonalenia koncepcji i warsztatu aktorskiego. Oto kilka nazwisk, które w tym czasie były szczególnie znane. Gérard Philippe, Jean Marais, Yves Montand, Brigitte Bardot, Marina Vladi, Jean Moreau, Michel Morgan, Catherine Deneuve, Annie Girardot. Wielką popularnością cieszyli się też aktorzy komediowi. Ten gatunek także przeżywał swój renesans i to zarówno w konwencjonalnej, tradycyjnej formie, jak i w oryginalnych, nowatorskich pomysłach. Do pierwszej grupy zaliczyć trzeba przede wszystkim filmy z Fernandelem. To wielka osobowość w dziejach kina. Potrafił stworzyć typ postaci rozbawiającej każdą publikę, a jednocześnie był to wrażliwy i refleksyjny obraz współczesnego człowieka. Grał nie tylko w komediach, ale w pamięci widzów na zawsze pozostanie jako bohater Czerwonej Oberży, Pięcioraczków, Lunatyka, Wroga Publicznego numer 1, Don Camilla, Alibaby i 40 Rozbójników, czy Człowieka w nieprzemakalnym płaszczu. W tradycyjnej komedii francuskiej, mającej ogromne powodzenie na całym świecie, ważna była też postać Filipa de Broca. Zrealizował on kilka świetnie warsztatowo skonstruowanych pastiszów, przepełnionych poezją i urodą plastyczną. Zaangażował do nich wielu świetnych aktorów: Jean-Pierre Cassella, Jean-Paula Belmondo, Catherine Deneuve i innych. Powstały takie filmy jak Dowcipniś, Kartusz Zabójca, Człowiek z Rio, Pan do Towarzystwa. Wśród odnowicieli komedii należy zauważyć dwóch twórców, którzy w nowoczesny sposób powrócili do najlepszych tradycji filmowej burleski. Rozpoczął ten nurt Jacques Tati swoimi słynnymi Wakacjami pana Ilo, przygodami dżentelmena z parasolem, którym całkowicie zawładnęły nawyki miejskiego życia i postanowił odpocząć na łonie przyrody.
Nie trzeba opowiadać tych przygód, aby wyobrazić sobie, co można w tej sytuacji wyczyniać na ekranie i w dodatku w konwencji starej, dobrej burleski. Równie godne uwagi były jego kolejne filmy, m.in. Mój wujaszek, Playtime, Pan Ilo wśród samochodów, Parada. Podobny styl komediowy zaprezentował Pierre Etté, człowiek z kamienną twarzą, mieszczuch, skłócony z naturą, ale grający też bohaterów usilnie szukających prawdziwej miłości w naszym zwariowanym świecie. Zagrał m.in. w Zalotniku, Jojo, Grunt to zdrowie i Wielkiej miłości. Pierwsze lata powojenne nie były pomyślne dla radzieckiej kinematografii. Wprawdzie w miarę szybko następowała odbudowa bazy materialnej, co pozwoliło na nakręcenie kilku interesujących komedii i filmów o tematyce wojennej. Między innymi Opowieści o prawdziwym człowieku Aleksandra Stolpera i Wielkiego przełomu Friedricha Ermlera. Jednak już pod koniec 1946 roku nastąpiło kolejne wzmożenie politycznej kontroli nad kinem. Spowodowało to znaczne obniżenie produkcji, nawet do 10 filmów rocznie. Zakazano rozpowszechniania niektórych klasycznych utworów Eisensteina, Pudowkina, Dowrzenki czy Kozincewa. Znów zaczęły powstawać filmy pod dyktando. Na szczęście zawsze, nawet w trudnych warunkach, zdarzały się wyjątki. Zaliczyć można do nich na przykład gruziński wzruszający obraz przedrewolucyjnej wsi Osiołek Magdany, Tengiza Abuładze i Rezo Czecheidze, czy zabawną komedię satyryczną Michaiła Kałatozowa Dygnitarz na tratwie. Od połowy lat 50. zauważyć można przypływ młodych, utalentowanych twórców operujących dobrym warsztatem, potrafiących przemawiać klarownym językiem, przyciągających tłumy widzów do kin. Ich filmy przedstawiały tematykę wojenną, czasem jeszcze rewolucyjną, ale potrafiły po raz pierwszy mówić o ludzkich uczuciach, namiętnościach, o ich prawdziwych problemach. Stawały się bliskie widzom i nie tylko radzieckim. Coraz więcej utworów z tego czasu przedostawało się poza granicę. Były nagradzane na festiwalach, wprowadzane do szerokiego rozpowszechniania. I to nie tylko w krajach środkowej Europy, gdzie wyświetlane były niemal obligatoryjnie, lecz również w innych obszarach świata. Wiele tytułów radzieckich filmów z lat 50. i 60. warto dziś wymienić i zachować w pamięci. Oto najważniejsze z nich. 41. Ballada o żołnierzu, Czyste niebo, Grigorija Czuchraja, Los człowieka, Wojna i pokój, Siergieja Bondarczuka, Niezłomni, A jeśli to miłość, Jurija Reizmana, Lecą żurawie, Michaiła Kałatozowa, 9 dni jednego roku, Michaiła Romma, Cichy Don, Siergieja Gierasimowa, Don Kichot, Hamlet, Grigorija Kozincewa, Niewolnica miłości, 5 wieczorów, Niedokończony utwór na pianole, Nikity Michałkowa. W tym czasie debiutuje także Andrzej Tarkowski. Jego sylwetkę przedstawiamy w rozdziale Wielkie indywidualności kina. Dla dopełnienia tej charakterystyki wspomnieć trzeba jeszcze o filmach powstających w republikach położonych dalej od Moskwy. Te nieco bardziej niezależne kinematografie postawiły przede wszystkim na ochronę własnych wartości narodowych, pielęgnowanie kultury ojców, przytłoczonej często odgórnym sterowaniem. Na Ukrainie powstawały filmy Siergieja Paradżanowa z pochodzenia Ormianina. Cienie zapomnianych przodków stały się bezsprzecznie wielkim wydarzeniem artystycznym, do dziś wzbudzającym podziw klimatem, malarskością, ujęciem tematu. Paradżanow zrealizował w swojej rodzinnej Armenii przepiękną biografię poety Sajat Nowy pod tytułem Barwa granatu, później Legendę o twierdzy Suramskiej. Poza stworzeniem własnych filmów stał się inspiratorem dla innych filmowców, tworzących w tym duchu i szukających oryginalnych rozwiązań plastycznych. Dzięki temu powstały takie dzieła jak Biały ptak z czarnym znamieniem Jurija Ilienki, Kamienny krzyż Leonida Osyki czy Drzewo pragnień Tengiza Abuładze. Pisanie o kinie greckim może się polskiemu widzowi wydawać dość dziwne, jako że obecność tej kinematografii na naszych ekranach była i jest niewielka. Tymczasem, jak pisze tamtejszy krytyk Kostas Asimakopoulos, greckie kino zainicjowało swoją obecność 3 lata po wynalazku braci Lumière. Przemierzyło heroiczną drogę, pełną godnych podziwu starań, komicznych momentów i śródziemnomorskiej żywiołowości, by w latach 1960-70 móc się legitymować produkcją roczną ponad 120 filmów fabularnych długiego metrażu.
Z opisów wynika jednak, że większość tych filmów to lekkie, łzawe komedie i melodramaty, utwory kostiumowe, rażące sztampą i nadmierną prostotą. Trafiały się jednak w kinie greckim prawdziwe perły. Niewątpliwie należą do nich filmy Michaela Kakoyanisa. Początkowo zajmował się w nich czasami współczesnymi. Niedzielne przebudzenie i Dziewczyna w czerni są znakomitymi utworami obyczajowymi, surowymi i pełnymi autentyzmu. Wkrótce pasją jego stały się adaptacje utworów antycznych. Powstaje znakomita Elektra, później Trojanki oraz Ifigenia. Artysta sięga też do tematyki fantastyczno-naukowej, tworząc film Ostrzeżenie przed atomową zagładą, dzień, w którym wypłynęła ryba. Największym jednak jego sukcesem, i to na skalę światową, jest Grek Zorba. Z wielkim polotem pokazane zderzenie kultur i obyczajów, refleksyjna zaduma nad dzisiejszym światem, nad smutkami i radościami życia. Znakomita muzyka Mikisa Theodorakisa i niezapomniana kreacja Anthony Quinna dodają temu filmowi szczególnego smaku, tworzą z niego legendę kina. Wśród innych twórców greckiego kina zwraca uwagę postać Theo Angelopoulosa. Jego filmy wnikliwie penetrują rzeczywistość, dają świadectwo codziennemu życiu, uwikłaniom społecznym i politycznym. Charakteryzują się specyficzną poetyką, są bardzo dojrzałe warsztatowo, zawsze dobrze obsadzone. Najważniejsze jego utwory to Rekonstrukcja, Pamiętny rok, Myśliwi, Aleksander Wielki. Greckie kino przez cały czas podlegało obowiązującym układom politycznym, z reguły niezbyt przychylnym wolności twórczej. Jego autorzy wytworzyli w związku z tym całe systemy sposobów omijania cenzury. Powstawały utwory aluzyjne, alegorie do opisywanej rzeczywistości, bogata metaforyka. Jednym z nielicznych znanych w Polsce przykładów takiego kina są Leniuchy z Żyznej Doliny, swym klimatem i wymową przypominające wielkie żarcie Marka Ferreriego. Początki kina hiszpańskiego datowane są na rok 1896. Przez całe półwiecze nie było jednak znaczących filmów czy twórców mogących świadczyć o sile tej kinematografii. Wyjątkiem był oczywiście Louis Buñuel, ale swoje najważniejsze filmy tamtego okresu realizował we Francji, potem zaś przeniósł się do Meksyku. Rozwojowi kina nie sprzyjała też sytuacja polityczna, związana z dyktatorskimi rządami, zaostrzoną kontrolą i cenzurą. Po II wojnie światowej powstawało dość dużo filmów, lecz miały one z reguły charakter propagandowy albo rozrywkowy, i to na ogół na dość niskim poziomie. Dopiero w latach 50. i 60. pojawiło się kilku twórców, którzy hiszpańskie kino ożywili, a niektóre z ich filmów zaistniały jako trwałe pozycje w historii kina. Za czołową postać uznać należy Carlosa Saure. Rozpoczynał swą twórczość filmem Los Golfos, niemal neorealistycznym obrazem o dzielnicach nędzy i młodych ludziach bez szans, bez perspektyw, bliskich świadkowi przestępczemu. Polowanie było z kolei wielką alegorią ówczesnej sytuacji politycznej, pokazaniem genezy metod faszystowskich. Filmy te nie zostały dobrze przyjęte przez władze, ale stylistyka aluzji i alegorii oraz pewien kamuflaż pozwoliły twórcy uniknąć większych represji. Mógł nadal pracować jako reżyser. Kolejne jego utwory dążyły w kierunku takiej właśnie formy, coraz bardziej wyrafinowanych i wysmakowanych opowieści o dramatach współczesnego świata. Bohaterowie jego filmów próbowali odnajdywać siebie poprzez bolesne doświadczenia z przeszłości, rodzinne, wojenne, polityczne. Często pojawiały się tragiczne momenty z niedawnej historii Hiszpanii. Widoczny był ich wpływ na teraźniejszość, na aktualne problemy i dramaty. Oto kilka tytułów jego filmów. Mrożony Peppermint, Anna i Wilki, Kuzynka Angelika, Nakarmić kruki, Eliza, Życie moje. Carlos Saura próbował w swej dalszej twórczości jeszcze innych tematów, innej stylistyki. Znamiennym tego przykładem może być oparta na tańcu flamenco seria utworów mówiących o ludzkich uczuciach i namiętnościach. Saura jest twórcą niepokornym, stale szukającym nowych tematów i nowych środków wyrazu. Wymieńmy jeszcze innych znaczących filmowców hiszpańskich. Louis Berlanga. Do najgłośniejszych jego utworów należy Kat. Tytułowy bohater nie może zaakceptować swego zawodu, nie znajduje też zrozumienia w swoim otoczeniu.
to świetna rozprawa z systemem sprawiedliwości i zakłamaniem społecznym. Uczta wigilijna. Opis tragicznie zakończonej uczty serwowanej nędzarzom przez bogaczy. Ostra satyra społeczna. Jean Antonio Bardem. Główna ulica jest mistrzowsko skonstruowanym opisem hiszpańskiej prowincji. Ten realizm bywa wzruszający, ale też i przerażający. W podobnym tonie i stylistyce utrzymane są inne jego filmy. Aktorzy, śmierć rowerzysty, w zamkniętym kręgu. Marco Ferreri. Czołowym jego filmem z tego okresu był Wózek, makabryczna komedia o inwalidzie, który z powodu niemożności otrzymania wózka dokonuje krwawej zemsty na wszystkich winowajcach. Takimi właśnie kamuflażami posługiwali się ówcześni twórcy hiszpańscy, aby ominąć pułapki cenzury i móc mówić o problemach własnego społeczeństwa. Ferreri większość swoich filmów, z głośnym, wielkim żarciem, realizował we Włoszech i we Francji. Rodowity Hiszpan, Louis Buñuel, nie miał szczęścia do rodzinnych stron. Po pierwszych francuskich eksperymentach surrealistycznych i zrealizowaniu głośnego hiszpańskiego dokumentu Ziemia Hurdów nie mógł tworzyć we własnym kraju. Po wielu latach nakręcił w Hiszpanii Viridiane i znów ścigała go cenzura. Swoistą rekompensatą było to, że swój ostatni film, Mroczny przedmiot pożądania, zrealizował w swojej ojczyźnie. We Francji odnowa kina zaczęła się od manifestów młodych twórców i dziennikarzy skupionych wokół pisma Carrière du Cinéma. Zanegowali oni niemal wszystkie dotychczasowe zdobycze rodzimego kina, z wyjątkiem filmów Jeana Vigo i Jeana Renoira. Poddali je totalnej krytyce, określili jako kino papy, zupełnie nieżyciowe i nieprzydatne współczesnemu widzowi. Jednocześnie byli oni stałymi i gorliwymi bywalcami filmotek, dobrymi znawcami historii światowego kina i nie chcieli odrzucać jego autentycznych osiągnięć. Uważali natomiast, że kino nie powinno opowiadać wymyślonych historyjek, lecz mocno trzymać się życia, wnikliwie obserwować rzeczywistość, zgłębiać psychikę przedstawianych bohaterów. Wśród problemów pojawiających się w ich filmach zauważyć można konflikty między pokoleniami, trudności porozumiewania się, kryzys małżeństwa, życiowy egoizm, szukanie koncepcji wolności człowieka, nihilizm ogarniający młodych ludzi. Do wyrażania tych problemów i możliwości poważnej dyskusji o nich poszukiwali nowatorskich metod. Za podstawową uznali tak zwaną cinema verite. Chcąc być jak najbliżej prawdy, uznali, że należy to czynić przy pomocy ukrytej kamery, która ma szansę dotrzeć do sedna zachowań i myśli człowieka. Później zaczęto inscenizować i reżyserować scenki, ale zawsze były one oparte o wnikliwe obserwacje i tworzone tak, by efekt na ekranie przypominał dokumentalne podglądanie życia. Francuscy nowofalowcy zakładali nawet, że chropawy, niestaranny obraz jest bardziej wiarygodny i traktowali ten styl jako element swego manifestu artystycznego. Próbowali ponadto zerwać z tradycyjną fabułą, która ich zdaniem zakłócała prawdę o człowieku i rzeczywistości. Istniała w ich filmach pewna oś dramaturgiczna, wokół której dowolnie komponowano wydarzenia, czasem przeplatając je z filozoficznymi dyskusjami czy wypowiedziami. Zdarzało się, że dzielono film na podrozdziały, odpowiadające różnym tematom czy stanom psychicznym bohaterów. Do najważniejszych twórców i filmów tego nurtu należy zaliczyć Jean-Luc Godard, Do utraty tchu, Kobieta jest kobietą, Żyć własnym życiem, Szalony Piotruś, Męski, żeński, Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem, François Truffaut, 400 batów, Strzelajcie do pianisty, Gładka skóra, Claude Chabrol, Piękny Serge, Kuzyni, Agnès Varda, Cleo od 5 do 7, Szczęście, Stworzenia. Drugim istotnym kierunkiem francuskiej nowej fali był nurt intelektualny. Czołowi jego twórcy, Alain Resnais i Alain Robbe-Gillet, próbowali podejść do rzeczywistości w sposób filozoficzny, spojrzeć na rzeczywistość w szerszym kontekście, rozważyć wpływ czasu i przestrzeni na życie człowieka. Filmy ich mówiły o przeszłości i o pamięci jako istotnych czynnikach wpływających na naszą teraźniejszość. Liczy się tylko to, co pozostawiło ślad w naszej pamięci. Tylko to może być budujące dla naszych uczuć, przeżyć, aktualnych działań. Ale może być też ruiną, przeszkodą, nie do pokonania, barierą dla dalszego normalnego życia. Taka filozofia pojawia się w filmach Hiroshima, moja miłość i zeszłego roku w Marienbadzie.
Nowa fala była zjawiskiem niejednolitym. Określa się tym mianem ogólną tendencję do odnowy kina w latach 50. i 60., ale w każdym kraju przebiegała ona inaczej, przyjmowała odmienne założenia. O ile na przykład preferowana we Francji metoda zakładała pewien chaos oraz używanie lub imitowanie ukrytej kamery, angażowanie aktorów niezawodowych i świadome tworzenie niestarannego obrazu, to w Anglii przeciwnie, dbano o jego dobrą, profesjonalną, nawet perfekcyjną jakość, angażowano dobrych i znanych aktorów, a w zakresie dramaturgii przestrzegano dawnych, klasycznych zasad kina fabularnego. Istotą tego nurtu w wydaniu brytyjskim był temat związany z wnikliwą, niemalże dokumentalną penetracją życia zwykłych, przeciętnych ludzi, ich kłopotów i codziennych problemów. Podstawowym motorem twórczym było tu wyrażanie buntu i braku zgody na zastaną rzeczywistość i na wszelkie uciążliwości z niej wynikające. Angielscy nowofalowcy określali się jako młodzi gniewni i to określenie stało się ich programem i w życiu, i w sztuce. Ten protest był jednak tylko krzykiem na nie. Nie proponował żadnych konstruktywnych rozwiązań. Pozostawiał zbuntowanych i sfrustrowanych bohaterów z ich problemami, nie szukał dróg wyjścia. Takie było założenie i taka była jego konsekwentna realizacja, zwłaszcza w kinie, ale także w literaturze i w teatrze. Przy charakterystyce tego nurtu nie można pominąć postaci Harolda Pintera i Johna Osborna, którzy wspólnie z filmowcami Młodych Gniewnych tworzyli manifesty i często byli współscenarzystami nowofalowych filmów. Oto klasyczne przykłady. Karel Reisz z Soboty na niedzielę, Lindsay Anderson – Sportowe życie, Tony Richardson – Miłość i gniew, Music Hall, Smak miodu, Samotność długodystansowca, John Schlesinger – Rodzaj miłości, Billy kłamca, Darling, Anthony Simmons – Czwarta nad ranem. Kierunek ten umocnił w kinie brytyjskim skłonność do rzeczowej i wnikliwej analizy rzeczywistości. Potwierdził też zalety stosowania zasady solidności i profesjonalizmu w realizacji filmów. Taki styl został zaakceptowany przez publiczność i jednocześnie wywarł wpływ na charakter tej kinematografii w następnych latach. Twórcy debiutujący w tym czasie przez długi czas utrzymywali się w czołówce kina światowego, choć ich następne filmy odbiegały już od nowofalowych trendów. Wymieńmy tu dla przykładu takie utwory jak Szczęśliwy Człowiek, Jeżeli i Szpital Brytania Lindsaya Andersona, Tom Jones i Szarża Lekkiej Brygady Tony Richardsona, czy amerykańskie utwory Johna Schlesingera Dzień Szarańczy, Maratończyk, Nocny Cowboy. Użycie dawnej nazwy obecnie rozdzielonego państwa ma na celu zachowanie historycznej poprawności i tradycji oraz podkreślenie charakteru tego państwa w 60. latach. Chodzi tu o panujący wówczas ustrój socjalistyczny. Ma to w tym przypadku ścisły związek z filmową nową falą, która wyrosła w Czechosłowacji właśnie z próby sprzeciwu wobec politycznej i społecznej rzeczywistości. I tak się faktycznie stało. Władze odczytały te intencje i uczyniły wiele, by filmy miały kłopoty z rozpowszechnianiem i nie wydostawały się poza granicę. Twórcom utrudniano pracę, szkalowano ich, niektórych zmuszano do opuszczenia kraju. W podręcznikach historii kina przez długie jeszcze lata określano ten nurt jako błąd artystyczny i ideologiczny. Co było takiego groźnego w tych filmach? Przede wszystkim prawdziwe spojrzenie na życie, pokazanie ludzkich kłopotów, trudne zmaganie się z codziennością i tworzenie schematycznego obrazu człowieka, zagubionego, coraz mniej myślącego, godzącego się na wszystko. Był to ideał człowieka posłusznego w ustroju totalitarnym, ale nigdy nie wypowiadany głośno, wręcz kamuflowany w oficjalnej propagandzie. Film odsłaniał te cechy, był w tym autentyczny i wiarygodny, a w dodatku czynił to ze specyficznym humorem. Twórcy ostro smagali satyrą to, co się działo i tych, którzy brali w tym udział, ale wobec zwykłych, prostych ludzi zachowali ogromny szacunek i życzliwość. Stało się to ważną cechą filmów, dzięki której są one zawsze zrozumiałe i stale aktualne. W metodzie twórczej czeskim nowofalowcom bliższy był model francuski niż angielski. Aranżowali sytuacje do złudzenia przypominające dokument. Za pomocą ukrytej kamery bezpośrednio przyglądali się życiu. Świadomie stosowali chropawą fakturę obrazu, tworzyli efekty rodem z kina amatorskiego. Dbali jednak w szczególny sposób o atmosferę, o wzbudzenie sympatii widzów dla swoich bohaterów, choć także w tych filmach pojawiały się elementy ironii, sarkazmu
goryczy. Najważniejsze utwory filmowej czeskiej nowej fali to Wiera Chytilowa, O czymś innym, Miloš Forman, Konkurs, Czarny Piotruś, Miłość blondynki, Pali się moja panno, Iwan Paszer, Intymne oświetlenie, Jarosław Papuszek, Straszne skutki awarii telewizora, Hogo Fogo Homolka, Homolkowie na urlopie, Jiří Mencel, Zbrodnia w żeńskiej szkole, Pociągi pod specjalnym nadzorem, Kapryśne lato, Ewald Schrom, Odzwierciedlenie, Intrygantki. Ten ożywczy okres w kinie czechosłowackim zaowocował również innymi trendami, których nie można zaliczyć do typowo nowofalowych, ale warto o nich wspomnieć. Pojawiało się w nich bardziej uogólnione, czasem wręcz filozoficzne spojrzenie na rzeczywistość. Takie były na przykład filmy Jana Nemeca. Niektóre znane tematy i motywy, jak wojna czy świat widziany oczami dziecka, zostały potraktowane zupełnie inaczej niż dotąd. Odnowa objęła także filmową rozrywkę. Powstało wiele utworów, o których już wtedy było głośno, a i dzisiaj stanowią przykłady interesującego i uniwersalnego kina. Zaliczyć można do tej grupy następujące filmy. Jan Nemec, Diamenty nocy, O uroczystości i gościach, Męczennicy miłości. Jan Kadar i Elmar Kloss, Śmierć nazywa się Engelchen, Oskarżony, Sklep przy głównej ulicy. Karel Kachynia, Ja, Julinka i koniec wojny, Wóz do Wiednia i Znów skacze przez kałuże. Ladislav Rychman, Starcy na chmielu, Dama z tramwaju, Zdenek, Podskalski, Biała Pani. W kinie szwedzkim kontestacja nowofalowa wynikała m.in. ze sprzeciwu wobec pozycji Ingmara Bergmana. Ten niewątpliwy mistrz kina światowego przyćmił na długie lata wszelkie poczynania swoich rodaków. Młodzi twórcy pragnęli być zauważeni. Opisując kino mistrza jako wertykalne, umieszczające relacje człowieka z Bogiem na pierwszym planie, chcieli mu przeciwstawić kino horyzontalne, gdzie główna płaszczyzna tych relacji przebiega w poziomie między ludźmi. Niezbyt trafna to interpretacja, bo to u Bergmana przecież problemy międzyludzkie potraktowane są wyjątkowo wnikliwie, a ich odniesienia do Boga przydają im głębi. Chcąc dokonać tej kontry i zostać zauważonymi, zrealizowali oni kilka filmów rzeczywiście nieźle ukazujących codzienne życie i istotne ludzkie sprawy. Wielką ich zaletą było wierne odniesienie się do realiów, pokazanie szerokiego tła obyczajowego, poruszenie tematów trudnych, często uchodzących za tabu. Tak było na przykład z filmową erotyką, pokazywaną w tych filmach z większą niż dotąd śmiałością, ale też z pewną ironią i dystansem. Nawet jeśli akcja tych filmów rozgrywała się w przeszłości, nie traciły one swej aktualności i odniesienia do dnia dzisiejszego. To ważny wkład do historii kina, nie tylko szwedzkiego. Dodać jeszcze należy, że większość powstałych w tym nurcie filmów charakteryzowała się dużą sprawnością warsztatową. Do najważniejszych twórców i filmów szwedzkiej nowej fali zaliczyć należy Jorn Donner, Kochać, w rolach głównych wystąpili Harriet Anderson i Zbigniew Cybulski, Vilgot Sjoman, 491, Moja siostra, moja miłość, Jestem ciekawa, Bo Widerberg, Wózek dziecięcy, Adalen 31. Lata 70. były dla kina amerykańskiego szczególnie bogate. To już wielka profesjonalna kinematografia i potężny przemysł filmowy. Właśnie metody przemysłowe oraz wielka finansjera opanowały kino, często ze szkodą dla rozwoju filmowej sztuki, choć na szczęście nie zawsze. W tym dziesięcioleciu wydarzyło się bardzo dużo. Rozpoczęli swą twórczość reżyserzy, którzy wyznaczyli dalsze kierunki rozwoju kina. Nie sposób tu wymienić ich wszystkich. Nasz wybór padł na szczęśliwą trzynastkę, w kolejności alfabetycznej i ich najważniejsze filmy z lat 70. Woody Allen, Bierz forsę i w nogi, Bananowy czubek, Wszystko, co chcieliście wiedzieć o seksie, a baliście się zapytać, Annie Hall, Wnętrza, Manhattan. Robert Altman, Mesh, Obrazy, Nashville, Buffalo Bill i Indianie, Trzy kobiety, Dzień weselny. Peter Bogdanowicz, Ostatni seans filmowy, No i co doktorku, Papierowy księżyc, Nickelodeon, Saint Jack. Francis Ford Coppola, Ojciec chrzestny, Rozmowa, Czas apokalipsy. Bob Fosse, Kabaret, Leny, Cały ten zgiełk. William Friedkin, Francuski łącznik, Egzorcysta, Cena strachu, remake filmu Henri Clouzota.
George Roy Hill, Butch Cassidy i Sundance Kid, Rzeźnia nr 5, Żądło. Sidney Lumet, Morderstwo w Orient Expressie, Taśmy Prawdy, Serpico, Pieskie Popołudnie, Sieć. Alan Pakula, Klut, Syndykat Zbrodni, Wszyscy Ludzie Prezydenta, Przybywa Jeździec. Brian De Palma, Przyjęcie Weselne, Kerry, Opętanie, Wściekłość. Sam Peckinpah, Dzika Banda, Pat Garrett i Billy Kid, Nędzne Psy, Ucieczka Gangstera, Konwój. Martin Scorsese, Alicja Już Tu Nie Mieszka, Taksówkarz, New York, New York, Wściekły Byk. Steven Spielberg, Pojedynek, Sugarland Express, Szczęki, Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, 1941, E.T. Trudno zamknąć listę znaczących reżyserów kina amerykańskiego lat 70. Obok wyżej wspomnianych tworzyli również filmowcy z wcześniejszych pokoleń: Billy Wilder, Fedore, William Wyler, Prawo Gwałtu, John Cassavetes, Kobietę pod presją, Zabójstwo chińskiego maklera, Gloria. Swoje ważne amerykańskie filmy zrealizowali także przybysze z Europy Środkowej: Miloš Forman, Odlot, Lot nad Kukułczym Gniazdem, Her oraz Roman Polański, Chinatown. Kino USA tamtych lat to również czas wielkiego aktorstwa. Zwłaszcza mężczyźni tworzą niezapomniane kreacje. Oto niektórzy z nich: Marlon Brando, Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jack Nicholson, Robert De Niro, Robert Redford, Roy Scheider. W dalszym ciągu trwają intensywne poszukiwania nowych, atrakcyjnych form kina rozrywkowego. Pojawiają się kolejne pomysły, a realizacji ich sprzyjają coraz to nowsze wynalazki techniczne. Można tu wyróżnić pewne grupy filmów szczególnie istotnych w tym okresie: wielkie widowiska fantastyczno-naukowe realizowane z ogromnym rozmachem. Początkiem nowego stylu były Gwiezdne Wojny George'a Lucasa i dalsze jego części Imperium Kontratakuje i Powrót Jedi. Innym, bardziej refleksyjnym sposobem ujmowania tej tematyki charakteryzowały się filmy Stevena Spielberga: Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia i E.T. W tym czasie rozpoczęła się też seria filmów z obcym. Pierwszym z nich był Obcy ósmy pasażer na Stromo Ridleya Scotta. Filmy katastroficzne. Rozwojowi tego gatunku sprzyjała technika. Rozmachowi realizacji towarzyszyły dodatkowe atrakcje, na przykład aparatura działająca na błędnik i dająca widzom wrażenia zakłócenia równowagi podczas pokazywanego trzęsienia ziemi. Powstało wiele takich filmów, m.in. Płonący wieżowiec, Trzęsienie ziemi, Tragedia Posejdona, Port lotniczy, Królestwo pająków. Filmy z walkami w stylu karate. Bardzo popularny gatunek zapoczątkowany został słynnym Wejściem smoka Bruce'a Lee. Rozwój zawsze popularnego gatunku komediowego, tym razem z przewagą parodii i pastiszów. Niekoronowanym królem tego nurtu stał się Mel Brooks ze swoimi zabawnymi filmami Młody Frankenstein, Nieme kino, Lęk wysokości. Włoskie kino stoi przede wszystkim pod znakiem twórczości wielkich mistrzów. Nazwisko Federico Felliniego znane jest już w całym świecie. W latach 70. powstają jego kolejne dzieła: Satyricon, Rzym, Amarcord, Miasto kobiet. Podobnie jest w przypadku Luchino Viscontiego. Właśnie w tych latach powstaje Śmierć w Wenecji, Portret rodzinny we wnętrzu, Ludwik i Niewinne. Michelangelo Antonioni realizuje w tym czasie swoje filmy w Anglii i w USA. Pojawia się nowa ważna postać w dziejach włoskiego kina – Bernardo Bertolucci. Po poetyckiej, metaforycznej strategii pająka, według opowiadania Jorge Luisa Borgesa i dynamicznej adaptacji powieści Alberto Moravi Konformista, realizuje on film, który wywołuje atmosferę szoku i skandalu obyczajowego. Z drugiej jednak strony uznawany jest za dzieło wielce sugestywne, prawdziwe, odkrywające namiętności i okrucieństwo dzisiejszego człowieka. Takie opinie zbiera Ostatnie tango w Paryżu, film z Marią Schneider i Marlonem Brando. Ale niewątpliwie najlepszym jego dziełem jest Wiek XX, wielki fresk z dziejów naszego stulecia. Utwór o wydarzeniach historycznych i politycznych, o ludzkich dramatach, namiętnościach, o nienawiści i o miłości. To jeden z tych nielicznych filmów, które oglądamy z zapartym tchem przez ponad 5 godzin, a potem długo o nich pamiętamy. Wiele skandali wywołał też inny włoski twórca, Pier Paolo Pasolini. W swoich pierwszych filmach, Włóczyki i Mama Roma, dokonywał interesujących penetracji życia społecznego. Był też autorem kontrowersyjnych ujęć tragedii antycznych, Króla Edypa i Medei, czy filozoficznych metafor w filmach Teoremat i Chlew.
Później przeszedł do utworów o wyraźnych znamionach kina erotycznego, opartego na klasycznej literaturze. Powstały utwory niezwykle śmiałe obyczajowo, jak Decameron, Opowieści kanterberyjskie, Kwiat tysiąca i jednej nocy. Jedni dostrzegali w nich specyficzną poetykę, inni element pornografii. Po zrealizowaniu swego ostatniego, również skandalicznego filmu, Salo, czyli 120 dni Sodomy, Pasolini został zamordowany. Niemieckie kino od czasu zakończenia II wojny światowej pozostaje w rozbiciu. Istnieją dwa państwa niemieckie, a zatem dwie kinematografie. Trudno jednak doszukać się większych sukcesów filmów z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Silna dominacja polityczna i cenzura nie sprzyjały artystycznym poczynaniom. Większość twórców z dawnego pokolenia pozostało w RFN lub w ogóle opuściło Niemcy. Nowych kadr nie przybywało. Stąd ubogość tego kina. Poza nielicznymi pozycjami rozrachunkowymi nakręconymi po wojnie i filmami dla dzieci, trudno mówić o rozwoju tej dziedziny kultury. W Republice Federalnej Niemiec również nie było szczególnie korzystnych tendencji do rozwoju sztuki filmowej. Pojawiło się natomiast kilku twórców, którzy szybko stali się znani w świecie, a ich utwory, realizowane zresztą nie tylko na terenie Niemiec, są dziś ważnymi utworami w historii kina. To przede wszystkim Werner Herzog, pełen niezwykłych koncepcji artysta, ukazujący anomalie naszego ludzkiego świata, odwieczny konflikt między naturą a cywilizacją, dramat ludzi szukających swego miejsca na ziemi. Herzog obserwuje człowieka w różnych sytuacjach, miejscach, aspektach, tworzy jego współczesny portret. Czyni to oryginalnymi, czasem niesamowitymi środkami. Wprawia aktorów na planie w stan hipnozy, podróżuje z ekipą niemal po całym świecie w poszukiwaniu przedziwnych plenerów. Zadziwia długimi, fascynującymi ujęciami. Najważniejsze jego filmy to Akira Gniew Boży, Nawet karły kiedyś były małe, Zagadka Kaspera Hausera, Szklane serce, Stroszek, Nosferatu wampir, Wojcek, Fitzgeraldo. Ważną postacią jest również Volker Schlendorf, wykształcony we Francji, początkowo zajmujący się dokumentem, szybko rozpoczął realizowanie filmów pełnych pasji społecznej, takich jak Niepokoje wychowanka Terlesa, Utracona cześć Katarzyny Blum, Strzał z litości. Poszukiwał miejsca człowieka w rzeczywistości politycznej i historycznej, m.in. w Blaszanym bębenku, najgłośniejszym swoim utworze będącym adaptacją powieści Günthera Grassa. Próbował wreszcie na nasz los spojrzeć metaforycznie, filozoficznie w filmie Homo Faber. Stale rozwija swe pasje i zdolności twórcze Wim Wenders, który już w latach 70. rozpoczął tworzyć wspaniałe, alegoryczne wizje współczesnego świata. Realizował je w charakterystycznym, wolnym tempie, dającym widzowi czas na głębszą refleksję. Takie były już jego pierwsze filmy – Alicja w miastach czy Paryż, Teksas. Później Wenders zaskakiwał nas takimi utworami jak Niebo nad Berlinem, Jak daleko, jak blisko, Lisbon Story. Istotnym wydarzeniem w tych latach była przymusowa emigracja do Niemiec Ingmara Bergmana. Do wielkiego twórcy przybywali jego szwedzcy przyjaciele, aktorzy, operatorzy i tu, w niemieckich wytwórniach, powstały takie dzieła jak Jajo węża, Jesienna sonata i Z życia marionetek. Kino węgierskie, podobnie jak każde w tym rejonie Europy, miało swoje wzloty i upadki. Te ostatnie często związane były z istniejącą ostrą cenzurą. Zwłaszcza wtedy, gdy dotykało problemów społecznych, politycznych, chciało mówić prawdę o swoim narodzie. A kino węgierskie takie potrzeby zdradzało i to już od końca lat 50., kiedy pojawiały się pierwsze polityczne odwilże. Nie były to jednak jeszcze dobre lata dla takiego kina. Pojawiły się więc tylko nieliczne próby wyłamania z obowiązujących rygorów. Prób tych dokonywali Marton Keleti we Wczoraj i Dziś oraz Zoltan Fabri w 20 godzinach. Nieco później, w latach 60., powstało kilka filmów atakujących minione czasy stalinowskie i ich nieludzki charakter. Wśród twórców pojawiły się nazwiska znane później w świecie filmowym jako czołówka kinematografii węgierskiej. To przede wszystkim Miklós Jancsó, István Szabó, Peter Baccsó, Károly Mack, Sándor Sára. Obrazy powstałe w latach 70. cechuje duża dojrzałość. I to zarówno od strony warsztatowej, jak i myślowej. W centrum zainteresowania filmowców były wydarzenia z lat stalinowskich i ich wpływ na całą powojenną przyszłość. Bohaterami byli z reguły ludzie młodzi. Młodość w tamtych czasach oznaczała nabycie pewnych doświadczeń czy nawyków przez tych,
którzy później, już w latach 70., decydowali o charakterze życia w socjalistycznym państwie. Niełatwo więc było takie filmy realizować, część z nich długo dojrzewała na cenzorskich półkach. Jednocześnie twórcy do opisywanych wydarzeń nabrali większego dystansu. Ich filmy nie były prostymi polemikami z faktami czy opisem sytuacji, lecz zawierały elementy metafory, symboliki, uogólnienia. Charakteryzowały się też psychologiczną wnikliwością. Przywołajmy kilka znaczących tytułów. Pal Gabor, Angi Vera, Stracone życie, Andras Kowacz, Zimne dni, Ściany, Gospodarz stadniny, Peter Baczo, Strzał w głowę, Pod prąd, Świadek, Czas teraźniejszy, Przedwczoraj, To cholerne życie, István Szabó, Wiek marzeń, Film o miłości, Budapesztańskie opowieści, później Mefisto, Pułkownik Redl, Sándor Sára, 10 tysięcy dni, Kamień rzucony w górę, Károly Mack, Miłość, Przed Bogiem i ludźmi, Inne spojrzenie, Peter Gotar, Ten dzień to prezent, Czas się zatrzymuje. Wielką indywidualnością kina węgierskiego stał się niewątpliwie Miklós Jancsó. Dla scharakteryzowania jego osoby posłużę się cytatem z leksykonu reżyserów filmowych Zbigniewa Pitery. Jancsó staje się przejmującym malarzem wyizolowanych środowisk ludzkich w sytuacjach ostatecznych. Biorąc za punkt wyjścia fakty historyczne, rewolucja, kontrrewolucja, terror, represje, eksplikuje je poetycko poprzez pełne wyrafinowanego dramatyzmu, a zarazem plastycznej precyzji obrazy, które zyskują rangę filozoficznych uogólnień, motywu bezradności, ale i godności człowieka wobec gwałtu i przemocy. Jancsó doprowadza do perfekcji własną, niepowtarzalną, choć graniczącą nieraz z manieryzmem stylistykę. Długie ujęcia, kamera okrążająca ze wszystkich stron postacie, aktorzy poruszający się w milczeniu lub wygłaszający w określonym rytmie rezonerskie kwestie, co w sumie tworzy swoisty balet pozwalający stopniowo narastać tragedii niczym u starożytnych klasyków. Do jego utworów z tego najlepszego węgierskiego okresu należą Desperaci, Gwiazdy na czapkach, Cisza i krzyk, Ożywcze wiatry, Sirocco, Agnus Dei, Dopóki lud prosi, Elektra moja miłość, Węgierska rapsodia, Allegro Barbaro. Wielu spośród twórców nowej fali rozpoczęło samodzielną drogę artystyczną. Niektórzy z nich przez długie lata odnosili znaczące sukcesy, również poza granicami kraju. Tak było na przykład Jean-Luc Godardem i Alanem Resnais. Na miejscu we Francji filmy pełne poezji i bogatych obserwacji obyczajowych realizował François Truffaut. Były to Dzikie dziecko, Małżeństwo, Taka ładna dziewczyna, Noc amerykańska, Miłość Adélie H., Kieszonkowe. Nowych dróg i sukcesów w różnych gatunkach filmowych poszukiwał też inny nowofalowiec, Claude Chabrol. Najlepszymi z jego filmów okazały się te, które oparte były na wydarzeniach kryminalnych, poprawne warsztatowo, dobrze zagrane, stanowiące doskonałe zagadki dla widza, a jednocześnie przekazujące pewną filozofię społeczną i moralną. Z ważniejszych tytułów warto wymienić następujące: Niewierna żona, Niech bestia zdycha, Rzeźnik, Dekada strachu, Niewinni o brudnych rękach. W okresie tym powstają również dwa ważne filmy Louis Buñuela. Prezentują jego drapieżne spojrzenie na życie społeczne, a swą formą wracają do dawnych tradycji surrealistycznych. Są to Dyskretny urok burżuazji i Widmo wolności. W podobnej temperaturze, choć w innym, bardziej okrutnym stylu, Marco Ferreri realizuje swoje skandaliczne Wielkie żarcie. Michelangelo Antonioni urodził się 29 września 1912 roku. Początki jego twórczości artystycznej związane są z malarstwem, architekturą i teatrem. W filmie rozpoczynał jako dokumentalista. Jego pierwsze obrazy pochodzą z okresu neorealizmu. To surowe zapisy rzeczywistości tworzone w duchu tamtej epoki. Później pracował jako współscenarzysta i asystent takich reżyserów jak Marcel Carné, Federico Fellini, Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis. Od momentu debiutu fabularnego w roku 1950 tworzy kino bardzo indywidualne, niepowtarzalne. Koncentruje się na ludzkich uczuciach i na ich braku. Jego bohaterowie z trudem i często bezskutecznie szukają sensu swojego istnienia. Głównym tematem jego filmów jest alienacja,
Człowiek sam w sobie stwarza warunki życia, w których nie potrafi normalnie i godnie egzystować. Początkowo filmy Antonioniego okazywały się zbyt trudne i niezrozumiałe. Inny sposób kontaktu z widzem, pozbawienie filmów tradycyjnej narracji, długie ujęcia, silna koncentracja na wewnętrznych przeżyciach bohaterów były w kinie czymś nowym, nieoczekiwanym. Dziś wiemy, że jest to wielkie kino, które konsekwentnie i w oryginalny sposób ukazuje kondycję człowieka we współczesnym świecie. Ingmar Bergman urodził się 14 lipca 1918 roku. Wielka postać w dziejach światowego kina. Artysta o ogromnej wrażliwości i wnikliwości spojrzenia. Wszystko, co stworzył, koncentruje się na zasadniczych, najważniejszych sprawach człowieka, na jego sferze duchowej i na wszechstronnej obserwacji codziennego życia. To, o czym mówił w swoich filmach, można by spróbować ująć w kilku kategoriach. Problematyka egzystencjalna i filozoficzna. Bóg, wiara, dobro, zło, życie, śmierć. Żywot człowieka w świecie. Miłość, jej brak, porozumienie między ludźmi, samotność człowieka wśród innych ludzi, małżeństwo, rodzina, konflikty zewnętrzne i wewnętrzne, moralność we wzajemnym współżyciu ludzi, prawda i kłamstwo w życiu. Sztuka i rola artysty w świecie. Prawda a fałsz, maska aktora a maska w życiu. Trud tworzenia, samotność artysty, rola sztuki w życiu. To tylko niektóre z tez i sygnałów dawanych nam przez Ingmara Bergmana do refleksji nad naszą własną egzystencją. Bogactwo duchowe i intelektualne zawarte w dziełach mistrza jest i na zawsze pozostanie niezmiernie ważnym źródłem inspiracji i rozmyślań o sprawach zasadniczych. Louis Buñuel urodził się 22 lutego 1900 roku, zmarł 30 lipca 1983 roku. W okresie awangardy francuskiej zadebiutował kilkunastominutowym filmem zrealizowanym wspólnie z Salvadorem Dali. Pies andaluzyjski stał się manifestem filmowego surrealizmu. Ukazał moc kinowej magii, oniryzmu, wyobraźni, prowokacji. Ten styl wykorzystał Buñuel raz jeszcze w zjadliwym i satyrycznym Złotym Wieku oraz nakręconym w rodzinnej Hiszpanii dokumencie, po czym zniknął z filmowej mapy świata na 14 lat. Pojawił się w Meksyku, gdzie powstały jego kolejne znaczące utwory. W Hiszpanii obowiązywał zakaz wyświetlania wielu jego filmów. Zaledwie kilka razy sięgał w swojej ojczyźnie po kamerę. Po okresie meksykańskim kilka dzieł stworzył we Francji. Szokował nimi, prowokował, podejmował ważne tematy współczesności. Czynił to w oryginalny, wieloznaczny, czasem symboliczny, często kontrowersyjny sposób. Jak pisze Zbigniew Pitera, pragnie sztuką wymierzać sprawiedliwość światu, z pasją i sarkazmem demaskując wszelkie mity społeczne i religijne, ograniczając wolność ludzkiego indywiduum i będące filarami burżuazyjnego ustroju. W poetyce nawiązuje raz po raz do doświadczeń surrealistycznych, żonglując na ekranie jawą i snem, starając się poprzez oniryczne wizje przeniknąć do głębi natury ludzkiej. Charlie Chaplin urodził się 16 kwietnia 1889 roku, zmarł 25 grudnia 1977 roku. Wielka, legendarna postać kina. W dzieciństwie wraz z rodzinną trupą teatralną przemierzał liczne estrady Europy. Po udanym tournée w USA Chaplin podpisuje kontrakt z wytwórnią filmową. Przenosi się do Ameryki, gdzie powstają jego najważniejsze dzieła. Początkowo związany z grupą Max Seneta, realizuje mnóstwo krótkich filmów w stylu burleski. Niemal od samego początku tworzy własny styl, wprowadza do amerykańskiego kina europejski sposób myślenia i przeżywania. Wizerunek małego, zagubionego człowieka z laseczką i melonikiem stał się symbolem epoki, stylu, mentalności. W późniejszych filmach coraz dokładniej i wnikliwiej opisuje rzeczywistość i los człowieka. Niektóre z jego utworów, jak chociażby Brzdąc czy Gorączka złota, do dziś znajdują się na czele najlepszych filmów wszechczasów. Długo nie mógł się pogodzić z prowadzeniem dźwięku do kina. Po pewnym czasie rozpoczął jednak realizację w tej technice, tworząc wielce oryginalne i znaczące dla historii kinematografii dzieła. Ważnym przykładem może tu być Dyktator, film polityczny obnażający istotę i grozę niemieckiego faszyzmu.
Po wszczęciu przeciw niemu procesów politycznych przez komisję McCarthy'a wyjechał ze Stanów. W Europie stworzył jeszcze kilka filmów. Na zawsze pozostanie symbolem wspaniałych początków i złotych lat kinematografii. Federico Fellini urodził się 20 stycznia 1920 roku, zmarł 31 października 1993 roku. Swą twórczość rozpoczął w okresie neorealizmu włoskiego jako krytyk, karykaturzysta i scenarzysta. Jego pierwsze filmy wyraźnie przesycone są klimatem i tematyką charakterystyczną dla tego okresu. Mają zdecydowanie realistyczny charakter, a jednocześnie są pełne poezji i ciepłego, życzliwego stosunku do człowieka. Bohaterowie tych filmów to z reguły ludzie biedni, poszkodowani przez los. Od Słodkiego życia z 1960 roku następuje ważna przemiana w jego twórczości. Swych bohaterów poszukuje w środowiskach ludzi bogatych, wśród elit społecznych i kulturalnych. Czasem sięga do bliższej lub zamierzchłej historii. Tworzy wielkie, barokowe, pełne niezwykłych wizji widowiska, w których buduje światy alegoryczne, pełne metafor i symboli. To jego sposób mówienia o sprawach współczesnych, o miejscu człowieka w świecie. Sposób bardzo osobisty, często przepojony wątkami autobiograficznymi. Za największe dzieło Felliniego uznać należy 8,5, autotematyczny film o twórczej niemocy, bogaty w znaczenia psychologiczne i społeczne. To wielki dyskurs o roli sztuki w życiu człowieka, o miejscu człowieka w świecie, to pokaz ogromnej wyobraźni twórczej. Jeden z najważniejszych filmów w dziejach kina. Alfred Hitchcock urodził się 13 sierpnia 1899 roku, zmarł 29 kwietnia 1980 roku. Początki jego twórczości to okres kina niemego. Rozpoczynał jako rysownik napisów, rekwizytor, dekorator, asystent reżysera. Zadebiutował w 1925 roku w rodzinnej Anglii, gdzie nakręcił prawie połowę swoich utworów. W pierwszych filmach dźwiękowych potrafił twórczo wykorzystać ten techniczny wynalazek dla lepszego wyeksponowania treści opowiadanych historii oraz dla tworzenia nastroju. Był to najczęściej nastrój grozy i tajemnicy, gdyż od początku realizował on filmy sensacyjne i kryminalne. Doprowadził te gatunki do perfekcji. Prowadził precyzyjnie fabułę, często zaskakując nieprzewidzianymi zwrotami akcji. Był mistrzem suspensu, metody, w której widz wiedział więcej niż ekranowy bohater, a to z kolei powodowało dalszy wzrost napięcia i pojawianie się następnych tajemniczych wydarzeń. Najlepszy okres jego twórczości przypada na lata 40. i 50. Stworzył on w tym czasie w USA swoje najgłośniejsze utwory, zaliczane dziś do światowej klasyki filmowej. François Truffaut pisał o nim: to jedyny na świecie filmowiec, który wie, czego chce i potrafi to zrobić. Z kolei każdy film powinien zaczynać się poziomem emocji równym trzęsieniu ziemi, a potem powinien on stopniowo wzrastać. To jedno ze słynnych powiedzeń Hitchcocka, które obok filmów weszły na stałe do historii kina. Akira Kurosawa urodził się 23 marca 1910 roku, zmarł 6 września 1998 roku. Jego początki artystyczne związane były z plastyką. Był asystentem reżysera i scenarzystą. Pierwszy film fabularny Kurosawy spotkał się z ostrym atakiem cenzury japońskiej i amerykańskiej. Kopia została bezpowrotnie zniszczona. Od premiery Pijanego Anioła zaczyna być znany jako twórca, który z wielką pasją i przenikliwością penetruje realia życia społecznego. Zaprezentowany w 1951 roku na festiwalu w Wenecji Rashomon otwiera mu drogę do światowej kariery. Filmy Kurosawy zawsze tkwiły mocno w kulturze Dalekiego Wschodu i wielokrotnie stawały się ważnym pomostem między tym odległym, egzotycznym światem a cywilizacjami zachodnimi. Działo się tak głównie dlatego, że zawsze wiernie trzymał się on tradycji i kultury swojego kraju. Był przez to autentyczny i wiarygodny i dla swoich rodaków, i dla cudzoziemców. Był rozumiany i szanowany. W swoich filmach często posługiwał się scenerią i faktografią czasów samurajskich. Przeniesienie akcji w tamte czasy było pretekstem do pokazania społecznych i moralnych aspektów życia człowieka współczesnego. Szukając uniwersalnych tematów,
sięgał także do dzieł Szekspira i Dostojewskiego. Utwory jego są obrazami o niezwykłej urodzie plastycznej, na długo zapadającymi w pamięć widzów. Często pokazywał w nich światy okrutne, brutalne i niesprawiedliwe. Zawsze jednak starał się dostrzegać dobro, optymizm i wiarę w człowieka. Już za życia nazwano go cesarzem kina. Andrzej Tarkowski urodził się 4 kwietnia 1932 roku. Zmarł 28 grudnia 1986 roku. Przed ukończeniem szkoły filmowej studiował malarstwo, muzykę, a także geologię i orientalistykę. Pierwszy wielki sukces odniósł filmem Dziecko wojny, nietypowym spojrzeniem na wojenne okrucieństwo. Kolejne utwory, osadzone głęboko w kulturze i tradycjach narodu rosyjskiego, są jednocześnie traktatami filozoficznymi i mistycznymi. Poszukuje on Boga, wieczności, sensu życia, wartości nieprzemijających. To filmy pełne poezji i tajemniczości. Taka tematyka i charakter twórczości spowodowały kłopoty w kontaktach z władzą radziecką. Filmy jego z trudem trafiały na ekrany zarówno w kraju, jak i za granicą. Tarkowski, zmuszony do opuszczenia ojczyzny, zrealizował jeszcze 2 filmy we Włoszech i w Szwecji, które stały się wzorcami współczesnego kina intelektualnego. Bogactwo przesłania i wirtuozeria formalna do dziś zachwycają i określają niepowtarzalny styl mistrza. Luchino Visconti urodził się 2 listopada 1906 roku, zmarł 17 marca 1976 roku. Początki jego twórczości silnie związane są z włoskim neorealizmem. Opętanie uznawane jest za prekursorski utwór tego nurtu, do którego zaliczane są też filmy Ziemia drży oraz Rocco i jego bracia. Później jego artystyczne zainteresowania zmierzają w kierunku tworzenia wielkich epickich obrazów, filmowych oper, kreujących bogate, złożone i wielowarstwowe postacie ludzi i ich światy. Jego monumentalne dzieła rozgrywają się bądź w dalszej przeszłości, bądź w naszym XX wieku. Zawsze pełne inscenizacyjnego bogactwa, przepojone ogromem twórczej wyobraźni. Ukazywana w nich rzeczywistość pojawia się zazwyczaj na etapie moralnego rozpadu. To częsty i jakże aktualny motyw jego filmów. Orson Welles urodził się 6 maja 1915 roku, zmarł 10 października 1985 roku. Jego nazwisko stało się sławne jeszcze przed debiutem filmowym. Jako dziennikarz radiowy nadał serię komunikatów o najeździe Marsjan na Ziemię. Uczynił to tak sugestywnie, że w wielu miejscach Ameryki wywołał autentyczną panikę, zyskując sobie opinię człowieka o nieprzeciętnym talencie i inwencji twórczej. Opinia ta niebawem potwierdzona została debiutem. Obywatel Kane stał się artystyczną rewelacją, wyznaczającą sztuce filmowej na długie lata nowe kierunki i możliwości. Orson Welles stworzył jeszcze wiele utworów o ogromnej sile wyrazu. Wnikliwie portretował swoich bohaterów, penetrował rzeczywistość, starając się dostrzegać ponadczasowe prawdy. Wielokrotnie sięgał do utworów Szekspira. Sam również pojawiał się na ekranie. Każda jego kreacja aktorska miała wielki ładunek autentyzmu i emocji, stawała się godna zapamiętania. Grał w prawie wszystkich swoich filmach, choć nie tylko. Jego wielkie osiągnięcia aktorskie to m.in. tytułowa rola w Trzecim Człowieku Karola Rida, czy postacie stworzone w takich filmach jak Oto jest głowa zdrajcy Freda Zinnemana, Paragraf 22 Mike'a Nicholsa, Dekada strachu Claude'a Chabrola.